Serdecznie cały Team Kaluch, ale mieliśmy problemów technicznych, ale jesteśmy i witamy serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dawajcie znaka, czy mnie słychać. Prawie 20 tysięcy osób na start, ale mamy moc. Widzowie, dzisiaj stream w pięknym i szczytnym celu. Czy słychać mnie? Zaraz się rozgadam, tylko musicie mi powiedzieć, czy mnie słychać. Jeszcze przyciszę minimalnie. Słychać. No i dobrze. Po lekcjach witam serdecznie. Proszę Państwa, stream GTA 5 Prawdziwe Życie, czyli seria, którą najbardziej lubicie na moim kanale, ale stream również charytatywny. Dzisiaj od 10 zł będą się wyświetlać donaty u mnie na ekranie i będę wszystkich was pozdrawiał, a 3 osoby, które wpłacą najwięcej na zbiórkę dla Ukrainy, dokładnie Dom dla Ukrainy, cała akcja jest w opisie, moi drodzy, zbieramy naprawdę w pięknym celu pieniądze. Organizuje całą akcję ekipa. Szapoba dla was, chłopaki i dziewczyny, że akcja jest zorganizowana. Fajnie, że mogliśmy jako TK dołączyć do niej. A wy możecie oczywiście wpłacać i nawet prosiłbym o to dzisiaj. Jak zawsze jakby nie mówię o tym, żeby wpłacać donaty. Tak dzisiaj widzowie, tylko alerty z zrzutka.pl.
tylko takie alerty się pojawiają, żadne inne alerty nie będą wyświetlane. No i warto pomagać, widzowie. Mam nadzieję, że jakby zbierzemy pokaźną dość sumę. Na koniec live'a ja wrzucę też coś od siebie. No i przede wszystkim też bawimy się dobrze, szukając szefa Goodies, czy go znajdziemy, czy też nie. No, to się okaże, moi drodzy państwo. Dobrze, ja już sobie wrzucam jakąś spokojną muzyczkę. Dawajcie mi znaka, czy wszystko będzie słychać. Na początku będziemy oczywiście manewrować tym. Stultus, no, będzie dzisiaj, będzie. Proszę państwa, czy wszystko powiedziałem, co chciałem? Tak jest, link oczywiście do zbiórki w opisie. Wpłacajcie tam, już macie wtedy skarbonkę kalucha odpaloną. To jest bardzo ważne, żeby właśnie do tej skarbonki wrzucać, bo wtedy fajna kwota wyjdzie od TK. A jesteście dzisiaj od TK, więc warto na starcie live'a mieć tyle osób. Naprawdę pięknie, 10 tysięcy w górę. Robi wrażenie, podoba mi się to. Ja już jestem na serwerze, dobrze. Tutaj mamy, moi drodzy, tak jest, jak się jakiś donejcik pojawi, to będziemy to oczywiście widzieć. Witam serdecznie. Dzisiaj trzeba się wybrać do Liberty City, to takie proste nie będzie, nie? Robi wrażenie. Avonix, dzięki za donate na super czacie, ale słuchaj, te pieniądze mógłbyś równie dobrze wysłać na zbiórkę, którą mamy w opisie. Ja popatrzę, czy ktoś z was się już, moi drodzy, tutaj uaktywnił, bo to jest też ważne, żebym ja widział. Czy to wszystko działa tak jak należy? Tak jest. Więc zapraszam do przelewania pieniążków, moi drodzy, ze skarbonki. Te osoby, które wpłacą najwięcej, 3 osoby, będą mogły wystąpić w odcineczku już niedługo razem z nami. Pewnie w kolejnym albo jeszcze w kolejnym, nie? Więc dzisiaj fajny cel. Dużo was jest, więc moi drodzy, linki w opisie. Ja będę bardzo wdzięczny, jak mi się tu będą wyświetlać alerty. Będę z miłą chęcią pozdrawiał. Co ten gość robi? Co ty robisz, ty pierdolę? Siema! Siema! Dobrze! Wszystko dobrze? To jest! Daj mi chwilę! Czemu mi tu coś pstryka? A to nie powinno mi pstrykać. Czekajcie, bo coś... Oczywiście kaluch jak zwykle... zepsuł. O! Mamy! Legia SEO! Dziękujemy za dyszkę, szefie. Okej, okay, jak będę miał tutaj, tak? Okej, okay, czyli wszystko działa, donaty się wyświetlają. Dzisiaj jak będzie duży donate, to widzowie TK na live'ie, serduszka żółto-czerwone poproszę. Boże, żółto-niebieskie, co ja gadam? Żółto-niebieskie serduszka. Jak będą jakieś fajne donate'ciaki. Funky! Co ty chcesz ode mnie? Co ty robisz? Zdjęliśmy w ogóle Bubusiowi beret i się zachowuje chyba normalnie. Tak? No bo go zrył ten beret może, zryło mu beret. Rozumiesz? Nie przelot. Ty. No. Co ty dzisiaj robisz? No nie, chyba nic. Bo trzeba do Liberty City się skoczyć. Co to jest w ogóle? Wchodzisz to? No takie miasto na północy Ameryki. Gdzie? O chłopie, dobra. Przydasz się, chodź. Dobra. Bubuś. Co ma Bubuś? Się pies stracił beret i jakiś taki potulny się zrobił, dobrze. Halo! O, Piotr, no, dziękujemy, pozdrawiamy również. Dzięki za dyszkę. What's up? Co tam, młody? Dobrze, no, przeodziany jestem. No, mam nadzieję. Słuchajcie, żeby jechać do Liberty City, to trzeba, musi nam się opylać jechać do Liberty City. Trzeba naładować całą ciężarówkę zleceń, rozumiemy się? Ja nie wiem, jak my to zrobimy. Uruchom kontakty Ryan, młody też, popatrz na ogłoszenia, czy ktoś czegoś nie chce do Liberty przewieźć. Liam, a ty po prostu pilnuj psa. Dobra. Jak już naładujemy sobie cały samochód, to zadecyduje wszystko o wszystkim mój szef, nie? Bo ja jeszcze w ogóle dzisiaj do straży muszę lecieć. Więc jak mi szef da wolne, to pojedziemy, a jak nie, to będzie trzeba zostać w mieście, okej? Okay? Dobra. Dobra. Dobra, o, już wróciło z customsa, pojazd wrócił. Chodźcie. Yo! Widzowie, patrzcie, co na potrzeby live'ika mamy tutaj. Oh my god, to jest dron dla Ukrainy. Podoba wam się? Podoba mi się! Robi wrażenie. Dzięki Maksymilian za dwie dyszki. Yo, dobrze. Tak ma być. Dzięki Maksio. Jest git, co? No. Patryk, dzięki również za 18. Dobra, słuchajcie. Podrzucicie mnie? Chociaż ten, bo... Psa nie weźmiemy ze sobą, nie? Madi! No, to będzie ciężko. Serduszka dla Madi, widzowie. To słuchajcie, ja widziałem, są na mieście takie te... Mario, dzięki. Są na mieście takie... przedszkola jakby dla psów. Zawieźliście tam Bubusia? Dobra. A ja skoczę i Weko, co? Dobra. Kontakcie. Dobra, siema. Kontakcie, siema. Dobra, widzowie.
Siema, jesteśmy w kontakcie. Musimy pieska zostawić, bo nie weźmiemy go niestety do Liberty. No to jest trochę zbyt przerąbane. No za daleka odległość. Czemu to nie jedzie? A silnik wyłączony, co jest? Co jest? Tempomat jakiś mam. Nie mogę ruszać. Czemu nie mogę ruszać? A, bo piszę na czacie coś. Ty. Dzięki Dawid szefie, jesteś szefem największym. Dziękujemy za dyszkę. Piękne wsparcie z twojej strony. Anonimowy również dyszka. Dziękuję serdecznie, fajnie, że sypiecie. Zobaczcie na mój painting pojazdu. Ale nie mogę nim ruszyć. Kordian, ale jesteś szefem. 12 wpadł, ale lecicie. Team Kaluch, pokażmy moc dzisiaj, nie? Dzisiaj musi być grubo, dzięki Kupson również. Panowie, jak odpalić ten pojazd? Ja albo mi się mózg zbagował, albo nie potrafię jeździć samochodem. Przekręcasz kluczyk. Come on, you gonna do it. To weź mi przekręć, chodź. Pokaż to. Jakub, dziękuję za donate. Dzięki, dzięki. I Kuba również wysłał, kurczę, ale wysyłacie. Możecie też customowe wiadomości tutaj sadzić, nie? A, to ja nie wiem co ja ogarnąłem. Przekręcasz kluczyk, sprzęgło, dobra. Jedynka. Lekko puszczasz sprzęgło. Czekaj, puszczasz gaz, o, kluczasz. Dobra, poszło, dzięki. Dobra, cześć. Siema. Widzowie, przygotowujemy się do wyjazdu do Liberty City. Czy my znajdziemy dzisiaj szefa? Szef ponoć jest w totalnych tarapatach. Sylwester się dorzuca ze stóweczką. Robi wrażenie, Sylwester, twoja stóweczka, dzięki. Doceniam bardzo. I tak wysłał 5 dyszek, wow. Wow, ale donaty lecą. Nieprawdopodobne. Agnieszka, ja pomagałam, ale nie zaszkodzi drugi raz. No i pięknie, bardzo mi się to podoba, Agnieszko, twoja postawa. Dziękujemy za donate. Kacper się dorzucił. Normalnie, patrzcie jak to wszystko fituje. Moja ramka, te donaty, które się wyświetlają, ta ciężarówka. No jest kurde wysoko. Legia Seo. Kolejne dwie dyszki dorzuciłeś, byczku. Ty tu chyba chcesz z nami odcinek nagrać, coś tak czuję. Ziomek, pozdro dla ciebie. Ale pięknie. Jakbym czasami nie przeczytał, to przepraszam, ale po prostu dużo się dzieje, wiecie, ja muszę załatwić kilka rzeczy. Ja w ogóle źle pojechałem, dziękuję Olivia. Jesteś szefową, totalną. Dobra, jedziemy tu, czemu ja patrzę przez OBS-a na granie? To strasznie dziwne. Dave, do której streamek? Tak, myślimy do 20. O ile znajdziemy szefa, może się przedłużyć, dzięki. Pozdrawiam i zawsze czekam na twoje filmy o 18. Pięknie, dziękuję. No i tak to jest, jak ja patrzę na OBS-a właśnie. Cholera, jasna, lecimy po milion. Proste, że tak. Dzięki, Wojtek. Nie ubiłem Iveco? Chyba nie. Adrian, ale sypiecie. No TK, jesteście nieprawdopodobnie mocni. To jest to, kurczę. O takich widzów walczyłem, nie? Maksymilian wysłał tu swojego maila. Dzięki za 50. Jo, niesamowite to jest. A jak muza w ogóle? Nie jest za głośno muza? Dajcie znaka. Ja jadę do pracy, przecież tu jest praca strażaka. Ciekawe czy mi szef da wolne, jak mi szef nie da wolnego, no to lipa, nie? Miejmy nadzieję, że da. Jak z tą muzą? Jest okej? Okay? Nie jest za głośno. Nie głośno, czyli dobrze jest. Trochę ciszej, nie no teraz taki dropik był. Więc może dlatego się trochę was zmyliło to was. Krystian, pięknie dziękuję szefie. Oczywiście pod koniec live'a też powiem, jak będziemy weryfikować osoby i wpłacających. Dzięki Sergiusz, szefie z ekipy TK. A co się stało z tym? Co się stało z remizą? Czajcie? Ej, kojarzycie tą remizę? Dzięki Mati, pozdro dla ciebie. O, szefie, dzięki. Co się stało? Koszty wam ucięli, czy co? Nie z remizą. Dzięki Brian. Brian stówę wrzucił! Serducha na czacie. Dzięki. Za kolejną dyszkę. A, nie wiem. Ja mam coś dziś z oczami nie tak. Szefie. Coś brałeś, Franklin, coś brałeś. Nie, 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 szefie, ja nigdy, ja czysty jestem. Nigdy takich rzeczy nie robię. Teka życiem, dzięki Olix. No, to co? Słuchaj, o, przepraszam. Przepraszam, że ja powiedziałem słuchaj. Szefie, mój drogi, ukochany. Ja szefa tak bardzo kocham i szanuję. Szef jest najzdzielniejszym strażakiem, jakiego znam. Tak, tak. Nie widziałem takiego odważnego człowieka nigdy w swoim życiu. Dzięki, Adam. Potrzebuję wolnego. Wolnego? Wolnego dnia od pracy. Franklin, mówiłem coś do ciebie ostatnio, nie? Co mówiłeś, szefie? To znaczy, co szef mówił? No, że... Dzięki, Marek, dzięki za donate. To nie są przelewki. No. No i że musisz być odpowiedzialny za swoją pracę.
No ale szefie, przecież ostatnio świetnie dałem radę. Będzie zapis kosiek, oczywiście, dałeś dzięki. Dałeś radę, ale przy okazji mnie zawiodłeś. Nie, no szefie, nie gadajmy tak, no. Nie zawiodłem szefa, starałem się. Dobra, dzięki, fajnie. Jacob. No, mogę ci dać wolne, ale pod jednym warunkiem. No? Że... O kurde. Jeszcze raz, szefie? Na dwa etaty będziesz pracować następnym razem. Dobra, mogę nawet pracować jeden dzień za darmo. No i to mi się podoba. No to darmo nosiłem niepłatny urlop i no. Pracuję za dwóch, jeszcze za darmo. Dobrze, tak możemy się umówić. Dobra, trochę tego nie przemyślałem, ale okej. Okay. Czyli dzisiaj bez przypału, nie zwolni mnie szef. Dzięki za donate. No, masz fartę też. Szef jest najdzielniejszym tak, człowiekiem, dobra, jakiego znam. Już skończ, bo... No, szefie, miłego dzionka szefowi no, życzę. Do widzenia. Cześć. Ale gówno. Widzowie, Adixon, dzięki, pozdro dla ciebie również, szefie. Muszę ogarnąć kilka rzeczy. Podgłaśniam grę, przyciszam muzę, bo i przyciszam donaty, okej. Okay. Albin, okej, okay, Albin, szefie. Kontroluj audio przez OBS-a. Kaluch, stream mistrz. Zobaczymy, czy mi się uda. Żebym ja tylko nie zniszczył tych donatów, bo ja to lubię czasem tak zepsuć wszystko, co działa, nie? Że się coś nie będzie wyświetlać. Tego byśmy nie chcieli. Dobra, tutaj mamy na maksa. A muzyczkę mamy troszeczkę ciszej. Okej. Okay. Ale teraz mi się donate... A nie, teraz nie ma dźwięku w ogóle, widzicie? Ja wiedziałem, że tak będzie. Muszą być donaty takie, niestety, chyba. Tak to bywa czasami u mnie na streamie. 30 tysięcy osób jest, a ja nie ogarniam podstawowych rzeczy, no ale tak to bywa. Mów mi stream, mistrz gościu. Dobra, wolne dostaliśmy od szefita, więc bardzo dobrze. Jadę na mieszkanko teraz do chłopaków. Będzie można ich ogarnąć. Iveco pomalowane, moi drodzy. Z Iwekiem musimy tam dotrzeć do Liberty City, no bo musimy mieć jakiś środek transportu, prawda? Szef Goodies nie odbiera, szef sam nie odbiera. Ja nie wiem totalnie też, jak my się tam dostaniemy. No jest most do Liberty City, można jechać, ale to będzie kawał drogi. No ale to jest chyba jedyna opcja transportu w tym momencie do Liberty City. Musimy patrzeć na paliwo, na wszystko w zasadzie, nie? Więc łatwo nie będzie, łatwo nie będzie. Ty, czy ja zepsułem te donaty, czy się nie wyświetlają? Coś chyba... O nie, wszystko działa. Klempcio, dzięki za dwie dyszki, szefie wariaci, mój drogi. Dziękuję za wszystkie donaty, zachęcam do wpłat. Kacper, super, że pomagasz, super, że ty, Kacper, pomagasz. To jest piękny gest. Dzisiaj szukamy szefa Goodies, a przy okazji robimy pożyteczne rzeczy. Dzięki, Dawid, Dawid Szef. Tak się nazywa Dawid, inaczej. To jest jego drugie imię. Nuszek, fajnie właśnie, dzięki Nuszek za donet. Jak będziecie pisać, najlepiej swój nick z Discorda. Wtedy będzie nam prościej zweryfikować też was do nagrywek, nie? Pomagajmy, tak jest Paulina, dziękujemy za donate. Dobra, oni tu chyba na mnie czekają. Przycisz donate, chciałbym to zrobić, widzowie, ale nie potrafię. W sensie, nie działa mi to, co powiedziano, że będzie działało. A ja też nie umiem streamować, więc wybaczcie. Znaleźliśmy go! Co? Gdzie żeście go zabierzyli? Gdzie on jest? W przedszkole. No jakieś przedszkole było! No przedszkole, ale dla psów, tak? No tak, nie wiem, bo co? Dzięki, Jacek, pozdro. Dla psów. Dobrze, stary, świetnie. Taki Eldorado się działo. Bierzemy tego bubusia, już na starcie pierwszego Czekajcie, muzyka za głośno. Ja pierdylam, dobra, ale dostosujemy to i będzie dobrze. To jakaś makarena się odwaliła w ogóle. Teraz powinno być git. To była strasznie dziwna muzyka. Xavier, dzięki za kolejny donate. Zamyśliłem się znowu, co? Psa pogryź! Wchodzimy do tego przedszkola i... Brian stu wyrzucił. Mamy psa! Ona mówi, dzięki, jaki? Brian. Ja mówię, taki. Ona mówi, okej. Okay. Kładziemy go na ziemię. Mówimy, że... Wieczorem dzięki, będziemy. Bocian. Dzięki, kiedyś... CBS Guarana. I mówi, no dobra, nie? No i stary, słuchaj. Słyszymy tylko takie... Patrzymy przez okno, a pobój zagryzł psa jednego. Co? No ale zagryzł na śmierć? Prawie. Kurde, mówiłem ci, pilnuj tego psa, ty nawet psa nie potrafisz upilnować. Jak nie potrafię, przecież, ale to ich zadaniem jest. Zgubisz się, chłopie, w tym Liberty City, co nie będzie? Nie zgubię się. Pozdrawiam Zosię i Karola, to jest jej zadanie, żeby go przypilnowała, nie moje. Dobra, panowie, jakieś nowości, czy jakieś zlecenia się udało zdobyć? Amiko, ja dzięki. To znaczy, ja... Nie.
Chyba coś ten, Ryan coś złapał. A gdzie Ryan jest? Nie wiem, właśnie on szukał i coś tam wiesz. Zadzwoń się do niego, może zadzwoń do niego, ja poczekam. Numeru dla niego nie mam przecież. O Jezus, przygotuję samochód, zaraz wracam. Dobra widzowie, zaraz... O, ktoś dzwoni do mnie? Nie, wydaje mi się. Wydawało mi się, że ktoś tu dzwoni. No kurde, nie wiem czy mam jakieś zlecenie, bo przydałoby się, wiecie, żeby jechać z pełnym samochodem. No bo kurde, stracimy dużo kasy na paliwo. A tak to jak jakieś zlecenie nam się uda połapać, no to jeszcze byśmy coś tam przewieźli do Liberty City. A tu dużo jest ofert na serwerze właśnie jakiegoś transportu. Pisaliście też, że fajnie, że nie tylko przeprowadzki, ale również jakieś usługi transportowe. No tak też będzie. Nasz samochód jest dosyć pojemny, więc lecimy po 1 000 000 złotych, Kuba, dokładnie. Czy ktoś do mnie dzwoni? Nie, wydawało mi się. Czekaj, tu ktoś do mnie dzwoni. Co jest? Zadzwoń. Halo? O, halo, siema, robota. No właśnie, gdzie ty jesteś? No ja ci zaraz te... ja jestem... Kurde, jakby ci to ten... Jeepsa ci wyślę, dobra? GPS-a. Dobra, dobra, jedziemy. Spineskę ten, dobra, cześć. Dobra, siema. Dobra widzowie, robota w takim razie. I trzeba się zbierać do Liberty. Gotowi na Liberty? Pisać na czacie. Let's go Liberty. Wsiadajcie panowie, dobra. Zbieramy się już do Liberty. Jak już pies odstawiony, to lecimy. Powiedz mi, no. Sprawiają się ci moi ochroniarze? Na firmie? Sprawiałem się, sprawiałem się. Co? No? Gdzie mam wsiąść? Na pakę! To otwórz pakę. Wskakuj na pakę, nie gadaj! To zamknięta jest. Dasz sobie radę jakoś, młody. To... Dobra. Ej, sprint! Poranny dobra. Trening! Dobra. Dawaj tam! Jogging! Jestem już za stary, żeby biegać. Dzięki Kacper za donejcik. Wrzucajcie dużo, potem ja się dorzucam, widzowie. Niech młody biegnie. Adam, z jakiej strony kupujesz yerba mate? Ogólnie z internetu, let's go! A, dobrze napisaliście! O Boże, przepraszam, jesteś cały? Kurde. Jezu, ja patrzę na donaty i jeżdżę jak debil po mieście, nie może tak być. Mój warsztat miniemy. Lecimy. A ty daj spokój z tym warsztatem. Nie! Ja z jakiej strony zamawiam yerbę szefie? Dobrze wychodzi tam. Po prostu wpisuję sobie frazę. Cześć, jakiś sejmy tam przejeżdżają. Cicho, cicho, bo nie mogę złapać myśli. CBZ Guarana, najczęściej, znaczy zawsze, najczęściej w takich pakach też. Kurde, no jak ja jeżdżę jak debil, zaraz będę, mandaty mi będą przychodzić. Let's go, no jedziemy, tak jest, ale dokończę wątek yerba mate. Są to najczęściej takie 5 paki po pół kilo i ja sobie po prostu kupuję. I to zależy, bo kilka stron je sprzedaje i po prostu czasem jest promocja na jakieś, więc to są różne. Pozdrawiam ciebie i kolegę Damiana, szefie, dziękuję. Łukasz, również dziękuję za donate. Pozdro Łukasz, dla ciebie bardzo serdecznie. Dobra, co tam mówiłeś, Liam? Franek. Kazaliśmy być się, ale oddam ci go. Bo ty czasami dużo gadasz, chłopie. Rozumisz, czasem po prostu nie słyszy własnych tych myśli, nie? Dobra. A gdzie my to jedziemy? Nie wiem. Ty, bo ja tak w ciemno trochę jadę. Ja siedzę na pasażerze. Ty jesteś coś dzisiaj? Nie. Nie uwierzę. Huchnij. No. 0-0. Kurde, to aż niepodobne do ciebie. To jakaś okazja szczególna chyba, co? Nie. A co? Pracuję! Na warsztacie muszę być na wiesz, trzeźwy. No rozumiem. A mam pracowników, co się tam popijają, nie? A tak? Ilu zatrudniasz pracowników już? Dzięki Maku! Szwagra wujka, szwagra, syna szwagra wujka. Przepisy. Ciotkę szwagra wujka, no to 3 pracowników już mam. Oho. Ty, bo ja tak zgadam z tobą, a nie przestrzegam przepisów. Ej, mam przestrzegać czy nie, widzowie? Bo czasem warto, czasem nie warto. Dzisiaj to będzie trochę... Niestety nie mam GTA, ale kupię. Oczywiście, szefie, nie ma problemu. Dzięki Agnieszka również za donate. Uważaj. Przestrzegać przepisów? O, zielone, kurde, ja leję yerbę. Nie przestrzegać, też mi się tak wydaje, bo po prostu będzie to bardzo długo trwało, nie? Dzięki pan! Ktoś się podpisał? Pan, fajnie. Może taki masz nick, czy... Nie wiadomo w sumie. Pozdrawiam twoją siostrę Agatę, Addikson. To gdzieś tutaj chyba, nie? Chyba za! Dobra, czekaj. Wiktor, pozdro, szefie wariacie. O, ty wyszedł ktoś. John! Co jest grane? To jest... to tak. Tylko nie wpuszczaj na dół, dobry? No dobra. Dzień dobry!
Dobry, dobry, wy tutaj popaczki, tak? To znaczy nie wiem, no to jakiś tam... Znaczy Ryan załatwiał, taki mój kolega, o co chodzi? Dobra, ty, ja jestem Dwayne, Ryan ma zaraz podrzucić te wszystkie paczki, co? No dobra, ale to z jaką przeprowadzkę robimy? A, bardzo fajną, takie meble jedziemy przewieźć, tylko nie otwierajcie pudełek, bo tam bardzo wrażliwy towar jest, taki drewniany mój. No i proszę was, żebyście nie wchodzili tu na dół, za te drzwi, bo no, tam niebezpieczne jak opary mamy... są. To ja się znam na drewnie, spokojnie. Nie, Ryan wam przeniesie, Ryan jest doświadczony. Na pewno, ale tak, no, trójka nas jest, to może wejdziemy, co? Nie, lepiej nie. Ja będę wynosił do góry. A wy sobie układajcie to sobie wannie, podjecie ty wannem tak tutaj, żeby Ryan mógł wam nosić, a Ryan wam to wszystko wyniesie. No dobra, gdzie to wieziemy jeszcze raz? Liberty. Aha, czyli... Ej, złapał transport do Liberty, to dobrze. A coś nie pasuje za daleko? To znaczy nie, właśnie my do Liberty jedziemy, to jedziemy, no trochę pojedziemy pewnie z 20 godzin. Chcecie tam jechać? No, jak inaczej się tam dostać? Was chyba pogrzało, co wy w ogóle sobie ten... Ale co pan gada? Generalnie do Liberty to są takie korki, jak chcecie jechać tam mostem czy coś, to się zesracie, no bez przesady. No możecie sobie statkiem popłynąć na przykład, tą lodówę rzucić. Lodówę na statek? A my czym? Też statkiem? Ja mam chorobę lokomocyjną, ja nie dam rady na statku. Jaką, ale dowiedziesz mi tą paczkę, tak? To jest najważniejsze. No, gwarancja na mojego wspólnika Liama. Ej, na ile tysięcy gwarancja? Bo w materiale masz 100-200 tysięcy. Co? To co to za meble my wieziemy? To są bardzo ekskluzywne meble. Takie zielonkowate meble, bardzo mogę dobre. Rzucić na nie okiem? Nie, właśnie nie, bo są syntetycznie zamykane, więc... Co jest? Kiedyś stolarze byłem, to na spokojnie. To jest skomplikowane. Po prostu są takie meble, które są na takie specjalne zamówienie. Nieważne. Co miałem mówić? Wiecie co? No. Ale jak mam gwarancję. Ryan, można im ufać? Trzy dyszki. Można, pewnie, że można. Ty, a Ryan, czemu gadasz za drzwi? Ja. Kurde, mnie dziś przygrzało coś w glace. Przepraszam, panowie. No dobra, to ten. No. Zróbmy tak, z racji takiej, że Ryan was zna, to wam mogę załatwić inny środek transportu, ale wysokość, lęk wysokości? Ja nie mam. Znaczy IRL mam, ale tu nie mam. To wam załatwię lot do Liberty. Wow, samolot to, dobra. Tylko, że to nie jest jakaś pierwsza klasa, co nie, bez przesady. No nie no, ja kumam, dobra. I gdzie my to samolotem nie leciałem. Tam wam Ryan wklepie lokalizację. Dobra, jeszcze pytanie, szefie Malinowy. Jak sprawa z płatnością wygląda? Dwayne? Tak, płacę z Franklin. Góry. Franklin jestem, siema. Z góry płacisz? Ile? O kurde. A ile? Nie bo wiem. Według taryfikatora, no to muszę sprawdzić, ile to wyjdzie. Dobra. Trochę kilometrów jest, nie? Zróbmy tak. No. Jeżeli będę miał pewność, że to dostarczycie, nie będzie patrzeć mi meble, daję 15 tysięcy z góry. Jakieś ubezpieczenie? 10, 15, 20, nie wiem. Możesz dać 15, słuchaj. A ile będzie ten prom kosztował? Nie wiem, z piątkę myślę, max. Jak macie dużo towaru, zależy ile wierzycie, co nie? No jeszcze, no nie wiem, czy coś jeszcze będziemy brać. W każdym razie, no, dwie dyszki i umowa stoi, no, gwarancja dostarczenia. No dobra, dobra. Tak? A Jan, jak coś to będzie za ciebie. Poczekaj, idę. Dobra. Ty co to za gościu? To jest mój dobry przyjaciel, dobry znajomy. Tylko tak jak jesteś mówił, przekonany? Tak. Tylko tak jak mówił, nie lepiej tam nie zaglądaj, bo to jest wiesz. Takie... Człowiek tam wejdę! Nie wchodź! Nie wchodź tam. Przestań, jeszcze ci coś zrobię, daj spokój. Dobra, ja wam będę wyjmował te kartony. Dzięki za donate. A wy tam układajcie, wiecie. Was jest trzech, wiem, szefie, wiem, że jest źle dopasowane, ale ogarniemy to, jak będzie druga część live'a. Nie wchodźcie. Dobra. Kumam. Ty, no dwie dychy, no to git, no. Młody, nikt się nie odzywał jeszcze? Nie dzwonił nikt? Nie. Dałem tam kontakt na live leaderze, że mamy przewóz i nikt nie pisał. Może być gotowa, nie? Piszecie, że Nie, my gotówką. Słuchaj, Dwayne, tak? Dasz numer telefonu w razie czego? Teraz ci dam, nie? Dobra, czekaj. Dobra, widzowie, zapiszmy numer tego typka. Zapiszmy go. Wiertuła psiano. Szemrany. Typ. Ta! Dobra, czekaj, mój numer telefonu. I wpiszmy. Żeby się nie kłamać. Wymieńmy się numerami z tym typeczkiem.
Dobra. Zapisujesz? Tak. Pozdrawiam najmłodszą fankę Alicji Kwiatek. Pozdrawiam Alicję. 5-4. No. 5-6. 1-6-2-5-4-5-6. Tak? 1-6-2-5-4-5-6. Angla? Dobra, Dwayne. Jasne. Mamy jakiś deadline czasowy? Dzisiaj do wieczora koniecznie tam musi być. Co? Naprawdę? Nie wiem, no a do kiedy to będzie? No, no nie wiem, nie wiem ile zależy, ile ten statek płynie, nie? Zróbmy tak, Ryan się będzie ze mną kontaktował i jak coś, to Ryan wam dostarczy informacji, gdzie to ma być, bo ta przesyłka jest o tyle ważna, że dostawca cały czas się przemieszcza. Co więcej, jeżeli to dotrze mi to w nienaruszonym stanie i mój klient będzie zadowolony, to możecie się spodziewać jeszcze więcej przesyłek. Dobra, dobra, to nie ma problemu, no. Jak będzie przeprowadzka, jakbyś się przeprowadzał, to wiesz, my kanapy przewozimy, takie rzeczy, nie? Dobra, klasa. Ja też. No. No, dobra. To co, to ile jest jeszcze tam tego Ryan zostało? Co, no jeszcze kilka paczek zostało, tu macie już to. Dobra, chłopaki, to bierzcie tutaj od Ryana i jazdą. Tylko nie schodźcie na dół, stój jej! Nie schodzimy, no, bierzemy stąd, no, spokojnie, spokojnie, ten... kolego. Ja się zbieram, bo jeden z moich ziomków leży w szpitalu, bo no, coś się stało. O, smutno, no to pozdrów. Więc Ryan tutaj da radę, a jak coś, to proszę do mnie dzwonić, ja będę nadzorował na bieżąco. Dobra, no to w kontakcie miło poznać się, no. Dobra, panowie, do roboty, bo trzeba będzie jechać szybko. A, jeszcze muszę o coś dopytać. Jeszcze muszę o coś dopytać. A ten adres tego promu i tego to... Jakoś mi rzucisz, czy jak? Właśnie, czekaj, już piszę. Właśnie, bo my na prom widzowie jedziemy. Kurde, zmieniam muzyczkę. Czekajcie. Na coś takiego. Jechać, Ryan was pokieruje. Dobra. Czy go bierzecie ze sobą, czy jak? Dzięki, Kacper. Tak, Ryan leci z nami. To Ryan z nami, Kacper, tego szefie. Teraz on was pokieruje. Dobra, jasne. No to w kontakcie. Na razie. Cześć. Oj, oj, piszecie, że tu coś chyba jest nie teges. No. Nie mam takich informacji, nie mogę sprawdzać. 20 tysięcy z góry zapłacił, to... Ja pierdzielę, tyle mamy więcej kasy przy sobie. Powinniśmy to uzupełnić, za moment to uzupełnię. Dobra, panowie, ty podobno wiesz, gdzie mamy to załadować, tak? A dzwonił ktoś jeszcze, czy nie? Do mnie? Nie, jeszcze nikt. Dobra, to ja pojadę z przodu, dawaj, będziesz prowadził. To jedź w kierunku portu. Dobra, widzowie. Zbieramy się, moi drodzy państwo. Liam, wysiadaj na pakę! Dobra. A, albo ty prowadź, bo to ty jedziesz, dobra. Iweko. Ta, tu ja pierdzielę, ale się dzieje, ale się... No wsiadajcie, Liam, wskakuj za kółko. Dobra. Młody, wysiadaj. Już wysiadam. Idź do Ryana. Idę. Dobra, widzowie. Ryan. Mamy jakieś zlecenie. Trochę to dziwne, ale... Nie wnikam. Weź młody, klient nasz pan najwyżej będzie na Ryana. Mamy to dostarczyć do Liberty City. Okej, okay. No problem. Co on tak mieli? Aha, czekamy na chłopaków, no dobra. Ale co gazmuje? Przestań, bo zatrzesz pasek, co ty robisz? Ty, dzwoni ktoś. Tak, słucham? Halo? Słucham. Franklin Clinton, przeprowadzki. Witam pana. Dobry. Halo? Proszę pana, czy mnie pan kojarzy? To chyba tak, no. Pan od prawa jazdy. Tak. Proszę pana, ja mam do pana sprawę pewną. Jaką? Potrzebuję na teraz, na w tym momencie przewieźć paczki. Gdzie te paczki? Bo my dzisiaj tylko usługi do Liberty City świadczymy, proszę pana. Naprawdę? Tak. Perfekcyjnie, proszę dzięki. Pana, perfekcyjnie, bo właśnie otwieramy tam nowy taki, wie pan, nasz... Laser Games, Laser House, coś w tym stylu. Strasznie pana przerywa, zasięg słaby. Dobra, prosimy o adres i przyjedziemy, pogadamy. To adres pan wyśle, my zaraz podjedziemy. Dobra? Kurde. Rozłączył się. Nie wiem, co jest? Wyjedźcie na tą robotę, nam silnik coś padł, zaraz go postaram te... No dobra. Właśnie też miałem taki problem, dobra, jedź Liam. Dobra, mam GPS-a, widzowie, jedziemy. Co jest grane? Nawiguj do GPS. Przypominam, widzowie. Okej. Okay. Gdzie? Drugą tam. Stronę! Jedź. Proszę tu podjechać, zapisał. Dobra, jedź tam. Widzowie.
zachęcam, bo mamy 33 tysiące osób na live, nieprawdopodobna liczba, więc zachęcam do wpłaty. Każdy z was jakby się zrzucił, nawet po symboliczną złotóweczkę, byłaby niesamowita liczba dla potrzebujących z Ukrainy. Cała akcja, moi drodzy, jest w opisie, wpłacajcie do skarbonki TK, a osoby, które wpłacą najwięcej, nagrają z nami odcinek. Trzy takie osoby wytypujemy i oczywiście zaprosimy na nagrywkę. Były już tu donaty po 100, za to oczywiście serduszkujcie, nawet jakbym przegapił, to mi piszcie, bo po prostu, no czasami, wiecie, podzielnej aż tak uwagi nie mam. Na razie sobie śmigamy, jeszcze jeden chłop się złapał na zlecenie, więc wszystkie te zlecenia pozbieramy, lecimy na prom. Jakiś samolot tani ponoć dostał Ryan namiar na tani samolot, więc to wszystko ogarniemy i wylatujemy do Liberty City, a tam trzeba poszukać szefa Goodies. To proste nie będzie, powiem wam szczerze. I ja mam złe przeczucia. Mam wrażenie, że... Bo i szef sam nie odbiera telefonów, i szef Goodies nie odbiera. Może być przypał. Jak wy myślicie, co się dzieje tam z chłopakami? Dajcie znaka, bo... Nie wiem, czy macie też takie złe przeczucia jak ja. Makuch! Ponownie Kaluch, może zrobisz odcinek Policja vs. Zwiedzien... O kurde, to by było mocne, Makuch. Dzięki za donejcik i oczywiście pomyślę o tym. Szymon! Przyszła piątka, chodźców. No i pięknie, szefie. Dziękuję za donejcika. Pozdrawiam cię serdecznie. Stultus go opanowun. Jak ty jedziesz, chłopie, na wymalowanie? Przestań, jedź normalnie. Co za typ? Nowe malowanie Iveco, a ty co robisz? Stary, spokojnie. No właśnie nowe, nie stare, nie staruj mi tu. Nie nerwuj mnie. Co? Huchnij. Huchnij, czemu nie chcesz huchnąć? No... Zero, zero jestem przecież. Ta. No właśnie przecież czuję. Nic nie piłem. Mhm. Nic nie piłem. Dobra, gadaj se tak do kogo innego, a nie do mnie. Ale Przecież czuć od ciebie, chłopie, z daleka, na kilometr. Ale bardzo mnie alkoholika! Znowu, jak każdy, bo co? Jakub, dziękuję za dwie dyszki, szefie. Ktoś mi coś wysłał, jakieś SMS-a? Nie. A jesteś pewien, że to tu? Nie wiem, chodzę gdzie trzeba. Czekaj, zadzwonię do niego. No to ten typek jest, ja zadzwonię. Siema, naprawiliśmy ten. To nie ten numer, sorry. A co naprawiliście? Naprawiliśmy ten silnik, bo nie mogliśmy ruszyć ten. To jedźcie na prom już może. Na prom? Dobra. No. Chociaż ty, ja nie wiem gdzie to, przyjedź pod Live Invadero. Dobra. No, siema. Kurde. Pisał do mnie ten szef. Tu jakiś chłop biega, co to za chłop? O, siema. Cześć. Mechanik? No. Słuchaj, bo my tu jakieś zlecenie dostaliśmy, ty coś wiesz na ten temat? No, ja tu dopiero co przyjechałem i w sumie to nie wiem, bo... To czekaj, muszę zadzwonić do chłopa. Co jest? Abonent niedostępny. Słyszałem sobie, że jakieś paczki z magazynu macie zabrać, tylko... Gdzie podjechać? Stoimy przed Life Invader. Dziękuję za donate, nie widziałem, przepraszam. Wacław, dzięki, też coś dodam, pozdrawiam cię serdecznie. $2 mi zżarło za SMS-a. Poczekamy na niego tu. No właśnie, a jeszcze byście chcieli zapłacić za to, nie? Bo ci się coś klei podeszło, Franki. Co? Podskocz. Dzięki, Blachuix. Jeszcze musisz mi tego. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Wie pan co, bo ja jestem szefa, że się nie mógł zjawić, bo ma pan, wie pan, papierologii i tak dalej. Ja panu pokażę, gdzie są paczki i płacę z góry. Dobra, już podliczyliśmy, będzie 7 tysięcy, proszę pana. 7? Tak. Wysyłam przekład. Dobra. 7 tysięcy widzowie zgarniamy, bo tyle pisaliście, że tyle według cennika będzie. 20 tysięcy w górę mamy, dziękuję, ale lecimy. A to dopiero pierwsza godzina live'a, jeszcze nie dolecieliśmy nawet do Liberty. Dzięki Maciek za donate, szefie. Halo. Co? Jeszcze mi musisz zapłacić, nie? Za co? Na zamalowanie? Ale to w szczytnym celu, charytatywnie idziesz to malowanie. No to bierzesz pieniądze za to? Nie. Daj chociaż $10 za jakąś bułkę. Dobra, i masz. Dziena. Smacznego. Dziena. Czemu za chłop w ogóle? To był ten gość, co obkleja nam folią PPF samochody. To co, stąd bierzemy? A, ten chłop, co się... Co to jest za paczka, bo ja muszę do protokołu, proszę pana. Komputery. Komputery, tak? Tak. Dobra, okej.
Dobra, panowie, wiecie co robić. Młody, co się obijasz? Przewracasz się? Spać mi się chce chyba. Mega ciężka paczka jest, no. Wziąłem młody, dasz radę. Chcesz być zawodnikiem MMA, to przenoś, nie gadaj. Ty wiesz, że chwilę ja przebiegłem, trochę się zmęczyłem, no. No wiem, no ale kurde, no jesteś sportowcem, no. Spokojnie. Jestem, no. Młody to bieg w ogóle od domu, nie? Dobrze, młody, będą z ciebie ludzie. Wnoście to na pakę i jedziemy. Dobra. Boomer, dzięki za donate, Boomi, szefie malinowy, mój drogi. Zmieniam muzę na jakąś taką, tutaj, kurde, tyle muzy sobie dziś przygotowałem. Coś fajnego. Kacper, dziękuję Kacper. Uwaga, i będzie kich. Potężny kich się zapowiada. Dzięki. Czasem sobie tak warto dupnąć potężnie. Wtedy to aż się lepiej funkcjonuje. 33 300 osób mamy, a jeszcze akcja z szefem się nie zaczęła, ale będzie, widzowie. Dzięki, dziękuję wszystkim za na zdrowie. Ryan! No? To słuchaj, bo już więcej nie zmieścimy chyba, wszystko to jest, te paczki tego twojego kolegi plus te komputery. To od razu dawaj na doki, czy tam nie wiem gdzie prom odpływa. Do portu. To prowadź, Liam pojedzie za tobą, dobra? Liam ma prawo jazdy? Tak! Liam, ty masz prawo jazdy? Okej, ma prawo jazdy! A, B, C, D, E, F! Dzięki Marcel za donate. No, ja coś mi się nie wydaje, że Liam ma prawko, ale okej. Wyjeżdżaj tym! Liam, proszę cię, tylko nie obij, kurde, nowa folia jest, rozumiesz? Dobra, widzowie, jedziemy sobie. I zaraz będziemy w Liberty City, proszę państwa. Łapeczka w górę mile widziana i oczywiście na zbiórce. Ja sprawdzę, o niech se tu ja... O, jedziemy, więc chwilę pojedziemy pewnie. Ja sprawdzę, jak wygląda skarbonka TK, czy nam się powiększa, czy nie. Proszę państwa, w skarbonce mamy już 2000 złotych! Nieprawdopodobne! Brawa dla wszystkich widzów, serduszka, proszę państwa. Oczywiście mile widziane, TK ma potężną moc, mamy 40 minut live'a, mamy 2000 zł zebrane, coś pięknego. Każdy się dorzuca, robimy, moi drodzy, przepotężną liczbę i ja na koniec wrzucam 5000 zł tego live'a. Więc tak będzie ode mnie na koniec, ale dobijmy jak najwięcej, żeby ta kwota była pokaźna. Janek, dziękuję za donate, jesteś szefem totalnym. Simon, kolejny szefior, normalnie, robicie niesamowitą robotę dzisiaj. Wow. Stultus nawet dorzucił dwie dyski. Dziękujemy serdecznie. Więc dzieje się. O, ja mam chwilę, żeby uzupełnić stan konta. Bo tak, dostaliśmy 20 tysięcy, 35 mamy, bo jeszcze 7 tysięcy wzięliśmy od gościa. Dobra, 35. Oczywiście za prom będziemy musieli zapłacić. 35. Tyle mamy obecnie kasy, moi drodzy. Ale oczywiście to jest firmowa kasa, no dużo też wydamy pewnie po to, żeby się dostać do Liberty City, nie? Więc no, jest jak jest. Wrzucajcie, widzowie, oczywiście kolejne donejciki, będzie coś pięknego. Co tam piszecie? Kto nam zrzuty daje? 2 dolary na SMS. Aha, minus 12 kasy. A, to takie szczegóły to na kolejnym odcinku wyrównamy z panem montażystą. Jestem widzem, bardzo cię lubię. Dziękuję, Julson. Legia Esso, kolejny donate znikają, 70 zł wysłałem, szacun dla ciebie, zobaczymy to na pewno na koniec live'a na rozpisce, więc szefem jesteś totalnym, że wysyłasz, dziękujemy. A ja wrzucę jakąś fajniejszą muzykę, nie taką sneaky picky, tą może też nie, albo to jest taka muza idealna. Do wyjazdu z Los Santos, Liberty przybywamy, jak jesteście... Fajna trąbka! To przy dup... Przestań, skup się na jeździe. Dobra. Liam. No. Serio, masz to prawo jazdy? Tak. Walnijcie tą statuę wolności, emotkę na czacie. Zobaczę, kto siedzi na tym. Nie, no mam, no zobacz, jak ja jeżdżę. Dobra, nie kozacz. Dokumenty mamy, daj mi wypełnić dokumenty. Kurde, nie czynić tak, muszę wypełnić dokumenty. Dobra, mamy transport mebli i transport komputerów. I to wszystko na tym. Siema, Danijczyk, szefito, mój drogi, dzięki za donate, szefie. Fajnie, że wspierasz akcję. To się szanuje. Maniu, również dziękuję za piękny donejcik. Wrzucamy jak najwięcej dzisiaj, jak najwięcej. Kolejny.
ktoś fajny dał pomysł z kartonami, ale bardzo szybko zniknął ten donate. Dzięki Marcel i dzięki szefie wcześniejszy o tych kontenerach. Ja te wiadomości wszystkie będę widział na zrzutce, więc jak ktoś sobie wejdzie randomowo ze zrzutki, a tam wiecie, Franklin powinien zostawić te kontenery, podpis donata na zrzutce, nie? I tak się ktoś będzie zastanawiał, o co chodzi. No. Widzowie, dzisiaj w ogóle w live zaangażowane jest mnóstwo ludzi, bo prawie 40 osób z naszego serwera, a wy widzicie dopiero garstkę. Zobaczcie, czekajcie do kolejnej części tego live'ika, bo to będzie coś fenomenalnego. A ja, moi drodzy, jestem niesamowity. O, 50 zł dorzucił, 50 zł. Szef robi wrażenie, dzięki szefie, jesteś mistrzem. Dziękujemy, kimkolwiek jesteś, bo się podpisałeś, 50 zł. Serduszko może być ładne, żółto, co ja mam z tym czerwonym i czarnym? Żółto, niebieskie, o. Żółto, niebieskie serce, jak najbardziej wskazane. Ale mi dziś yerba wchodzi, kurde, ale powiem wam, że jestem dzisiaj bardzo jakiś taki, nie wiem, nabuzowany, może przez tego live'a, bo chcielibyśmy jak najwięcej pomóc i zebrać. Kurde, chłopie, no mówiłem! Sorry. Co ty, chłopie? Czemu ty telefon przeglądasz jedną ręką? Widziałem to. Nie. Widziałem. Obiłeś Iveco. Dobra, ja wyklepię. Ja mam stację. Tak, słyszałem, że ty masz stację, stary, już tyle czasu, że szok, nie? I nic. Co mam? No, że masz te jakieś klepaczy warsztat samochodowy. Krzysztof, super, dziękujemy. Nowy Iveco, chłopie, obiłeś, no rozumiesz? No, go naprawię, wyklepię ci go. Ja nie chcę od ciebie żadnych usług. Za darmo. Stempel, dzięki. No zobaczysz, Picobello będzie, no, nie denerwuj się, to tylko fura. Ta. Dzięki, Mikołaj, za kolejnego donajcika. Słuchaj, szefie. To znaczy, że szefem nie jesteś, bo mi rozwaliłeś furę. Byłeś kiedyś w Liberty City, albo słyszałeś o nim? Żadnego gadasz, nigdy. O, te kontenery zostawić, Damian, tak? No to jest dobry patent, dzięki za donate. Nigdy nie byłem. Jest zwolniony z pracy z boksu, więc nie może rozkazywać młodemu. Ale ja, widzowie, dzięki Dominik za donate, to jest racja, ale on chce się ze mną kształcić. Zresztą zapytamy się młodego. W sumie może on o tym nie wie nawet. Ty, fura nam nie domaga. Czy nam fura nie domaga? Zatarłeś pasek! Nie, wszystko dobrze! O Jezu, co za głos, co za gość. Widzowie, Liberty City is coming. No dymi się, no właśnie dymi się, o to chodzi, że się dymi. Co za typ, Zielu, dzięki za 5 dyszek. Serduszka dla ciebie na czacie. A ja rzucam, a muzyczka jest, dobra, coś tam grasz. Krzysztof, dziękujemy również za 2 dyszki, pięknie. Zwiększamy tę kwotę, widzowie. Tak żebyśmy na koniec mieli z 10 koła, to potrzeba waszej piątki, ale myślę, że damy radę. Powiedz Liamowi, że jest mistrzem kierownicy, no właśnie Makuch, nie wiem. Nie jest mistrzem, bo mi zatarł furę. Dzięki, Dypcio. Zatarłeś samochód. Ja dalej nie wierzę w to, co widzę, no. Zatarłem! Nie dymi! Co my tak krążymy tu? Nie wiem! Nie dymi się, nic za ty gadasz! Kiedy masz? Ty masz windy i do kogoś gadasz! Nie wiem! Ja widziałem dym przez chwilę, nie wiem. Nie, gadasz głupoty. Ej, widzowie, był dym czy nie było? Mi się wydaje, że był. Ej, chłopaki? No? Bo ja nie wiem, który to jest statek. Odpływający, ale nie wiem, który. No to trzeba się rozejrzeć, nie? No, więcej brunki, no. Jakiś majtek tam chodzi. Gdzie? No był dym, właśnie. Dobra, to skoczę, czekajcie tutaj. Dzięki, Mikołaj, dzień dobry, witam. Dziękuję za donate. Jest jakiś marynarz, faktycznie. Dobra, zapytamy, czy oni odpływają do Liberty. Wzbudza szacunek każdy, kto wpłaca na Ukrainę. Dokładnie tak. Szacun dla wszystkich widzów wpłacających. Dzięki za donaty. Dziękujemy, gruby. Dzień dobry. Ahoj! Ahoj, pan płynie do Liberty City? Tak, Daisy o. Lee płynie do Liberty. Kto? Daisy Lee, no jak to? Mój statek. A, tak się nazywa? Daisy Lee, tak. Dobra, proszę pana, chcemy przetransportować Iveco. Mhm. I chyba będziemy musieli vana jeszcze takiego czarnego, tu stoją te vany tam, widzi pan? Tam. Mhm, widzę, no. Ile by to kosztowało, nie? Tego vana i ten, tak? A na kiedy? Free talks, dzięki. Na dziś, na jutro rano, żeby były. A, na dzięki jutro rano. Late. No to dwa w cenie jednego, to mogę pan policzyć. Tak, konta firmowe. Przyjechaliście, $2000.
Okej, okay, proszę mi się dać zastanowić. Dzięki, Kuba. Konto firmowe i konto prywatne podzielimy. Już nawet o tym myślałem. Mam fajny skrypt na to, żeby podzielić jedno i drugie. Ciężarówka, dzięki za donate. Jeszcze raz, ile pan mówił? 2000 za te dwa pojazdy? Tak, 2000. Dobra, załadujecie to jakoś? Bo my musimy na samolot lecieć. To... Jasne, kontenerem wam załaduję. Tak, tylko tam jest potężny ładunek, więc prosiłbym... Aha. Prosiłbym jakby nie zerkać, bo nasz klienci, kontrahenci nas zabiją, jak się to tam rozpieczętuje, bo to musi być pod ciśnieniem. No i proszę uważać, nie? Żeby się nigdzie nie zagięło i tak dalej. Nie no, ten statek jeszcze nie miał żadnego wypadku, ani katastrofy. Rozumie pan. Dobrze, miejmy nadzieję, że dalej nie będzie miał. Nie no, pływa od 70 lat. Maddy! Fajny zdrowy. Jest dziadziuś Liam, pozdrawiam go. Dzięki Maddy, pozdrawiamy. Maddy z drugiego pokoju wysyła donaty. Dobra, proszę pana, to... Tak, 2000 dolców, jakaś umowa, tutaj mogę coś podpisać, czy nie? Tak, tak, tutaj mi tylko pan zaznaczy parawkę, dobra. Numery rejestracyjne tych. To tam spiszę za pan, nie? A, to ja sobie spiszę, tak, tylko mi pan, pana imię i nazwisko? Clinton Franklin. Okej, rozumiem, zabezpieczymy ładunek. To na rano będzie, tak? Bo tak, wy odpływacie dzisiaj? Odpływam dokładnie za 3 minutki. O kurde, no to trzeba wjeżdżać, dobra, tak, to tak, ja powiem chłopakom, żeby podjechali, tak, dobra. Tak, tu podjechać tutaj do strefy załadunkowej. Dobra. Ja pierdzielę, ale się przyfarciliśmy, widzowie. Oni zaraz odpływają tym staciorem. Panowie, za 3 minuty ten statek odpływa, zamykaliśmy się. Ej, przejedźcie na strefę załadunkową tutaj, dawaj. Tu, naprzeciwko. Dobra, zmieniam muzę, niech oni przeparkowują. Nie, ta muza nie jest dobra, ktoś tu wysłał donate. Basek, yo, pozdro. Haha, pozdrowasek. Sam, 5 dyszek rzucił. Chyba tutaj, nie? Pięknie. Tak, tu wystarczy, tu zostawiamy. No i gdzie ten samolot ma odpływać? To znaczy odlatywać. Z tego, z... Właśnie nie wiem, czy da radę, Rocky, dzięki. Czekaj, chodźcie jeszcze, zerknijmy. Chodźcie tu. Siema, pozdrawiam. Kalika czwartego, pozdrawiam. Dymi się, czy się nie dymi? Ryan, twoim okiem się dymi, czy nie? Nie, no co się dymi? Nic się nie dymi. Moim się nie dymi. No to masz szczęście, Liam, bo by nie poleciał nigdzie. Dobra. Słuchajcie, ja wam kupię te bilety, ile by nie kosztowały. Panie, to już sobie ogarniecie te pojazdy? Tak, wszystko ogarnę. A kluczyki? Zostawimy? Tak, Liam, daj panu kluczyki. Spytaj młodego. Tano. Młody, chodź na słówko. Idę, chodź. Słuchaj, bo sprawa jest taka, mnie zwolnili z klubu. No. Pozdrawiam ciebie i twojego kolegę Wierzbę. Pozdro Paki i Wierzba. Czy ty chcesz, żebym cię dalej trenował do walk? No pewka, no jak wygrałem walkę trenując pod twoim okiem. Poczekaj młody, poczekaj chwilę. Alex! 300 dorzucił! Lub dorzuciła. Alex, serducha dla Alex na czacie. 300 zł było. Dla Franka również, bo wpłacił 2 dychy, a teraz dyszkę. Każda pomoc się liczy, ale Alex przeszedł lub przeszła sama siebie, albo sam siebie. Wow, dziękujemy bardzo. Coś pięknego, serduszka. W każdym kolorze tęczy, niech będą. Robi wrażenie, dokładnie, widzowie. Sorry młody, ja mam jakieś, nie wiem. Przygrzało mi słońce rano dzisiaj. Słuchaj, czyli co, chcesz, żebym cię trenował dalej, tak? No jak wygrywam pod twoim okiem, to chętnie. Dobra, no to się cieszę. Robota w Liberty będzie. Gotowy jesteś? No pewnie. Mama cię puści? Puści. Dobra, bo cię nie będzie tak za 2 dni, nie? Lecimy. Ta. Dobra. Panowie, gdzie odlatuje ten samolot? No na Mackenzie. Mackenzie? Boże, no to dzwońcie po jakąś taksę, żebyśmy tam jechali. Po taksę? A czym? Na piechotę, rowerem. Nie, no ja poczekam. Z firmowych pieniędzy zapłacę, ale weź zadzwoń po taksy. Dobra, cześć, już dzwonię. Dobra, widzowie, puszczam muzyczkę. Lecimy, Liberty City coraz bliżej. Naprawdę, już niedaleko. Walicie statuły wolności, podoba mi się to. No i co, przyjedzie co? Co ty taki cichy? Chyba ci chodzi o to Iveco, co? Nie odzywasz się do mnie? Zmartwiony chyba. Co? Obraziłeś się?
Liam! Co? Obraziłeś się? Liam, przepraszam. Młody, weź no go pociesz, przytul go. Nie, to jest już dyspozytor, nie odbiera. Baba ale... jesteś, a nie facet. Co ty powiedziałeś? Tylko... Prawie... Baba jesteś! Nie! Jest problem z dwoma tymi... Z dwoma taksówkami. Nie wiem, czy się do jednej byśmy się musieli zapakować. Dobra, no damy radę, zmieścimy się. Co ja robiłem? Wszystko w porządku? Tak, właśnie, ja już jestem gotów do płynięcia. Mordo, widać po tobie. Halo? Halo, dzień dobry, ja bym chciał taksówkę zamówić. Co tu się dzieje? Jedźmy już na ten samolot. Los Santos niszczy ludzi. Liam płacze. Co jest grane? Co jest? Dobra, podajmy sobie dłoń. Ja się nie spinam, ty się też nie spinaj. Dzięki, Caesar. Koniec. Musimy współpracować w Liberty, bo trzeba znaleźć szefa. Iveco, dzięki Iveco za dwie dyszki. Będzie na naprawę Iveco. Co? No czekamy na taksi, dajże mi chwilę. Crackers, dzięki za donate. Adaśku, również dziękuję za donate. Powinna przyjechać. Kogo idziemy szukać? Nie powiedzieli mi, ile mam czekać. Słuchaj, no jest taka sprawa, że odkryliśmy taki skarb. Kojarzysz przecież szefa Goodies. Za, ale... No to zaginął. Podobno ma... jest w tarapatach i grozi mu straszne niebezpieczeństwo. To lipa. No lipa, no trzeba go odszukać, tylko nie wiem, jak to zrobić, no. Dolecimy do Liberty i trzeba się będzie rozejrzeć, no. Najpierw odwozimy rzeczy, które wzięliśmy, załadowali do Iveco, a potem szukamy szefa, rozumiemy się? Dobra. No. Marszuję! Krystian, pozdrawiam ciebie i twojego kolegę Stunka. Pozdrów Stunek i Krystian. No, gdzie ta taksa? Gdzie ta taksi? Ja bym szybciej w tym Liberty City był na rowerze. Smixon, teoretycznie dzięki. Jedzie. Teoretycznie jedzie, tak? No. Dobra. No, dostałem informację, że w drodze, nie? No to wiesz. Dobra, okej, okay. To szerokości. Tak, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobra, oni płyną, widzowie. Teoretycznie jedzie, musimy sobie poczekać. Dobra. Przyjedzie. No to tak zróbmy. Czekamy, widzowie, a wy możecie walić łapy w górę w tym momencie. Te jeszcze osoby, które nie walnęły łapy w górę. I już niewiele nam brakuje, żeby, moi drodzy, do Liberty City się dostać. Wystarczy, że dojedziemy do tego punktu, gdzie powinniśmy kupić bilety i tyle. I potem już akcja w Liberty. No ale kurde, dobra, nikt tu po nas nie przyjeżdża. Taksówka powinna zaraz być. Dobra. Dajemy SMS-a, że już jest tu w okolicy. Dobra. To czekamy. Bedo, dzięki, pozdrawiam cię i twoją rodzinkę. Dzięki, również pozdro dla ciebie, Bedo. Również pozdro dla ciebie. Siema Kali, siema. No to co, widzowie? Teraz dwie godziny experience. Dwugodzinny experience z Liberty City. To jest to, czego potrzebowałem. Tylko no musi taksi przyjechać. Dlaczego w doki nie może przyjechać żadna taksówka? Czy na serwerze nie ma osób, które mogłyby przyjechać taksówką? To jest bardzo zastanawiające. Myślałem, że ten w ogóle przylot będzie gdzieś tu bliżej. Ja myślałem, że w ogóle stąd gdzieś będziemy odlatywać, a tu Mackenzie kawał drogi. Co mogę ci powiedzieć, drogi przyjacielu? No nic, no czekamy. No. Liam. Cieszmy się, że nie musimy kajakiem płynąć za Liam. Tym statkiem. Liam ma jakieś zwiechy dzisiaj. Co? Słuchaj, wziąłeś sobie jakieś ciuchy na przebranie? O, to mam. No to dobrze, bo tam spędzimy ze 2-3 dni. Jesteś gotowy na to, Ryan, też, nie? No ta, no. Dobra. No, jedzie! Uff, Schumacher. Nareszcie. Dobry. Siadą z przodu! Nie! Nie ma szans. Młody! No. Ty do bagażnika się pakuje. Pakuj się do bagaja. Dobra, albo, to niech biegnie. Nie, no taki kawał to nie. Młody, masz tu dwie dychy, złap sobie taksę. Dobra, jesteś w bagażniku? Spakował się. Dobra, no to jedziemy. Chłop siedzi w bagażniku, dobra. Moi drodzy, dama Kenziego i wylatujemy. Chcę zobaczyć hałas w komentarzach. Szukam jakiejś fajnej muzy. Ta nie. Ta. O, to jest muza po prostu wyjazdu do Liberty. Jazda! Na co czekamy? Bierz!
Na Mackenzie Airport. Mackenzie. Kurde, boję się o tego szefa Goodies. Edyta, dziękuję za dyszkę. Pięknie dziękuję, nawet dzisiaj taksówka. Tylko kolory trochę zamienione, powinny być na odwrót, ale również w barwach ukraińskich. Gabcio, siema szefie. No słuchaj, powiem ci, że ja bym tam został, Gabcio. Dziękuję za donate'a i faktycznie poszukał jakiejś roboty dorywczej. Witaj Kaluch, co u ciebie? Jak masz telefon? Co u ciebie, jak masz telefon? iPhone'ka mam. Natalka, dziękuję za dwie dyszki, pięknie dziękuję. Słuchajcie, w ogóle w opisie macie Discorda autora mapy Liberty City. To nie jest taka mapa gdzieś tam z internetu, która lata po wszystkich serwerach. Mati Cho, dziękuję za dwie dyszki. Tylko to jest mapa, która ma wgrane osobne interiory, które ma, jest debugowana, jeżdżą pociągi, jeżdżą, są tunele niezalane. Niesamowita mapa, a to wszystko sneak peek nowego sezonu Policja vs. Złodzieje. No i dlatego się też tam przenosimy. Będzie zapis oczywiście, szemrany typ. Zadzwonić do niego? Piszecie, żeby zadzwonić do szemranego typa. Puszczę mu strzałę i się nie będę odzywał. Igo JJ, pozdro Kaluch, dzięki. Szemrany typ. Czekajcie, zadzwonię do Ospka. Kontakty, dzwonię. Powiem, że pomyłka. Nie odbierze chyba. Panie, musisz pan nie tak przestrzegać przepisów, tylko lecieć szybciej. Bo będziemy jechać całą wieczność, jak najszybciej. No to prawda. Samolot nam odleci, jazda. No z oddechy. Chłop przestrzega przepisów. Jak dostanę mandat, wy go opłacacie. Dobra, jedzieć. Szemrany typ ode mnie nie odbiera, Ospek nie odbiera, w sensie ja go tak zapisałem. Ale jak on ma na imię? Dwayne? Dobrze zapamiętałem? Tak jest, chyba Dwayne. No więc będzie ciekawie już niedługo na kanale. Proszę państwa, teraz jest dobry moment, żeby wpłacić kaskę i żebym poczytał wasze tutaj donaty. O, Aperolek 2115, Kaluch, kochasz Lin. Kocham Yerba Mate, to jest mój Lin, byczku, dzięki za donate. 34 tysiące osób, ja myślę, że 4 dychy pęknie w momencie, jak będziemy szukać szefa Goodies. Już niedługo. I już właśnie po to jedziemy, nie? Kali, pierwszy klient to szef gangu Families. Franklin tego nie wie. Aż takich rzeczy wiesz, wiecie. Aż takich rzeczy nie... Nie możemy metagamingować. Wiadomo, że tu się metagaminguje trochę rzeczy, ale bez przesady. Aż takich informacji Franklin nie wie. Może się dowie w przyszłości. Nie wiemy za bardzo też, co to za towar. Odstawiliśmy na prom naszej Iveco, ona już płynie do Liberty, a my lecimy na samolot teraz. Ciekawe, ile będą kosztowały bilety. Aha, mam czas, żeby też ogarnąć stan konta, proszę państwa. Młodemu dałem dwie dychy na taksi. Maku, z racji tego, że od ciebie wysłałem 60 zł, pozdrawiam twojego kolegę, 60 ogóra. Pozdro 60 ogór dla ciebie. Olek, dzięki za dwie dyszki, przepięknie. Ja już stany konta tutaj, dobra, tak. Dwójka schodzi nam i schodzi nam 20 zł dla młodego i 2 zł za SMS-a. 2 dolary, przepraszam. 34 tysiące, 33 tysiące dolców. I 34 tysiące osób na live, wow. Proszę państwa, 30 tysięcy łap w górę też może być za moment, więc proszę łapkować i może nam się uda. Sprawdźmy, ile mamy po godzinie w naszej skarbonce TK, proszę państwa, na stronie zrzutki. 3300 zł. Nieprawdopodobne. 3300 już mamy. Widzowie, lecimy. Lecimy. Ja, tak jak mówię, pod koniec live'a dokładam 5000 zł od siebie. A wy nie bądźcie gorsi. Wpłaćcie chociaż, moi drodzy, symboliczne kilka złotych. Żebyśmy uzbierali naprawdę potężną skarbonkę. Potężną. Dermian, dziękuję ci za dyszkę, szefie. Jesteś szefem totalnym. Dobra. Ja już jestem tu. O, halo napisał. Szemrany typ napisał halo, czekajcie. Halo. Halo? O, co jest? Tak, coś się stało? No nic, no nic się nie stało. Ja po prostu dbam o swoich klientów, dzwonię i mówię, że załadowaliśmy na prom pański towar. Dobra, jakby się ktoś rzucał w porcie, to daj mi znać, to załatwię. Jedyny, kto się rzucał, to kapitan po ziemi. A jaki kapitan? No rzucał się w sensie, no on tak rzucał się na podłogę.
A, czyli nie było żadnego problemu i wszystko nie, przyszło. Nie, no przewozi i... A czemu miałoby nie przejść? Przecież to meble. Nie, no jasne, jasne. Czyli paka na morzu, tak? Paka na morzu, dokładnie. Dobra, daj znać jak dopłyniecie, bo nawet ten nie chrałem. My jedziemy do tego Grapeseed, bo tu ponoć startuje ten samolot, tak? Ta, w Grapeseed, no. To będziemy wiedzieć tam wszystko? To znaczy, tam będzie wiedział pilot czy ktoś? Tak, poinformowany o wszystkim. Dobra, dzięki, no to miłego dzionka życzę. Na razie. Jo. Dobra, kierowca, to tutaj. Stój. Tutaj. Dobra, panie. 100 dolków. 100 dolków? Dobra, ja zapłacę tutaj. Zdzierstwo, dobra. Dobra, ja zapłacę, trzymaj te pieniądze. Dziękuję, tam była stówka, czy mi się wydawało? Taksówki. Przepraszam, bo nie przeczytałem donate'a. Ty, młody, dobra, jest. Jesteście? Jak się młody jechał w bagażyku? No co, obijałem się, ciasny bagażyk, dobrze. Nie słyszałem. Zawodnik MMA musi być twardy, rozumiesz? Gaśnica ci w głowę nie uderzyła? Jak bo on tam miał tą gaśnicę. Gdzie ten pilot? Gdzieś tu powinien być. O, jest ktoś, dobra, idzie. Dobra, Ryan, załatwiaj. Była stówka, dziękuję bardzo. Pięknie dziękuję, przepraszam, że nie widziałem. Alex, to znowu Alex. Serduszka dla Alex. Co? Tak, tak, wszystko ugadane. W porządku? Ale fajny samolot! Wszystko w porządku, zaraz sobie zakręcimy śmigiełkami, hehehe. Moim marzeniem jest zagrać z wami. Pabelo, to wpłacaj jak najwięcej. Co? Ale przecież my się tu nie pomieścimy. Spokojnie. Spacerak, dzięki. Mogę polecieć na tym. Na tym. Patrz. Jeszcze halo. Jeden to taki latał, będzie się skrzydła trzymał. Ta, będę. Co się to, jaki on ma głos? A ile płacimy za tych trzech gagatków? Ile zapłacę? Za czterech, cztery miejsca. Za cztery miejsca to będzie po 200 dolarów chyba. To 800, tak? No jakoś tak. Dobra, idealnie, to ja panu w samolocie to wyliczę i dam, dobra? Dobrze. No to wskakujcie. No. To wsiadaj, pan siada. Siadaj. Czekaj, niech pan siądzie pierwszy. Ja też tak. Ej! Ale dlaczego ja tutaj? Co jest, lecimy. Za jestem? Stop, ja się nie zgadzałem na to, proszę poczekać. To jest najlepsze miejsce. Widzowie, ej, jak się coś stanie, ja tam lecimy czy nie lecimy, ja siedzę na skrzydle. Tylko uwaga na śmigiełko. Avro, dzięki za donate. My się tu nie pomieścimy wszyscy. Ja wsiądę z przodu. Siadajcie tam, upchajcie się do środka, ale dlaczego ja na skrzydle, mamy jechać czy nie? Lecimy? Na skrzydle. Mają schowy. Do Bagola. Jak mi się coś stanie? Halo, panie pilocie. Słucham. To bezpieczne miejsce? Jak gdzie... najbardziej! Jak pilot panie mówi, że bezpieczne? Panie pilocie, dziura w samolocie! Przestań tak mówić, Liam, bo jeszcze serio będzie. Dobra, chłopaki, ja się tu pakuję. Szemrany typ napisał, patrzcie. Zapomniałem dodać, że pilot ma lekkie odchylenie, ale jeszcze się nie rozbił nigdy chyba. To lecimy! Dzięki za info. Czemu nie mogę napisać? Ostrożnie leć. Aha, dzięki za info. Hamotaj, Zak. Ja pierdzielę! Wow, uwaga! Ile tak polecimy? 3 godziny! Co? O, oh, shit. No to niezły lot do Liberty City. Tak długo! No ja w środku siedzę. Tylko nie rób beczki! Odklejony pilot i lot na skrzydle. Nie! Niesamowicie realistyczne, prawdziwe życie. Nie rób beczki. Żadnej beczki! Nie! Czy ja usłyszałem beczki? Nie! Nie! Franki! Proszę państwa, uznajmy, że tego, to co przed chwilą zobaczyliście, nie było. Cięcie powinno być w momencie, jak wylecieliśmy do góry, a teraz przenosimy się do Liberty City. XDD, fuck-upy na live'ach się zdarzają. Na odcinku byłoby po prostu cięcie, co jest? No to niezły lot na skrzydle. Dziękujemy Piotrek serdecznie, dzięki szefie. Ja już się, moi drodzy, ja już tutaj działam, żebyśmy byli w Liberty City. Więc wy sobie XD możecie pisać, możecie też wbić nawet, bo niewiele brakuje do 30 tysięcy ław w górę. Więc pięknie. Zasiedziałem się trochę. Widzowie, teraz każdy. To co ostatnio. A żeby forma była przed kolejną godziną live'a.
To jest to, co uwielbiam robić. Dziś jeszcze nagrywam odcinek VR. Więc będę wymiotował wieczorem. Fajnie, fajnie, fajnie się żyje. Jako twórca internetowy. Wchodzę już na serwer. Dobrze, tu się wszystko wczytuje, dobra. A ja chętnie poczytam donejciki. Jak macie jakieś pytanie do mnie, to możecie nawet w tym donejcie pisać. A ja mam, moi drodzy, 3600 już mamy złotych w naszej skarbonce. Nieprawdopodobne, pięknie. Pięknie, dziękuję bardzo. I kontynuujemy fabułkę w Liberty City. Już niewiele brakuje. A, posłuchajcie, albo nie. Nieważne, nieważne. Koniec serii. Nie, nie, jaki koniec serii, chłopie? Wyobraźcie sobie, że minęły o 3 godziny i jesteśmy nagle w Liberty City. A, jeszcze zobaczę, ile osób właśnie zaznaczyło. Szukamy szefa w Liberty City. 50 tysięcy osób zaznaczyło w ogóle w ankiecie. Ojo! Kliknąłem sobie zakończ transmisję. Jo, dobra, ale udało mi się nacisnąć, że jednak nie. Ale by było. No to bym dowalił, co? Chyba, że chcecie, żebym już kończył. To proszę pisać. Mogę skończyć. Może to jest jakiś znak, żeby skończyć. Michał dorzucił dwie dyszki. Pięknie, Michale, dziękuję ci bardzo. Już za moment będziecie widzieć wszystko, spokojnie. Nie, nie kończyć. Aspi! Robisz wrażenie, szefie. Aspi, pan montażysta, proszę państwa, wrzucił stuwencję. Napisał, robisz wrażenie, szefie. Serduszka dla Aspiego. Aspi, dzięki, że dokładasz się do oczywiście tej zacnej zbiórki. Proszę państwa, Aspi montuje wszystkie materiały na kanale. To jest tak zwany pan montażysta. Niedługo pan montażysta, mam nadzieję, nagramy wspólnie jakiś materiał. W ogóle mamy jechać z panem montażystą do Paryża, ja nie zapomniałem. Pojedziemy, widzowie. Więc serduszka dla Aspiego, dziękujemy za piękną wpłatę. A ja już słyszę jakieś samochody, coś się dzieje już tutaj, moi drodzy. Czy ja już jestem na serwerze? Jestem na serwerze. I już za moment wszystko zobaczycie. Franklin się przebierze, dlatego że no w samolocie się tam przebierze, wiecie, no trzeba jakby troszeczkę wyobraźnią tutaj ruszyć. Dobrze, ja czekam na moich chłopaków kompanów i z chłopakami kompanami możemy zaczynać w jakimś bezpiecznym miejscu, może tutaj. Więc moi drodzy, już za chwilę, chcę zobaczyć, let's go Liberty City, chcę zobaczyć to teraz. Walnijcie, moi drodzy, jak najwięcej, ja puszczę jakieś trapisko potężne, które będzie zwiastowało nam. Jakiś drill by się przydał. New York drill. Swoją drogą, to też wam zdradzę, Liberty City, no to wiadomo, że w GTA odwzorowuje Nowy Jork. A ja się do Nowego Jorku wybieram. Wybieram się pod koniec kwietnia z Maddie i z Vicky. Więc będą vlogasy z Liberty City. Innymi słowy, z Nowego Jorku. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli vlogasy, to chętnie ponagrywam. Let's go. Mati dorzucił 150 zł. Szefostwo, szefostwo. 20 zł. Proszę pozdrowienie dla Igora. Pozdrawiamy. Igor, dziękujemy za donate. Dziękujemy Matiemu. Serduszka dla Matiego. Piotrek dorzucił 13. Też jestem za Arsenalem. No to ciężki żywot, szefie. Witam w klubie bycia kibicem Arsenalu. Dobrze, czy moi kompani już są? Lecimy, czy nie lecimy? Lecimy cały czas! Czekajcie! Lisek, powiedzcie Liskowi, że musi jednak wylądować. Dobra. Lecimy, no to dobrze. To już, moi drodzy, już prawie jesteśmy, Już prawie jesteśmy, proszę państwa. Nasza skarbonka rośnie w sile. Makuch, kolejne dwie dyszki. Pięknie, Makuch. Idziesz, stary, po nagrywki. Płacasz bardzo dużo, więc dziękuję. Jesteś z Krakowa. Do Krakowa. Jakbyś oglądał moje story, szefie, to byś wiedział, za kim jestem i komu kibicuję.
Jeszcze nie widać, ja wiem, że nie widać. Ja was tu trzymam specjalnie w niepewności. Czemu lisek nie ląduje? Co jest? Ale czemu tutaj? No zaraz startujemy stąd i będzie szybciej. Dawaj szybko. Dobra, widzowie, sorry za ten chwilowy nieogar. Wiem, że trzymam was w niepewności, ale po prostu dużo osób nie ogarnęło tematu. To ćwikle skraszowało Fiverma. To już się zrespi tutaj na ziemi. Quezix, dziękuję, przepraszam. Przepraszam, że nie widziałem. Grzywa, dzięki. Pomagamy, oczywiście. Dobra. Skraszowało nam, moi drodzy, Ryana. Zaraz Ryan do nas dołączy. O Jezus, grację. Fly. Dobra. Była stóweczka? Przepraszam, kto? Dawajcie. Poczekaj, bo jeszcze jedna osoba za nami. O Boże. Gracjanek się podpisał. Dziękujemy, Gracjanek, w takim razie. Nie. Co wy gadacie? Gracjan to nie on. Ktoś wpłacił stóweczkę. Quezix? Nie wiem kto. Przepraszam, ale dziękuję bardzo. I sorry, że nie zauważyłem. Matthew, to wszystko przed tobą, stary. Wszystko przed tobą. Proszę państwa, gotowi na Liberty City? Włącz ekran, włączam, już. Muzyczka leci. Yo, Pabello, dzięki. Yo, Liberty City! Dobra, mów kiedy to ja zawrócę i tam. Gramy już, widzimy, że jesteśmy na live. Liam spadł znowu, nieważne. Widzowie, musimy przymknąć na to oko. Jakie to są turbulencje? Młody, trzymaj się! Dzięki, Andrzej, za donate. Dzięki wielkie. A już ogarnę ten ekran teraz, tak żeby miało to sens. O. Dzień dobry. Yo! Ale statua. Panie pilot. Ta? Damy radę się zatrzymać przy statule? Dobra, dziękujemy. No damy, no. To chwileczkę potrzebuję. Dobrze, to niech pan wykręci, ja bym se fotę na Live Invadera dodał. Wow. Co jest? Widzowie, przepraszamy za te fuck-upy. Totalnie jakby pewne osoby nie ogarnęły niektórych rzeczy. Ojej. Zacznijmy sobie spod statuły wolności. Przymknijmy oko na to, co było. Bo to jest jakaś masakra. Ja już mam dość. Lisek, spartaczyłeś robotę. Niech się tu tepnie do mnie Liam i Ryan. I Lisek, niech tu sobie zrespi pojazd. Siema! Co jest? A przypłynąłem. No właśnie widzę, widziałeś kiedyś takie miasto wielkie? Nie. Ale kozok, nie? Ładne, nie? Patrz jakie duże. Chodźcie sobie, zrobimy fotę. Fajne, no. Statua wolności. Profil na Live Invaderze założyłem, chłopie. Quezix, ja. Dzięki! A to jakiś ten randkowy, jasne, czy nie? Jasny Quezix, będziesz mógł z nami popykać. To się najpierw... Maja, dobry pomysł, dziękuję. Co? Co mówicie? Chodźmy sobie dupnąć fotę, co wy na to? Pijam za hot doga, ten? Oficjal. Nie, no daj spokój. Mamy robotę do zrobienia. Zaraz przypłynie nasz ładunek. Trzeba odwieźć ładunek, a potem działamy. Po auta skoczyć jeszcze w ogóle trzeba. Gdzie? Po auta. A gdzie młody? O. Wszystko w porządku, młody? Hot doga jadł. Ta. Jadłeś? Dobrze, masa, to jest ważne, nie? Najpierw masa, potem rzeźba. Ta. Dobra, panowie, chodźcie trochę szybciej. Przebiegnijmy się. Jogging. Liam, biegaj. Liam tak się jeszcze biega, chociaż nie, teraz normalnie. Ale ty, a może to płatne jest? To nie kupujmy. Ale gadasz! Szkoda pieniędzy. Franklin, cebula taka. Dzięki, Alan. O kurde. Ile kosztuje? 3 dolary od sztuki, ale my mamy za darmo. A. Opłacimy my. Za darmo to uczciwa cena. Zobaczył ciebie.
Podobno założyłeś profil na Rife Invaderze. To popularny jest. Właśnie mam zero obserwujących. Muszę dodać pierwszą fotę. No dawaj. To może nam zrobi ten Liam albo co, Ryan. Młody. Ale tak z tyłem statuły, chodźcie od przodu. Robimy fotę, widzowie. Pierwszy raz historycznie seria przeniosła się do Liberty City, ale do takiego Liberty City, jakiego jeszcze nikt nie widział, nie? Dobra, przestań, ja się nie ścigam. O, ale kadr. Ryan! No? Cykniesz mi fotę? Ta! Ale z młodym chcę. Ta! Z Liamem nie chcę. Czemu? Dobra, chodź Liam, żartowałem. Adam, dzięki. Dzięki za niej. A może jakieś starcie, żebyśmy ładne. W czwórkę bili? Ale to potem. Na razie to trzeba jakąś łapkę pokazać. Pod książką, żebym mądro wyglądał. O! Ja pokażę do kamery. Dzięki, Dave. 350! O kurde, serduszka dla Dave'a. Dzięki, Dave, ale dowaliłeś. Masz szansę, stary, z nami popykać i chętnie cię nauczymy. Z nami pykać i odgrywać odcineczki. Dobra, zrobił tą fotę czy nie? Ta! No i dobra. Jezu, to za trap wleciał. Nie, to nie pasuje. O, to pasuje. To kurde, ciężko to... Jesteśmy w Liberty City! Ciężko was złapać i... statuę. Wiem, zrobić ci jeszcze? Ja, no, ja bym chciał! Dobra. Ty... To idźcie tu. To wam zrobię w trójkę. Co ty wziąłeś za tą kurtką, Liam? Dobra, widzowie. Szampana! Ty dzwonił ktoś do mnie. Szampan! Akurat ktoś do mnie dzwonił. Ale zrobić zdjęcie, to nie dzwoni. Nie ma takich nieodebranych połączeń, nie ktoś ze mną roz... Ej, rozłącza się jakiś typ! Co jest? A ci czekają na fotę. Ktoś do mnie dzwonił, dobra panowie, uśmiech. I... Cheers! Dobra, mamy to. Chodźcie, bo czeka na nas chyba ten pilot nieogarnięty. Słychać nawet samolot. Dobra, idziemy widzowie, już kombinujemy, już ogarniamy nasze rzeczy. No tędy, normalnie. Tu Dwayne, musiałem zmienić numer. Nie wchodzimy tam do budynku na górę? To Ospek do mnie dzwonił. Nie mamy na to czasu, zaraz nasz towar przyjeżdża. Trzeba jak najszybciej na dół. Yo. Widzowie, szybka wycieczka, statua wolności dodane na Live Invader. Znowu ja, Kwiezik, jak możesz z nami zagrać? Pod koniec live'a będziemy, znaczy po live'ie będziemy zliczać wszystkich z naszej skarbonki Team Kaluch. Ja się już chyba zmachał. I te osoby, które wpłacą najwięcej, będziemy się po prostu z nimi kontaktować. I będziemy według tak jak obiecaliśmy, po prostu 3 osoby bierzemy do odcinka. Czy to następnego, czy kolejnego, jak forma! Się nauczy, to dopiero. Ale takie 3 osoby bierzemy, więc tak to działa. Kezik, dzięki za donate. Dawaj, biegnij. Widzowie, jesteśmy już w Liberty City. Ja postaram się zadzwonić do szefa Derek Goodies za moment. To Dodo to jest zły pomysł, bez kitu. Najgorszy środek transportu, na jaki mogliśmy wpaść. Ja biorę normalne, miejsce, Ej! Nie. Dajcie mi miejsce! Co, SMS-a dostałem? SMS od Ospka? Już patrzę, no tylko muszę wyjść. Ja to do tyłu wejdę. Czekajcie. Dobra, Brian. Z tyłu. Brian, 300 wypłacą! Ładujemy serduszka! Żółto! Niebieskie serduszka. I pilot. Tylko bardzo powoli, proszę. O, tak. Da radę tym beczkę zrobić? Nie lub beczki, nie! Żadnej beczki, cholera. Czekajcie, kto do mnie SMS-a napisał? Jak będziesz w Liberty, wyślę ci GPS. O. A, dobra. No to będę musiał, moi drodzy, to mu napiszę, że jestem w Liberty, co? Tak trzeba będzie zrobić. Cyk. Ile dostałem w ogóle numerów? Jak się pisze SMS? No jestem debilem, nie umiem pisać SMS-a. Czekaj, może Ryan napisze. Napisz no do tego twojego człowieka Dwayna, Ryan. No. Żeby nam wysłał lokację, gdzie mamy dostarczyć ten jego towar. Dobra, okay? dobra.
Alanek, dzięki za donate. Pozdrawiam Alana, Patryka, Karola i Stanisława. Pozdro dla was. Oskar dwie dyszki wrzuca. Dzięki, Oskar. Dobra, już wiem gdzie. Gdzie? Tak? No dobra. Dobra. To tam najpierw będziemy transportować, tylko ja się ugadałem z tym chłopem, co? Że on przywozi do portu. To trzeba się zlokalizować, gdzie jest port. Panie pilocie, wie pan, gdzie jest port? Tutaj? Nie mam pojęcia, zielonego. Okej, okay, to proszę lecieć, skupić się na lecie, leceniu. Ktoś tam będzie na ciebie czekał, napisał do mnie Ospek, więc bardzo dobrze. Jak wam się podoba w ogóle kolaboracja pomiędzy seriami? Dawajcie znaka, bo to jest, moi drodzy, lecimy, duże lecimy, pole lecimy do popisu w przyszłości. Franklin, prowadzący firmę przeprowadzkową. I Dwayne, o którym nie wiemy jak na razie zbyt wiele, może wy wiecie więcej. Byliście już kiedyś tutaj może, czy...? W Liberty? Ja bywałem kilka razy. Ja nigdy. Czemu ja się to skrzydłem w ogóle? Touchdown, uwaga! Maku wpłacił kolejne. Pomagamy Ukrainie, oczywiście. Przepraszam, Makuch, jak nie doczytałem. O! Ej! Dobra, żyję. Jeszcze muszę cię przewieźć. On jest znieczulony, bo wypił sobie coś. Au! Dobra, ja już nie chcę z panem mieć nic wspólnego. 800 tu jest. Dziękuję bardzo. Ja też usiadam. Jezu, chodźcie, bo stoimy na pasie lotniska. Co ja mam w ogóle za hełm? Zdejmij go, bo trochę wycieczkowy. Wyglądam jak szeryf, ale fajnie w sumie. Wycieczkowy to wiesz, ściągać to z głowy czy nie? I też coś wciskał. Jak szeryf wyglądasz, szef naprawdę. Goodies, postaram się zadzwonić, czekaj czy odbierze. Miejmy nadzieję, że odbierze. Ostatni taki szeryf łapał. Dzwonię do szefa Goodies, może odbierze. Bez przypał kochanie. Musimy jakoś się wydostać z lotniska. Ja proponuję iść na pociąg. Na pewno coś dojeżdża do... No, to też jest... Halo? Dojeżdżać. Halo? Tylko połączenie jest, widzowie. 7 sekund było połączenia. Co? Ty, 7 sekund rozmawiałem z nim, ale nikt nic nie mówił. Głuchy telefon. Aha. Strasznie dziwne. Dobra, chodźcie chłopaki, bo jesteśmy tu nieuprawnieni. On, nie wiem, czy on miał w ogóle jakieś papiery, żeby tu wylądować. Dość szybko odleciał, wątpię. Chodź. No się zaraz okaże, że... Jak Kini Zimmer legalny. Trochę, no, ta. Bez kitu. Tyle będzie z wielkiego klonu miasta. Kini Zimmer, Franklin Zimmer. Tak, to zostawiamy. O, wyjście, dobra. Dobra, trzeba się rozejrzeć, może faktycznie tak jak mówię, może jestem geniuszem po prostu, że gdzieś tu jest jakieś metro albo jakiś pociąg. Przy takiej, wiesz, przy lotniskach przeważnie jest jakieś metro albo jakieś autobusy czy coś. Trzeba poczytać mapę i znaleźć port. Trzeba znaleźć mapę. No tak. Problem. Czekaj. Ulica. Kurde, na drugą stronę! Aleks, dzięki za kolejną stówę! Aleks jest niesamowity lub niesamowita. Aleks, dziękujemy za piękne wsparcie. Antol dorzuca. Peace Ukraine, oczywiście, że tak. Przepięknie. Ty, ja słyszę pociąg. Ktoś nad nami jest, są wschody. No to dawajcie. Ale to chodźcie normalnie, nie? Oj, kolejna piętnastka wleciała. Dziękuję bardzo. Nie widziałem od kogo, ale bardzo doceniam. Jak do góry wejść? No właśnie. Zastanawiam się. No. Czekaj, no może gdzieś tu będzie wejście. Tam są schody na daleko. O, no. Dawaj. Jest winda i schody, dobra. Dobra, tutaj. Tutaj? To jest winda. A, schody jest, są dalej. Nieczynna jest. Dalej są tu schody. Przepraszam, Kali, za spóźnienie, nic się nie dzieje, szefie. O nie, pogoda się zepsuła. Kurde, włączam ładną pogodę, jesteśmy w Liberty, trzeba cieszyć się pięknym miastem. Trzeba kupić, ej, bilet! Szybko, bo coś jedzie, nie słyszysz? Szybko, bo nam odjedzie! Kurde, jedzie coś. Ja pierdzielę. Dawaj, Liam! Młody, co ty robisz? O nie, kurde. Kolejny jest, dawajcie. Jest, zdążyłem. Siadajcie! Czekaj! Szybko! Dobra, czekaj! Co jest? Czemu ty chodzisz po pociągu? Wskakuj do środka. Nie! 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 Pojechałem sam! O, shit! Widzowie! Co ja narobiłem? Co oni narobili? Czemu nie zdążyli wsiąść? Dobra, muszę zadzwonić do Ryana. No to świetnie. Młody
Młody tam ze schodów skakał, co za typ. O shit, no to nieźle. Siema. No i co się narobiło? Co wy zrobiliście? No, nie udało nam się wsiąść. Ja, młody żyje, bo młody na główkę skakał ze schodów. Żyje, żyje, już siedzimy, zaraz jedziemy. Dobra, to przyjedźcie następnym i ja ten, ja będę czekał tu. Dobra. Dobra, zaraz jesteśmy. Siema. O shit, no nic, jadę sam, widzowie. Ale zobaczcie, to mówię, że mamy taką mapę Liberty, jak jeszcze świat nie widział, nie? Macie ją w opisie oczywiście. Normalnie metra są takie nowojorskie, nie? Jedziemy sobie metrem w tym momencie. Popatrzmy, co widać przez okno. Tam jakieś budynki, to są blokowiska drillowców. Na 100% tam jest drill robiony. No nie widzę innej opcji. O, widać centrum nawet. Downtown całe. Kurde, czuję się zagubiony trochę w tym mieście, bo znam je, ale nie aż tak dobrze jak wiecie, jak Los Santos, nie? Dojeżdżamy chyba do jakiejś stacji. Jeszcze nie? Franklin, my jedziemy metrem do ciebie. No dobra, no niech jadą. No kurde, o! O! Widzimy szczenę Franklina, coś nam się tu... Coś się, o! Dobra, dziękuję. Gdzie jestem? Huntington Street. Liam dzwoni. Halo? No ty już tam jesteś! Huntington Street. Huntington Street? No dobra. Tak. Nie, Huntington, sorry. Huntington? Hamilton. A, Hamilton, dobra. Tak. No, panowie, jedziemy na Hamilton. No to nieźle, to na pewno przyjadą. Czekać na nich, czy zamawiać taksi do portu, widzowie? Bo mogę z jednej strony czekać, a mogę iść jakieś taksy łapać, żeby było szybciej. Bo przecież musimy szefa Goody złapać. Może pójdę, co? Będzie zapis? Oczywiście, że będzie. Czekaj. Ach, no dobra. No to czekam. To sobie kromkę zjem. I poczytam donate od was. O, mam nadzieję, że jadą w tym. O, jadą, dobra. Wysiadka! No to nieźle, Hamilton. Nie ma trzech Hamilton. Takich jak nas czterech. Dobrze, chodźcie. Młody, nie boli cię głowa? Nie mogę iść, nie. Trzech takich jak nas dwóch to nie ma ani jednego. Dobra, schodźmy ze stacji. Słuchajcie, ja mniej więcej wiem. Ja myślę, że tak, trzeba wezwać taksi i taksiarz na pewno będzie wiedział, gdzie jest port. O, jest tam taksi! Ej! Dawajcie schodami, no. Co? Chłop normalnie zeskoczył, widzowie. I wziąłeś to teraz. Co jest ja mam przepalone styki, czy on to serio zrobił? On to chyba serio zrobił, gdzie teraz on jest? Wziąłeś go do rozmawia z taksówkami. Panie! Siadam dzisiaj z przodu, Franklin. A ja z tyłu. Gdzie? Młody do bagaja. No dobra. On. Panie kierowco, pan tutejszy? Ja wejdę tu. Pakuję ci się. No kolejny nie ma gaśnicy. Proszę pana, trzeba nas rzucić do portu. Wie pan gdzie? Tam gdzie przywożą międzynarodowe, to znaczy krajowe przesyłki. 300 zł było? Wow, kto wysłał? Dziękuję za piękny donate, 300 zł. Serduszka, widzowie. Nie oplute, nie, broń Boże. Cięk. Cięk. Co to znaczy Cięk? To jest osoba, która wysłała? Mam nadzieję. Dave, tak, 300 dał. Dave, jesteś szefem totalnym. Dziękuję, przepraszam, że nie widziałem. Kozak, robota i stary, bardzo doceniam, że wpłaciłeś. Serduszka dla Dave'a. Aha, Cięk, aha, bo to jakaś postać jest, dobra, bo nie skumałem. Dave, szapo babyku. Przepraszam, dużo się zaczęło dziać. Tu Liam skakał, tutaj coś, ale mapa kozacka. Antol, 111 zł, Arsenal the best, jest serski. Dzięki za kolejną stóweczkę, coś pięknego. Tak, masz tu safe. Niech pan jedzie, tak przyspieszy tempa, wiadomo. No za mandat trochę tam dołożymy, jak będzie trzeba. Zapłacicie, znaczy. Jesteśmy w Liberty, widzowie, tu jest mnóstwo interiorów, mnóstwo jakichś takich kozackich miejsc, więc naprawdę chwilę tu może pobędziemy i patrzcie na mapę, my nawet mamy mapę, rozumiecie to? A to firmowe auto? Jest, ta. Wszystkie blipy są, patrzcie ile tego tu jest, nie? Nieprawdopodobne. A dobrze tu płacą? Jak się żyje właśnie w Liberty? Nie
za dobrze, nie za źle. Jak to mówią, wzloty i upadki. Wiadomo, wiadomo. A takich młodziaków jak pan to zatrudniają? Tak. Ile ma pan lat? 43. A, no tak, no trochę po głosie to tak pan brzmi, jakby pan miał tak z 37. A, raczej widać po tobie. Dobra. Widać po nim? No, widać po nim. Tą drogą, młodziaki jak my, a jedziemy z Liamem. Ja mam 38 lat. Dziękuję panu bardzo, dziękuję. Jo! A ile płacimy? A ile płacimy? O, pan marynarz! 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 Co, ile? 150. 150, proszę bardzo. Dobra. Na razie. Ahoj. Chłopak, 43 lata. Ahoj, ahoj. O, pirat już dopłynął? Tak. To co, panie piracie? Daisy Lee dopłynęła. Witaj. A gdzie nasze iwe? Marynarzu, chodź. Właśnie. Tam stoi, widzę je. Mam mały problem. Jaki problem? Zapraszam tutaj. O. Ale co? Taki... Zatopiło się. Ale to nie nasze! Jak nie nasze? Nie. To nie nasze. O, nie. Pan nie, Dave. Nie. 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 A kto? Nie. Clinton nie. Franklin. A Clinton! Haha, to tak, dopłynęło. Jezus, ale zapraszam. Mnie pan... Ale mnie pan przestraszył. To nieważne, panowie utoczy to. To nieważne, to nieważne. Liam, co ty robisz? Wskoczył do wody. Zapraszam, kamraci, do mnie. Na pewno jesteś pewny, że on nie jest pijany? No właśnie wypił, ja widziałem, że wypił. Jedynie. Mówił, że trzeźwy, tak, ale nie ma szans. Jechać. Dobra, to ja tam jadę, to mój bus jeździć. Ja się nauczę. Nie, ja z tobą nie jadę, ja sam. Z panem pojadę, okej. Okay. Tak, zapraszam za mną. Co jest? Chłopcy skacze. Dobra, mam 1000 złotych było? Czemu ja tego nie widzę? Nie działa. Pan w dredach siada, a tamte... Czemu ja tego nie widzę, tych donate'ów? Nie ma dźwięków, czy co? Ej, są dźwięki, czy nie ma? Przegapiłem? Znowu niemożliwe. Nie uwierzę. Coś mnie wkręcacie, widzowie. Nie róbcie tak. Troll, no właśnie, nie trollować. Bez kitu. Ja pierdolę. O, Iveco stoi. Obite? O, teraz jest. Dave dał 340! Dave zapłacił 1000. Dave, ja myślę, że ty już, stary, nagrywasz z nami odcinek. Niesamowite. O! Terlecki. Ja mam dzięki, w nich się niewygodnie biega. Iveco! O, dobra. Jest nasz painting, widzę, załadował się. Dobra, obity? Trochę obity. Jak obity? Ale nie, to by tak było, wie pan? No, ja Dave, tutaj wypolerowałem, pracownicy wypolerowali wszyściutko, wie pan, polecam się na przyszłość. Dobra, świetnie, będziemy w kontakcie, jasne. Musimy jechać załatwić robotę. Dobrze. Ryan, no, ty wiesz gdzie to? Tak, wiem. Dobra, to jedźcie. Jedźcie za mną. Weź nie można. Liam, ty już nie prowadzisz dzisiaj. Nie mogę wejść. Ja też nie mogę. O, zamknął wam. Kluczyki potrzebujemy. Ty! Widzowie, magiczne kluczyki. Dobra, jest! To nie skakuj! To... Kaszta! Żeby nie tracić czasu. Ładniaku. Jedziemy? No! Let's go! Gdzie młody jedzie z nim? No! Dobra. Widzowie, jedziemy oddać paczki, a potem akcja Stultus, jeszcze przed nami wszystko. To już byście chcieli się dowiedzieć co z szefem, ale to trzeba zostać do końca live'a, no inaczej nie ma opcji. Zostawcie łapę w górę, ja jeżdżę, moi drodzy, po Liberty City obecnie naszym Iveco. Nasza firma przeprowadzkowa przeniosła się w tym momencie do Liberty. I normalnie tutaj zaczynamy swoją działalność. Pasy, o, jesteście szefami, dzięki za pasy, a zapiąłem pasy. Co to za muza taka grozy się włączyła? Chociaż fajna, taka epicka. Wierzymy! Skup się. Musimy znaleźć szefa. Wczuj się w klimat. Yo, widzowie, jaka muza. Nie no, nie pan radzie. Znajdziemy szefa, czy nie znajdziemy? Żywego lub martwego? Jak myślicie? No dobra. Czekamy na wasz feedback. Ale potężna ekipa. Z Kasi, dzięki za donate. Jaka nuta wleciała w ogóle. Jo. Igor Igrzewski, Igoszewski. Pozdrawiam, przepraszam, kupiłem bluzę obudowę. Dzięki, jesteś kurde wiernym widzem, szefie. Podoba mi się to bardzo. Ale dzisiaj mamy moc, TK ma moc. Akcja Stultus. O, nie piszcie takich rzeczy, że go nie znajdziemy. O, ktoś dzwoni do mnie. Tak, słucham? Franklin Clinton Przeprowadzki. Siemaru, Franklin.
Ty, słuchaj, bo widzę, że na live imię to, że wrzuciłeś fotę. Kto mówi? No jak to kto mówi? Nie zapisałeś numer? Da mi pan sekundę na linii, poczeka, dobra? No dobra. Kto to jest, widzowie? Dawajcie mi info. Czeka mi na linii, chłop. O kurde. I co? Zbiłeś! Zamknij się. Przecież nic nie mówię. A to nie pan, nie pan! Jaki zadanaj. Zielony? Pan ma ksywę... Zielony? Co? Jak ja na czerwono chodzę, tak, zielony. Co ty, ten... Co ty, crazy? Muzyka. Teraz słuchaj. Nie a ma... pan producent! No, no, no. Załapałem, pan drillowiec, tak? Ja drillowiem, wiesz co chodzi, no, dokładnie. No, co tam, panie drillowcu? Widziałem, że jesteś, chłopie, w City of Gods, chłopie, dzisiaj. Liberty ja? City, no. A jak widziałeś? No, na Life Invaderze widziałem. No, dodałem fotę w sumie z kolegami, no, jesteśmy, ale robotę mamy, a co się dzieje? No nic, bo bym coś ci chciał pokazać chętnie, a to nie wiem, czy byś miał czas na jakiś hopie double cupik wspólny. Spotykamy się z drillowcem, widzowie? A to pan z tego miasta, tak? No dokładnie, City of Gods. O kurde, no właśnie jedziemy, robi wrażenie to miasto. No wiem. No dobra, to może się zgadamy, a gdzie by się można spotkać? To ja dam znać, czy się wyrobimy. Dobra, dzięki, no Central Park jest taki w sumie gitem. Central Parku? Dobra, no, to no. Jak skończymy roboty, to poczulujemy bombę w Central Parku. Dobra, my was znajdziemy jak coś. Mikołaj, robi wrażenie twoja stuwa. Tak jest, dzięki, cześć. No, siemano. Yo, ale to jest drillowiec, to nie jest to ten to jest ten Central Park. Dzięki wielkie za stuwencję wcześniejszą. Piękne serduszka są mile widziane, a także mile widziany jest podziękowanie dla Briana tutaj, który wpłacił dwie dyszki. Patrzcie, to jest to, co różni te mapy od mapy, które krążą po sieci, czyli tunele, które działają. Normalnie wygląda to prześwietnie, nie? Jechałeś kiedyś w takim tunelu? Liam, nie wiem, czy jechał kiedyś w takim tunelu, nie odpowiada mi, bo chyba za nie mówił z wrażenia. Dobra, puszczam muzę. Aha, to jest ta muza taka specjalna, to muszę z tym przeczekać. Co z tym szefem? Spróbuję do szefa Goodies jeszcze raz zadzwonić. Dziękuję Legia Esso za kolejne dwie dyszki. Nie było cię, ale dzięki. Znowu nikt nie odbiera. Patrzcie, jak przejechaliśmy kozacko. Yo, takie Liberty to się szanuje. Jedziemy na razie oddać to zlecenie dla Ospka. Ej, bez żadnej policji było, więc jeśli coś tam jest nie halo, to chociaż tyle, że nikt nas nie skontrolował dotychczas. Ej, był sygnał, cholera. Odebrał ktoś, ale bardzo późno. Zaraz będę próbował raz jeszcze, ale pięknie to Liberty wygląda. No jaram się niesamowicie. Zapiszę sobie drillowca zaraz, tak, w kontaktach. Dobra, włączę jakąś może inną muzę, bo ta jest zbyt taka przepotężna, czekajcie. Coś takiego... Suspicious, o. O. Kręcimy jakieś interesy, proszę państwa. Do sama dzwoń? Dobra. Szef śmieciarek. Dzwonię. Ty, zgubiłem się. A nie, dobra, tam. Skasi, dzięki za dyszkę, szefie. Szef śmieciarek też nie odbiera, widzowie. W sensie, to jest szef sam, tak, bo szef Derek to jest szef Goodies. Odrzucają połączenia. Jakie to jest dziwne. Liam, czaisz, że sam i Derek odrzucają połączenia? Liam za nie mówił. Gdzie my to jedziemy? Kurde, kawał drogi, ale nasza firma działa. Ze specjalnym paintingiem jeszcze nasze Iveco dzisiejsze, kurde. Wow! Przepraszam! Jezus Maria. Jesteście cali? Tak. Sorry. Przepraszam, jesteście cali? Ej, nic tu nie to... A! Jezu, czemu te pedy wskakują mi pod koła? Niesamowite to jest. Odzwonię niedługo. Kto to napisał? Kto to mi napisał? A to jakby szef śmieciarek, to bym miał kontakt chyba. Ty, co to jest za miejsce? Holy shit. Ale to fajnie! Liam!
Co ty robisz? Ale to fajnie! Pokazać mi bakę, proszę. Dzień dobry. Dobry, dobry. Zobacz. My od pana Dwayna? Ta, znam kolegę. Otwórzcie pakę, dobra? Pokażcie mi materiał. Dobra. Otwieram pakę panu. To tam komputery to do inne zlecenie jest. Komputery są z tyłu załadowane, z przodu są te paczki pana Dwayna. Tak? Tak, są przy wejściu, te komputery no są to dobra. To, a są tu na siedzeniu, no to bierzcie. Liam to stan umysłu, bez kitu. To pokaż mi szybko. Co my to przewozimy, widzowie? Dobra, spakujcie to do środka. I uważajcie tam na schodach, bo są dziury, jak ktoś mi wypadnie z drugiej strony, to nie będę cię zbierał. Dobra. Czego pan nie będzie zbierał? Pozostałości. On co to? Nam, on nas. Jest dziura chodzi. W ścianie. Jak z niej wypadniesz, to już twój problem. W ścianie? No jak mamy wpaść w ścianę? Dobra, trzy paczki były chłopaki? Chodźcie ze mną. Znaczy chyba jeszcze... Zobaczymy. To jeszcze młody się skoczy raz najwyżej. Tak, przebiegnę. Co jest, widzowie? Zlecenie? Moment. Ktoś tu dzwoni do niego. Bardzo to podejrzane wszystko, co? Ja sam znajdę drogę. Widzowie... Ty, on poszedł gdzieś gadać. Mówił coś o schodach pewnie do góry. No to idźmy. Trzeba lecieć z tymi komputerami zaraz. No. A ja muszę do tego chłopa od komputerów jeszcze zadzwonić, bo ja nie wiem, gdzie my to mamy zawieźć. No i idę za nim. Co jest? Żeby on nas nie chciał tutaj, moi drodzy, kropnąć nie po wiem. Tej akcji. Ej! Tej dziury nie ma. Co jest grane? Trochę to wszystko dziwne, nie sądzicie? Jasne. Zlecenie odospano. No. Dobrze. W kontakcie. Tam dziurę wychodziło, musimy uważać. Co? Tu jest dziura w prawo, musicie uważać. A gdzie my to niesiemy? No właśnie chyba no. Tutaj, nie? Dobra, gdzie to zostawić? Tu pod ścianą. Tu pod ścianą i ustaw się. Dobra. Dobra, trzymaj, jak chciałeś. No i bardzo dobrze. Jeszcze jedna tam paczka to młody wniesie i jedziemy. Opłacone jest zlecenie, więc to tyle chyba. Tak, gdzie? Pan mi się tu skrobnie tylko, co? To na dole. Dobra. Dobra, widzowie, muszę clipboarda wyciągnąć. Że odebrał zlecenie. Nie ma to tamto, musi mi się skrobnąć. Nawet jakby mi się miał fejkowo skrobnąć, to jakby... Ja muszę mieć to ale zapisane. Ale wolni. Dawaj młody, dawaj, tego cię uczyłem. Dobra, gdzie Kini trzeba? Zimmer. Pan ma z niej tutaj po prostu podpis, dobra? No. Długopisik? A, mam swój. Dobra. Proszę bardzo. Dziękuję. Miłego dnia życzymy, do widzenia. Dzięki. No i klasa, widzowie, bez przypału, choć miałem pewne wątpliwości. Mikrip. Jestem. Dzięki za donate. Brian, dzięki za kolejne dwie dyszki twoje, Brian. Ty jesteś też szefo. Mocny. Bez kitu. Ale jaja, mamy prawie 36 tysięcy osób Liam? Na streamie. Jest Liam. Liam? No. Nie wiem. A, bo ja nie z wami jadę przecież. Dostałem info, że dostarczone to dzięki. Wiesz, może go na młodego nauczyć kierować, nie? Że stawisz ja się jutro w pracy. Co jest? Mykałkę. Kto mnie tu pyta o takie rzeczy, czy się wstawię w pracy? To może szef dzwoni. Chcesz odzyskać psa, to dawaj... Co jest? Co to za SMS-y? Dostarczone, tak, tutaj dostarczone, więc napiszmy Ospkowi. Nie ma problemu. Polecam się. Dobra, do Ospka SMS poszedł. To ty, do tych komputerów, to ja dzwonię dobra, o adres i jedziemy. To jadę za kurde, nie mam chyba numeru do tego gościa. Cholera, dzięki Michał za dyszkę. A trzeba się tu zawrócić. Ryan! Ty, mam tu zostawić furgonetkę, tak napisał Ospek. Dzięki Makuch. Ryan! Aaaa! Kurde. Jak się człowiek śpieszy, to się takie rzeczy robią właśnie. Gilbert? Ale co, Gilbert jest moim szefem w pracy? Nie. Masz zostawić furgonetkę. Gdzie? No, tak mi napisał ten Dwayne. A, dobra. Dobra, czekam tu na nich. Pasy, już zapinam. Prawie się rozdupiłem. Zmienię muzykę tylko i jedziemy do tego informatyka. Bo gdzieś tu mamy jakieś przewieźć komputery. Ty na pakę. Dobra. O! Ktoś do mnie dzwonił? Zidentyfikowany. Odbieram. Adrianek, dzięki za dyszkę, szefie. Ja jesteś szefem. Do boju, kocham szefa Goodies. To musimy go odzyskać. A na razie jeszcze nie wiemy, co się z nim dzieje. Możemy jechać? Tak, ja na pacę jestem.
Dobra, jeszcze jedno zlecenie nam zostało, a potem chileriada, panowie. Dobra. Dziwnie śmierdzi tylko tu na tej pace. Cholera, nie mam numeru do tego, może ty masz, Ryan, do tego informatyka, co ostatnio tam robiliśmy u niego. Kojarzysz, co mu przewoziliśmy jakieś prenumeraty, to z młodym jeździłem. A no? Graliśmy w te plazma game. A, to ten! To ten właśnie, masz do niego kontakt? Bo nie wiem, gdzie mamy dostarczyć te komputery, nie? Tak, już ten, dzwoń do niego. Dzwoń. Ty, a gdzie Liam? Nie wiem. On gdzieś pobiegł, szukaliśmy go, nie ma go nigdzie. Może znalazł swoich ludzi. Może właśnie, Liam se da radę. On wróci, widzowie, nie martwcie się Liamem. No tak, my właśnie tu jesteśmy. Szef Śmieciareks! No już przyjechaliśmy. Cio. Dzięki. Legia S.O. Co jest? Nie odbiera teraz. Fuck, nie zdążyłem odebrać. Dobra, nieważne. Wiesz już gdzie ten? Gdzie mamy jechać? No. To zaznacz mi jak możesz. Paliwo? Chyba skryptu na paliwo nie ma. Czemu nie odrzuciłem, widzowie? Nie, ja chciałem odebrać właśnie. O to chodzi, o to się rozchodzi. Dobra, jedziemy tym tunelem tutaj. Przejedziemy tak przez centrum miasta, bo nie wiem dokładnie dokąd jedziemy, ale jedźmy przed siebie. Zwiedzimy kawałek. Co jest? Młody na pace. Nic. Dzięki Xavery. Patrzcie jakie to jest zbugowane w tym tunelu. Młody nagle się na pace pojawił. Liam został, spokojnie, ej, ja pierdzę do Liama. Co jest? Jakiś niewidzialny samochód. Widzisz? Zadzwonię do Liama, abonent no, niedostępny. Nie łapieć ten. Gipsa, jesteśmy w tunelu. A, dobra. Na spokojnie. Zaraz Liam do nas wróci, jest niedostępny. Czyli z takich technicznych rzeczy widzisz? Najprawdopodobniej musiał na chwilę wyjść, albo wywaliło go. Tak, spokojnie. Dobra. Ty, ale to w ogóle jest ta część centrum. No. Ale zarąbiście. A to miasto robi wrażenie, nie? No. Czekajcie. Ja bym chciał to zobaczyć, no ale nie mogę, jestem w środku. Młody, uwierz nam, że jest ładnie. No. Wierzę. Church, patrzcie. Przejedźmy się tak nie, tutaj kawałeczek. Chciałbym. Zmieniam trasę, przejedziemy się po tej wyspie, co? Bo już nie będziemy mieli okazji. Ej, bez kitu jeździmy Iveco po Liberty City. Czy myślisz, że jak płacę 300 zł, ciężko mi powiedzieć, bo już dużo osób wpłacało, ale dziękujemy. Dzięki Makuch. Ulice robią budynki. Ona jest fajna, ale no też mi się tak wydaje, że chyba będziemy rezygnować ze pracy strażaka, dokładnie. Ty, tu się nie da. No mówię. Sorry. Ale fajnie, nie? No. Ciekawe ile osób tu żyje. Spidermana? Co to? Spiderman, ty. Ten z komiksu. Ty, to jest ta główna ulica chyba. Gdzie? Za nami? No! O, faktycznie. O! Ekstra. Robi wrażenie. Jakiś chłop na drodze stoi, nieźle. Ale mi ścięło, myślałem, że już miałem crasha jakiegoś. Piękne to miasto. Plus naprawdę dla autora. Dobra, myślę, że trzeba jechać do zlecenia. Słuchaj, dawaj mi to zlecenie, bo już... Halo? Wypadł mi z samochodu chyba. M-Creep, dzięki, pozdro dla ciebie, pozdrawiam oczywiście. Tak? Halo, dzień dobry, ja dzwonię z kafejki. Podobno pan komputery dla mnie wierzy, tak? A, tak, no właśnie trochę się zgubiliśmy na mieście, może ma pan pokierować, gdzie... Dobrze, to ja wyślę SMS-a z lokacją. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Co jest grane? Mogę wyjść z tej paki już? Wysiadaj, młody, czekaj. Potem... To znowu oni. Jestem z was dumny. Wszystko... Czego tylko dotknę... I teraz z podbiciem na ostatnią sylabę. Dostaje się złote. Perfekcja.
To staje się złote. Dobrze, teraz... Ale to za głośnie brzmi. Krystek. O, dzień dobry. Pan Alberto? No. Co pan tu robi? Przyjechałem na pielgrzymkę. Na kolanach tu szliśmy. Proszę się odsunąć. Spokojnie, Krystian, co się dzieje? To mój przyjaciel Krystian. Panie Krystian, proszę, proszę spokojnie. Jaki Krystian? Mam na imię Krystian. Fajne. Nie. Krystian Słonza ci się odbija od glacy. Panie fajnie. Alberto. Tak. A to jak to na pielgrzymkę? Nie rozumiem. No, na kolanach. A tutaj Rolls Royce'em jechałem ja. Ministranci usili na kolanach. A i udało im się? Ale chyba pan miał ich więcej, to coś nie dotarli chyba, co? Dwóch aktualnie przebywa. Tam, w pokoju, w naszym kościele, w naszej parafii, odpoczywa. Aha, tak. Kumam, rozumiem. Dobrze, no to co? Życzę miłej pielgrzymki. A co pan tu robi? My zlecenie realizujemy i szukamy kolegi. W sensie szefa Derka nie możemy. A co się z nim stało? Coś jest jakiś problem właśnie. Mówią, że jest w niebezpieczeństwie i właśnie analizujemy to. No tak. Ja napisałem do niego SMS-a z jakieś, nie wiem, 18 godzin temu. No odpisał, i odpisał? No nie, zapytałem go, czy sprawdzał aktywa firmy. On napisał, no. Nie szukaj mnie, nie jestem w żadnym niebezpieczeństwie, nie dzwoń do innych. Więc pomyślałem, że wszystko dobrze. To znaczy, że wszystko dobrze. Nie, no, młody, tak. To znaczy, że przypał. Słuchaj, Alberto, to ja do ciebie zadzwonię, jak coś będę wiedział więcej, dobra? Dobrze, to słuchaj, masz mój numer, a w razie czego to zaraz idziemy na poranny rozruch, będziemy ćwiczyć boskie techniki sztuk walk. Dobra, okej, okej. Dobrze. No to miłego dzionka. Cześć. Dzięki, powodzenia. Dominik, za dole. Druga piosenka, druga. Jaka druga? Mordo, król jest tylko jeden. Król Alberto. Jesteś piękny. Tylko król Alberto. Ale gówno. Ej, znowu ktoś dzwonił. Szef Śmieciarek! On do mnie dzwoni! Dobra, jedziemy? Tak, niech młody wskakuje. On jest na pacę już. Jestem. Szef Śmieciarek spróbuje chyba się ze mną skontaktować, ale nie wiem. Rozłącza się po dwóch sygnałach i potem nie odbiera. Próbuj do niego Liam przekręcić. Liam? Liam się zgubił. Ryan, przepraszam. Kurde, te drogi wszystkie są pod prąd. Widzowie, ja pod prąd jadę, co jest? Dobra, jedziemy. Ale GPS-em chłopie. Mam lokację tego chłopa, o. Ty, ale wielkie jest to miasto. Ale widzisz, cały czas coś leci z tych chłodzeń. Ta, no, klimatyzują się. No. Jedziemy do chłopa od kompów i kończymy dobra. Zlecenie. Dobra. Gdzie chcecie, co chcecie zobaczyć w Liberty City? Co byście chcieli? Wszędzie to jest taki duży park. Ja to bym chciał cokolwiek zobaczyć w sumie. Kurde, jak jeżdżą tu ludzie. Pasy, dobra, mam, dzięki. O, 2 kilometry widzę. Wielkie są te budynki w porównaniu do tych naszych. Tam u nas to, wiesz, 3 budynki, miejska koniec. Miejska dżungla, no, w Los Santos downtown nie robi tak wrażenia jak tu. Tutaj no, robi wrażenie. Chłopie! Przerąbane miasto, nie? No. To co, to skoczymy się do parku, ja myślę. Dawaj, no. Zapiąłem pasy, widzowie, dzięki za to, że się martwicie. Coś, nie wiem. Zachęcam do wpłaty donate'ów. Przywalmy jeszcze, moi drodzy, kilka tysięcy złotych, zbierzmy, bo naprawdę jest cel szczytny. Przepraszam, jak kogoś nie przeczytałem. Rzeźby. Ale doceniam wszystkie. Proszę do mnie nie dzwonić, jestem bezpieczny, pozdrawiam. Szef Goodies! Szef napisał SMS-a. Ta? Proszę do mnie nie dzwonić, jestem bezpieczny, pozdrawiam. Czyli nie jest bezpieczny. Coś jest chyba nie tak. Ty. No? Dostarczamy to i trzeba działać. O, coś ten. Trzeba zacząć myśleć w tych tematach. Chodź, żebyś człowieka zabił. Spokojnie, mam to pod kontrolą. Ten park to po lewej stronie chyba według nawigacji. Ole, no. Kozok. Przejedziemy tu obok. Dawaj tu w lewo. Widzowie, patrzcie. Tu mają komisariat, policji. Blipy są normalnie. Nie, no, chłopie, wielkość tych budynków w ogóle. Zostaw go, jest git. Nie, no widzowie. To ten park! Yo! Yo, chłop. Ale zarąbisty. Oczko wodne jakieś w środku. No, ekstra.
super wygląda. No. O, młody podoba ci się? Młody jak tam widok jest, chłopaki? No, młody siedzi na pacu, nie widzi nic. Z tyłu widzę wszystko. Pabello, dzięki za donate. Pozdrawiam PB, oczywiście. Pabello, dzięki. Szefie, dzięki za 15. Dzięki wszystkim, którzy też płacają poniżej dyszki, bo takich donate'ów nie widzimy, ale oczywiście doceniamy bardzo. Bujanie się trochę z tym. To Iweko coś nie idzie, powiem ci, pod górę. No. Liam je zajechał, ty. 35 tysięcy osób, 35 tysięcy lajków. Zmienia. Widzowie, ja myślę... O, tu jest ten komputerek na mapie. Ja myślę, że bez problemu dalibyście radę znaleźć, 4 dyszki wbić tutaj. Bijajcie 4 dyszki. Kurde, zastępczą. Tak też, bo ja ci cały czas tym Iwekiem, bo też trochę... No, no, żebyśmy nie zajechali. Dobra, tu jest kafejka, no. To chyba tutaj. Dobra, już pójdę, zapytam, czy to. Wsiadać? Ta, młody, wysiadaj. Dobry. Wyładowywuj już. Jest tu ktoś w ogóle? Cicho. 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 Halo? O, dobra, dobra. Dzień dobry. Au! Nie wyglądam już jak raper. Dlaczego wy robicie? Ćmę miałeś! Nie, to my taką scenkę odgrywamy, wie pan, my z teatru jesteśmy, z Los Santos. A dobra, a co wy tutaj? Przywieźliśmy sprzęty, które dał... To wy, dobra, sprzęt, dawajcie, dawaj komputery. Sprzęt. Komputery, no, no spokojnie, proszę pana. Proszę sprzęt. Nam pomóc to wyładować. Chodźcie, chodźcie. Ryan jest łysy, co jest? Ryan, a gdzie twoje włosy? Co? Co? Coś ty zrobisz z włosami? Czy ja mam włosy, co? Co? Ja mam włosy cały czas. Młody ma zielone, a ty nie masz włosów. Co ja mam? Nie mam włosów. Coś ja mam, moi drodzy, zbugowane. Dobra, udaru dostałem chyba, nieważne. To, co, przez ten, to... co ty masz z głową? Liam w ciebie powdychał na ciebie. Dobra, młody, w noś tam nie gadaj. Ej, co no, jest? Co? Otwórz mi może, co? Tak, już otwieram. Dobra, widzowie, otwieram chłopowi. Co jest? Muszę się chyba zreloadować na serwerze. Ja ci zaraz psuję. Dobra, otwieram mu te z tyłu. Dobra, wyciągajcie te kompy. Ostatnie ale 4 fajnie. Paczki zostały. Tak. Pan lubi komputery, co? O, jeszcze jak? Macie więcej? Nie, mamy tylko to, co tu dla pana. No już, to już wszystko. No dobra, to podpisać jeszcze trzeba, chodźcie. No. Odbiór mi, pan też musisz podpisać. No wiadomo. Dobra. Widzowie, koniec roboty i szukamy, już tu. W tym momencie szukamy szefa. Proszę. Goodies. O tak. Ostatnia robota, ale musiał nam się wyjazd opylać, nie? Pan tu podejdzie mi skrobnie. No. Tak. Dobra. Proszę. Ja panu też skrobnę. Dzięki, dzięki. Super. No to co? Miłego grania w gry, na razie. Tak, grania, jakbym miał czas. Miłego dnia. Siema. Dobra, chłopaki. Ej, a to powiem ja może wam tak. Z przodu usiądę teraz, Franklin, bo ja nic nie widzę. No dobra, siadaj na pakę. No. Ryan, znajdźmy jakąś może wypożyczalnię pojazdów. Bo zajedziemy to nasze Iveco. Jak mamy szukać szefa, to trzeba znaleźć. No, co? Trzeba jakimś... To szukajcie coś i oznaczcie. Drzwi zamknij mu tam. Bartek, za 5 dyszek, dziękuję. Co jest? Auto mi przerywa. Ej, Iveco nie chce iść. Przerywa Iveco. Szef, dzięki za 2 dychy. Ej! Iveco nie jedzie. Widzowie, ja klikam W. No co, zapchał się pewnie silnior. To go... Zatarł go! Hajs, ja może już mam z góry, widzę. Może go nawet nie zobaczysz. Ale skryptu nie widzę, żeby był skrypt. Ej, a my zatankowaliśmy to auto? Kurde, no brakło właśnie. Paliwa? To paliwo. Chociaż zjadę na bok. Cholera. A, bo ja już znalazłem pożyczalnię. No i co, daleko stąd jest? Może przedzwoń do gościa, może podjedzie z benzyną i od razu wypożyczymy fuma. Kawałek 100. Tak? A na piechotę damy radę? Damy radę, to jest chłopie... Młody, zamknij drzwi w Iveco i pójdziemy na piechotę. Wiem, ugotował się samochód. Nasze Iveco się ugotowało, dzięki Kamil. Siema Kaluch la pupa. Zobaczyć, to ty w tamtą stronę. Siemaneczko, panie Kamil. W tamtą stronę? No to idźmy. Dobra. Dawaj, chodź. Widzowie, paliwo nam się skończyło. Zostawiliśmy, no musimy podjechać tutaj. Ale też kurde, w Central Parku by się przydało trochę pochillować bomby, no nie wiem czy się uda. W każdym razie, macie jakiś pomysł, gdzie mógł się schować w tak wielkim mieście szef? Żeby, wiesz, to Iveco zostawić i... Bo ja totalnie nie mam pomysłu. Musimy je zostawić. Kurde, dzwonię, ale on nie odbiera. Ten szef Goodies nie odbiera. Łysy jesteś.
Dlaczego Ryan jest łysy? Właśnie coś tam się fryzurki pobugowały, wiecie? To dlatego! Najdroższy hotel? W więzieniu? W metrze raczej nie, w metrze to nie. O, jest sygnał. Halo! Dzięki Mateusz, pozdrawiam. Wróci GTA szkoła na pewno, Mateusz, dzięki. Ej, rozłączył się, słyszeliście? Jakby dost... nie wiem, dziwne to było. Pochwatka, 5 dyszek, dziękujemy. Bardzo doceniamy. McDonaldzie, nie, siedziba Romana, szef Derek. Kurde, no ale szef sam też nie odbiera. O kurde, prawie mnie chłop rozjechał. Na piechotę biegniemy, kurde, do wypożyczalni. Tak to jest, widzowie, na live'ie. Ale się przestraszyłem, ja trochę też. Coś się z nim dzieje niedobrego. Stultus go pochłonął. Trochę tak, tak to wygląda. Na pewno musimy go znaleźć. Live się nie skończy, dopóki nie znajdziemy go albo żywego, o, albo nie, chociaż nie chcę nawet myśleć. Jaki mają państwo? O, dzień dobry. Jaki ma budżet? Budżet? No nie wiem, a co pan zaoferuje? 4-osobowe albo 5 najlepiej? No to ja bym proponował minivana. No, coś takiego. To jest najbardziej pojemny i a taki, który najzwrotniejszy? Znaczy ten, no minivan raczej. Ten tu, a jak to będzie koszt? 100 ile... dolarów. Za dniówę? Tak, tak. Dobra, to ja mogę zapłacić, to ja mogę zapłacić. To jest najtańsze auto. Dobra, Ryan zapłaci, dobra, ja już proszę. Skakuję, widzowie. Dziękuję. Taką furką będziemy jeździć i to jest dużo lepszy, to lepsza fura. Jazdy i... Proszę pana. A jakbyśmy panu stówkę zapłacili, to nie skoczyłby pan tutaj na róg i Iweka nie odebrał? No dobra. Nie podkolował tutaj? Przechował. No, przechował, co? Tak, dobra, to ja to załatwię. Dobra, tutaj no to on możecie odebrać tę Iwekę. Dobra, dzięki. Gdzie ona stoi, tak dokładnie? To my pana podrzucimy. O, dobra. To wskakuj, no. Dobra, może nam przeparkuje ja ten samochód. Ja kolegę zawetną, więc... Zostawimy, ale pojemna fura. Pana podrzuciłem pod to Iweko, bo jechaliśmy właśnie ten, do pana i paliwa nam zabrakło, to... Co z pracą strażaka? Mam dziś wolne, widzowie, mam dziś wolne. Karol dorzucił dobra. Dyszkę, dzięki Karol, szefie malinowy, dziękuję bardzo. No to dobra, o której je odbierzecie? Chyba jutro, wie pan? Dzisiaj mamy jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Szukamy generalnie. Coś mamy kilka spraw do załatwienia takich tam jeszcze. Pasy, tak, piszą mi, żeby relognąć. Relognę w Central Parku. O, tu stoi. Stoi nasze Iweko biedny. Dobra. O, to. To stówkę niech pan tu trzyma i my go odbierzemy jutro, dobra? Dziękuję, no. No dobra, do widzenia. Dobra. Dawaj na Central Park. Dawaj. Podjedź tam jak najbliżej. Zobaczymy, czy tam jakieś atrakcje są. To tam w tych komiksach, to tam się bił ten. Ten pająk. Tak? On tam się bił. Młody, no. Ty kreskówki jeszcze oglądasz. To... Oglądałem. Widzowie, 37 tysięcy w górę mamy. Kto nie zostawił łapy, to teraz było sadzi. Tutaj. Teraz sadzi łapy w górę. Jedziemy do Central Parku. Bluziomek dyszkę wrzucił. Dziękuję. Oczywiście, że każda złotówa się liczy, a ja sprawdzę, jak już tak sobie jedziemy do Central Parku, ile mamy, moi drodzy. Ja pierdzielę, 6700 zł mamy na zbiórce. Prawie 7000 mamy na zbiórce. Są ci twoi koledzy? Wow. Szacun. Co tu się dzieje? O, Alberto. Alberto ćwiczy tych ziomków. Co jest? Cześć. Tu walki. To ja... Wracam za minutę. Dobra. Widzowie, robię szybkiego reloga. Ale to co zobaczyłem, mamy 7000 złotych zebranych z donate'ów prawie. Przepięknie. Bardzo wam dziękuję. Myślę, że wszyscy wam dziękują. TK, pokazujecie, że jesteście mocnym graczem. Bardzo dziękuję, o! Marcel dorzucił dychę, kolejna dycha. Wow, no jestem w szoku. Widzowie, kolejna godzina minęła. Żeby się nie zasiedzieć, Julek dorzucił kolejną dychę. Teraz każdy robi przysiad. Relog na serwerze trwa. Prosta matematyka. Szybko. Każdy wstaje sprzed kompów, bo jak się ktoś zasiedział, to przypał.
Midas, no zaraz chłopaki z Midas tam są. Zaraz tam widzowie idziemy do nich. Tylko reloguję, bo się fryzury zbagowały, nie? Okej. Okay. Co się z moją kamerą stało? Ale się zrobiła niebieska, co jest? Halo! No i klasa, no i gra. Nie uciekajcie z live'a widzowie, bo szukamy Stultusa. Midas, Midas, no oczywiście, że Midas, już wchodzę. Już jestem na serwerze. Pada deszcz u mnie, co jest? Anonim wrzuca stówę i serduszka na czacie dla Anonima, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie za pięknego donata. Mopsik wrzucił dyszkę, że mają penthouse'y w Liberty, dobra, okej, okay, to jest na pewno dobry trop. To jest na pewno dobry trop. Ja już tutaj wrzucam... Jak był Franklin ubrany? Czy on był w TK ubrany? Jak ja byłem ubrany na tą robotę? Bo zapomniałem. Chyba tak, w TK byłem ubrany, dobra. Widzowie, witam serdecznie ponownie. Ale ten... Co tu się dzieje? Agresywnie w ogóle. Chcesz do nas dołączyć, Franklin, nie? Nie, a co wy robicie? Powiedziałem, że będziemy ćwiczyć sztuki walki. Z tymi ministrantami? Tak, 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 tak. Oni niech wokalnie ćwiczą, bo dobrze im idzie. Ja wiem, wiem, ale rozwijam ich wszystkie talenty. Ale Krycha też tu... Tak, tak. Krystian, tak? Krystian jest naszym Nevrek, takim za reprezentacyjnym zawodnikiem. Na zawody różnych parafii jest wysyłany. Mimo, Brian, że dzięki. Do nas nie należy tak naprawdę, nie praktykuje, to jest bardzo szanowaną personą w naszym świecie. Widać, że ładnie się składa do uderzeń tu, no. Ja tak, bym mógł się z nim zmierzyć kiedyś. No, możemy zrobić taki wewnętrzny sparring, jak młody będzie walczył, będzie sparring partnera, to byłbyś chętny, Krystian? Jestem bardzo chętny, ale jest bardzo długa lista. Jasne, panie Krystian, ale Krystian jest... Nie ma opcji, że z nim wygra. Kolejki do Krystiana się rozciągają. Dobrze, to trenujcie sobie. My się tak rozejrzymy. Jakieś atrakcje tu są w parku? Widział pan Alberto? Z tego co widziałem, to ludzie i woda. A, no to wybierzemy wodę. Czas. Dobra, chodźcie chłopaki. Dobra, chillujemy bombę, widzowie. Ja, na bank tu są jakieś atrakcje, trzeba tylko poszukać. Włącza muzykę. Alberto ćwiczy swoich ministrantów, nieźle. Mamy kolejny Dronate, Olivier, dziękuję, ten. Mija mi świetnie dzionek. Co? Ten Krystian to ten, to taki ma niski głos straszny. No ten Krystian to by z młodym tu dobry sparring zrobił. No. Liksat, dzięki, pięknie, dziękuję. Tu jest. No mówiłem, tu jest przepięknie, nie? No. Franek dwie dyszki wrzucił, pięknie Franek. Drzewa w ogóle, roślinność tutaj. O czekaj, bo tu dzwonił ten przecież ziomek drillowy do mnie. Muzyka, właśnie. Ziomek drillowy. Czekaj, dzwonił do mnie typek. Który to był numer? To był baterii. Skutery wodne. O, to zapytaj, może da się je wynająć. Tam ktoś rusza rękami. Myślałem, że to Liam. Nie ma Liama, coś się z Liamem stało niedobrego. Widzowie, już niewiele nam zostało do 40 tysięcy w górę. Bijajcie. O, halo? No, halo. No, siema, drillowy wariacie. Jesteśmy właśnie w Liberty City w Central Parku, rozumiesz? No, rozumiem, no i co? No, chciałem poczuć tego nowojorskiego drilla. A, wiem, ten stank, ten klimat, wiesz co, i ten vibe, Będziesz tu zaraz, bo my zaraz spadamy, chłopie. Dobra, no, będę, gitara. No, to siema. Nara. Dobra, niech on przyjedzie, bez kitu. Liam sam w Nowym Jorku, bez kitu, Liam jest sam. $1, jedna minuta, co? Ale drożyzna. Dolar za minutę? Pana, tutaj głęboko nie jest. Łódka policyjna. Dolar za minutę, drogo. No proszę pana, a pan myśli, że wynajęcie tego tutaj terenu na środku jeziora, w środku największego parku w Liberty City jest tanie? Nie no, w sumie coś w tym jest, dobra. To tak kilka minut się pośmigamy, co? Jasne, płatność później. Dobra. A to można siadać czy nie? Jasne, tam. Ej, tam ja jadę. O, kozak. Podjechał ten ziomek drillowy. Biały najszybszy. Siema! Dominik, dzięki za dyszkę. Tam yo! Co tam?
Drip check, co tam masz dzisiaj ubrane? Pokaż jaki masz outfit. Raid my outfit, gościu. No, tak, kurtka, monter, $50. How many is your outfit? Gold chain, I don't know, like $20,000. Dzięki, wariat. Spodnie, I don't know, $2,000. Dzięki, Adam. Była stóweczka, and, dziękuję za stóweczkę, pięknie. Nike X Louis Vuitton. XDVS. Drip kapie, wow. No, kapie. Hoodie, Lacoste X Minecraft. Tak zwane buty jeża. No drip. Dokładnie, dobra, ty, mniejsza. Co robisz w Liberty City, co was tu w ogóle sprowadza? Szukamy naszego przyjaciela, wiesz, nie możemy go znaleźć. Co ty gadasz, co się stało? No, dobre pytanie, nie ma pojęcia. To kurde, nie wiem, jakbyście dali... Wy co jakieś... robicie w Liberty City? No jak to co? Pitos. Kamil, dzięki. Gdzie kupiłeś kubek do yerby? Madi mi kupiła na urodziny. Z logiem TK jest. Też. Pogchamp. Czy mamy w planach go dzisiaj zrealizować ogólnie? Ej, nie? Może daj się z tej fury, z tego Rollsa jakieś bity, co? No właśnie chciałem się zaprosić zaraz do tego Rollsa, nie? O kurde, no to ja wsiadam. No dawaj. Czekajcie, chłopaki. Wsiadam do Rolls Royce'a, widzowie. Daj uchyl szybę. Nie. No, postujcie. Nie ma, będzie bardzo fura. Ty, oni mi tu jakąś nutę będą pokazywać. Ty, to weźcie ty, koledzy. Yo. Weźcie wsiądź. Nowojorscy drillerzy, kurde. Ustąpcie miejsca. Nieźle. Co dobra. Tam pokażecie? Słuchaj, mam dla ciebie dwie prewki, dwa drillowe biciki. Możesz aha, spuść. Bo to ja miałem nawinąć, nie? Nawinąć? No w sensie w studiu mi mówiłeś, że mogę nawinąć. Tak, no chcesz nawinąć, no jak chcesz nawinąć, to możesz nawinąć. Nie, teraz nie, w sensie potem. Kiedyś, w przyszłości. No kiedyś pewnie. Zobie, kiedyś robimy nutę z tym oto ziomeczkiem. Tylko musimy poznać in-game Kowina, nie? Dobra, puszczaj. Dobra, ja idę na skutery. Śmigaj. Dobra, oni sobie tam śmigają na skuterach, a ja widzę, słucham bitów. Który wam się spodoba bardziej, tego będziemy brać. Wypuścił, kurde. Ja ci chciałem drillowe pokazać, ale dobra, może być ten w sumie też. To są twoje roboty? Roboty? No. No tak, no to wszystko co jest tutaj, będzie moje roboty. Yo. Ej, banger. Bez kitu, fajny bas, fajny beat, generalnie. Dziena, ale to nie jest ogólnie, wiesz, do nawiki, znaczy do ciebie zbytnio. Ja mam dla ciebie inne. Ale ten mi się podoba, mimo tego, że jakby nie jest drillowy, to git. Widzowie, to jest akcja, Krut autentycznie IRL te bity zrobił i robi dla mnie i dla Kowina, żebyśmy wybrali coś i zrobili kawałek. To jest naprawdę dobry, kurde. A możesz pokazać jakieś kolejne, nie? Dorzucam się do zbiórki, dzięki Bibi. O, Krut robi drillowe bity. Klimatyczny drill, coś takiego, wiesz coś, gitarka. Znasz Lil TJ'a? Ta, Lil TJ, no. Coś takiego właśnie. Ale wiertara, chłopie. Wiercisz? Ładnie wierci. Yo, jaki drillax. Ładnie. Dawaj następny w sumie. Ten dobry, mega dobry. Siedzi. Ten zrobiłem niedawno tak właściwie. Też jeszcze jakieś małe poprawki będzie przechodził, więc... Ten też drill, czy nie? No tak. Wow. Słyszę te cykacze. Sorry, dzięki za donate. Ten taki kurde nostalgiczny. Yo. Kurde, ale mocny. Chociaż ty. No? Masz jeszcze jakiś, czy nie? Czy tyle? No, tylko tyle zgrałem. To daj tyle. Drugiego jeszcze na chwilę. Pójdź jeszcze raz drugiego. Widzowie, którego siedzi drugiego? Wam ten drugi, co? Drugi drill. W sensie. O. Ten mocny, co? Ha. Zarąbisty. Ten kozak. Na razie ten wygrywa. No dobra. Nie dziwię się, do niego najwięcej włożyłem serducha i stary.
Fajny, fajny. Słuchaj, będziemy w kontakcie. Ja mam trochę wyrzuty sumienia, że ziomka nie szukam. Muszę szukać ziomka, wiesz? Jak stary, masz jakieś info, to możesz mi dać, ja ci ten, ja też może jakieś swoje wtyki ogarnę, nie? Dobra, okej, okay. Na razie nic nie wiemy, wiesz, no to jest spoko, taki spoko. Problem. Jak chcesz, to mój numer masz, nie? Więc dobra, no siemanko. Spoko, dobra, no to my zabijamy. Fajny ten drugi. Cześć. Kurde, fajne spotkanie, widzowie. Te cykacze. Powiem wam tak, panowie, mam wyrzuty sumienia, nie szukamy w ogóle szefa Goodies. Nie wiem, nie mam... A, tu jest Ryan. No? Nie szukamy szefa Goodies, chłopie, boję się. No właśnie, nie wiem. Ja sobie pośmigałem już na tych... Kurde, gdyby jakiś znak jakbyśmy dostali albo coś, rozumiesz? No. Nie wiem je nic totalnie, nie? To jest duże miasto, to może być wszędzie, nie? No może poczekajmy na znak jakiś, nie? Przez ten czas możemy coś porobić. Dawajcie na te skutery. Co wie? Wjeżdżam na skuter wodny. Minęło. Tylko włączę sobie muzyczkę, już minęło. Co minęło, gościu? O, dajmy taką nutkę. Proszę państwa, gdzie szukać szefów? Jazda w Central Parku to jest nic innego jak chillowanie bomby tutaj. Jakie w ogóle zarąbiste to jest, ale mam wyrzuty sumienia, że nie potrafimy znaleźć szefa. Jakieś pomysły? Bo nie dopóki go nie znajdziemy, nie będziemy mogli zakończyć live'a. Yo. Co? Nie wiem, co oni tam krzyczą. Szukajcie ich, no ale gdzie mamy ich szukać? W penthouse'ie? Czekaj, może zadzwonię. Szef śmieciarek. Ale dzwonię tyle razy i jakby nic się nie dzieje, nikt nie odbiera, nie? Och, ciężko jest. Antek dwie dyszki dorzucił, dzięki Antek. W kościele? No patrzcie, no nie odbierałem, no. A co da? Andrzej dwie dyszki dorzucił. Dzwonię do nich, ale no nie mamy jak się z nimi skontaktować, no. Dzięki Andrzej za dwie dychy. Ja zjeżdżam. Irek dorzucił kolejną dychę, dzięki. Uważać. Przepraszamy, nie chcieliśmy tu nic zrobić. Jasne. Ach, no nie wiem, trzeba by jakiś nocleg ogarnąć, jak tu mamy zostać. Nie mam innego planu, nie? Fajne tekstury przenikają. Fajnie. No. Kurde. Alberto, w kościele. No nie, no w kościele nie, on sam. Albo wiesz, mówi, zapłacimy wie. Więcej niż te. Szef śmieciarek. Polsy! Porwaj mnie, Franklin! Co? Franklin, porwaj mnie! Franklin! Ty kurde, dzwonił szef śmieciareksu. Powiedział, że ich porwali, chłopie. Porwali ich? Ty, to dawaj na komendę, trzeba to gdzieś zgłosić. No to nie wiem, no to... Co robimy? A pieniążki, halo? Nie będzie pieniędzy, przepraszamy! O kurde. Dawaj do auta, nie wiem, pojedziemy na komendę gdzieś najbliższą czy coś, nie wiem. No to na policję, no to zgłośmy to w takim razie. Ten nas jeszcze goni. Ty! Jeszcze nas goni chłop? Żeby on nas nie zgłosił. Nie, no to już trudno, dawaj. Ty, ja widziałem komisariat gdzieś po drodze. Ale jaja. No to ładnie. Strzeliście, on nie mógł gadać, ledwo się dodzwonił. Panie Alberto, porwali szefa Sama i szefa Derka. O Jezus Maria. To już potwierdzone, będziemy informować co i jak. Dobrze. Jedziemy na komendę. Dobrze. Dawaj, jedź, ja zaznaczam. Dobra, jadę. Tu obok jest. Tu jest, widzowie. Tu jest komenda. Oh shit. Przygotujcie się, bo to będzie ostra jazda. Dawaj. No po co mam dzwonić do rapera, widzowie, jak na razie wiemy tylko tyle, że nie wiemy nawet dobra. Co zrobić, żeby jakby, nie wiem, zlokalizować dobra, ten telefon. Sprawa dzisiaj śmierć. Jedź, chłopie, nie żartuj, oni serio, on miał coś w buzi, rozumiesz? Pasy. Jadę, pełny gaz, coś jest tu. Maksymalnie. Kurde, słaba ta fura, komenda, dawaj. Dobra, poczekajcie na mnie. Widzowie. Yo. Dawać. Halo? Halo? Dobry, Franklin Clinton. My chcielibyśmy zgłosić porwanie. Czego porwanie? Porwanie człowieka. Dwóch człowieków. Dwóch człowieków, tak? Tak. Ludzi.
Ludzi, dwóch ludzi. A kiedy zostali porwani i gdzie? Ja opowiem taką historię. Generalnie to znaleźliśmy średniowieczne złoto. A to poczekajcie, panowie bajkopisarze, za mną, zapraszam. Bajkopisarze? Zapraszam za mną. Dzięki, Radek. Panowie, o, jesteś, Edward. Dobrze, do informatyka, niech namierzy jego telefon. Radek, jesteś geniuszem. Radek, szapoba, chłopie. Wracamy tam w takim razie do niego. O, czucia jest. Dobrze, rób masę, rób masę. Panowie, bo to naprawdę żarty żartami, ale... Co się stało? Mamy kod czerwony. Panowie, za Richard, to prowadzisz ich? Proszę panów, sprawa jest taka. My ukradliśmy, to znaczy znaleźliśmy złoto średniowieczne, ale kolega się popatrzył na taką kulę i jakby go opętało. I nagle ktoś mi powiedział, że jest w niebezpieczeństwie. Rozumie pan? I go porwali tutaj. Ja mam pytanie, czy pan mnie obraża? Czemu? Kule? Chodzi o mnie? Nie. My jesteśmy kuliści, ale proszę dalej. No i generalnie no jest przypał, no zgłaszam porwanie. Aha. No dobrze, ale to jakieś szczegóły może? Czy to no Ryan, powiedz więcej szczegółów. No co, to jest nasz współlokatorzy, na pewno nam uwierzą. Nasi koledzy bardzo się przyjaźni od serca. Na pewno nam uwierzą. Dostaliśmy telefon od jednego z nich, który napisał, to powiedział, że jest w niebezpieczeństwie, że został porwany. I miał coś w buzi, nie wiem, jakiś knebel czy coś i... Knebla miał albo... Donata miał, Właśnie, może Donata. A może go nie porwali? Panowie, zrobicie coś z tym, pomóżcie nam! A miałbym pytanie, panowie, tak? Czy byście nadużyli leków przeciwbólowych? No nie, no przed chwilą dostaliśmy... Taki dostaliśmy telefon, no! A może mąkę, tak? Dobra, pomożecie nam czy nie? Co mnie to jest ważne, chodź. Przepraszam, nie przepuścić. Proszę za mną. Tak, panu. Co jest? Wyłączyłem muzykę. Mamy pomysł idealny, tylko to trzeba bardziej tutaj pogadać. Ale nie. Zwijamy się stąd. Panowie! Dobra, dzięki za pomoc. Dobra, jak nam nie pomożecie... Spadamy, spadamy. O kurde, to ten typ od tych! Pablo, dzięki. Ten chłop od tych łódek przyszedł! My się nie znamy, wsiadaj. Dobra, dawaj. Kurde, musimy na własną rękę, jedź do informatyka! O! Jo! Dzięki, Aleksander. Jedziecie szybę. O, fuck. Prawie wpadliśmy do paki, widzowie. Gdzieś tu był, nie? Jeszcze dalej. I na prawo. Dobra, driftem, chłopaki. Żadnym Opie, driftem. Nie żartuj sobie, trzeba szukać ich. Informatyk nam może pomóc ich zlokalizować. Telefon. No właśnie. Tam szajbus lekki jest, to on może coś już będzie wiedzieć. Jak tam geolokalizacja pineska, coś nie wiem, człowiek. Chodźcie. Halo! Chłopie! Co? Pomóż nam, patrz, to jest mój telefon. Dzwonił do mnie znajomy, porwali go, musisz zlokalizować ten telefon, rozumiesz? Tak, dobra, daj mi go. Masz, daj. Działaj, Jezus Maria. Oh fuck, widzowie, no to ładnie. Lokalizuj. Klepie. Kurde. No i? Czekaj no! Podąż do jakiegoś tego transformatora, czy jak to masz? Jak się nazywa? Masz? Upadł z wrażenia. Masz? Stultus, no to jest ta akcja, widzowie. Halo! Jak? O kurde! Co się stało? Dobra, masz to czy nie masz? Czekaj do Pentagonu! Co? Dobra, bo to jest szybka akcja! Czekaj, to przełączę. Czekaj, to nie jest takie proste. Dobra, klep! Chwila. Chłop normalny, porusza niebo i ziemię. Dobra, jest. Co jest? Mam ich, mam. Lokalizacje? Tak, są. Dobra, wyśle dawaj. Na SMS-a ci wysłać? Masz telefon. Dawaj Ryanowi. Dawaj, podejmuj Ryan numer. Ja czekam, grzeje silnik. O kurde. Jeszcze mgła. Mgła przyszła do Liberty. Jo, ale klimat się zrobił. Stultus dorzucił. Pozdrawiam Marcela, Michała z Karakuba. Pozdrawiam, dzięki wam za donate. Młody jest? Jedziemy? Tak, jestem z przodu. Oznaczaj. Gdzie to jest? Gdzie jest ta lokacja? Widzowie, jedziemy. Mamy ich. Halo! Gdzie ja mam jechać, bo jadę przed ciebie gdzieś? Niech oni mi to oznaczają. Zapiąłem pasy. O, dobra, mam. Jedź tam, jedź. Nawiguj do GPS. W lewo zawróć.
Cholera! Tu. Dawaj tu w lewo. To kilometr stąd! Au! Kurde, uważajcie. Dawaj pod prąd. Nie. Ta ja pojadę. Masz kiebie wezmę. Kurde, widzowie, jakie korki! Tu. Ja pierdzielę! Dobra, moment. O. A! Ale będzie przypał. Gdzieś tam mi ten pokazało. Dzięki Jakub za dyszkę, szefie. Dziękóweczko. Na awaryjnych jedziemy. Jest tu lokacja zaznaczona? Nie, bo ja nie mogę zaznaczyć. Ale to jest lokacja, nie zła lokacja. Ale to ja zaznaczyłem, to ktoś zaznaczył. Ja... Kurde. Ktoś odznacz. Zobacz, co jest. Odznaczyłem. Ja pierdolę. Daj, tu. Prosto. Gdzie to jest? Prosto jedź. To jest na innej wyspie. Dzwoń do rapera po wsparcie. Moi drodzy, na razie to... Nie wiemy tak naprawdę. Będzie zapis, oczywiście, że będzie. Był donate? O zapis? Przepraszam. Przepraszam. Drugi będzie dobry bit, no. Dałeś środkiem. Ale jaja. Kilometr 700 metrów. Jedziemy tam. Trzeba ich znaleźć, tylko tam szef sam też oberwał. No dobrze. Macie jakąś broń? Broń? Przydałby się Liam, cholera, i jego butelki. Najwyżej tych ministrantów ogarniemy. I tego Dzięki Krzysztofa. Za dyszkę. Kogo? Tego Krzyśka, czy jak on ma? Krystiana. Krystiana, o! Biny, aż dzięki za donate, ty, bo muszę tu dobrze wjechać. Tak. Dziękuję powiedzieć. Bardzo za dwie dychy. No. Pięknie wspieracie, widzowie. TK pokazuje dzisiaj moc, jaką ma potężną, nie? No ale trzeba, kurde, znaleźć szefa. Jesteśmy już niedaleko. Dobra, ile? 900 metrów. No, już niedaleko. Gdzieś tu. Ja opierdylam. Gdzieś tu w prawo. Ojej. Chcemy zrobić dywersję. Jeden odciągnij uwagę. Jadę jak debil. Franklin tu Alberto. Co tam będzie w ogóle? Ilu ich tam będzie? Co oni mają? Spokojnie, no jak coś, no to przecież chyba nas nie zabiją, nie? Nie wiem. A sprawdź, Ryan, czy tam z tyłu nie ma jakiś butelek. Może coś zostało. Aaaa! Jadę jak debil! Brawo. Obiję cały ten samochód chłopowi. Ty czekaj. Moi drodzy, będziemy mieli coś przypał. Coś tu jest, są jakieś butelki. Plane takie rozbite. Masz butelki? No, jakieś tulipany. No dawaj, dawaj. Dobra. Macie. Gdzie to jest? Dobra, ja widzę. Ja rozbiję o auto. Tu prawo. O kurde, widzowie. Yo! Co ty gadasz? To tu jest. Stój tu, widzicie ten napis? O shit. Widzisz? Dawaj. Chodź dobry, tu miejscowi. Stąd jesteśmy. No chodźcie do środka, może nikt nie zauważy. Stąd jesteśmy. O Jezus. O kurde. O... Dobra, skupajcie się cicho. Ryan, bierz co twoje. Kogo tu nie ma? Kurde. Stąd wysłał ostatnią lokację chyba ten telefon. To z okolicy, może gdzieś, nie wiem, w garażu będzie. Nie wiem. Może obejdźmy ten dom dookoła. Widzowie, jakiś... SAMOCHÓD! Tam było jakieś auto opancerzone. Właśnie widzę. O tym mówię. Dobra, ja wejdę od tu. Ty! Ci. Chowaj się. Schowajcie się. Ty, odjeżdża ktoś. Wołaj Ryana. Tam biegnie. Fuck. Ryan skminił. Jedź. O, shit. Alberto, wyślij lokację. Dobra, jadę. Wiem, widziałem, że pisał Alberto, ale co on mi z ministrantami pomoże? Będę robił dystans, żeby wiecie. Tak, jedź z dystansem, żeby wiesz, tylko nie... A! Zgubiłeś go chyba. Cholera. Zgubiłem! Liam by się przydał, nawet by go wyczuł. Kurde. Mówię, czy... O, tu przed nami jedzie. Myślisz? No. Dobra. No to on, bo jest taki opowiedziony. Spokojnie, nie martw się.
Gdzie on jest? Przepuść nie musimy, no. Dobra, 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 na spokojnie, na spokojnie. To jest jak my mamy... sneaky akcja i się stresuje. Spokojnie. Dobra. Na razie nie mamy żadnych dowodów, no. Jak coś to mu balachę założę. Młody, będziesz bił w razie czego. Tak. Dzwonię do Alberto. Czekajcie, jaki on miał numer telefonu. 6-2. Tylko auto rodzinne, rodzina. 6-2. Gdzieś go mam tu zapisanego. 6-2-3. Co się nie dzieje? Na. To trochę obity auto rodzinne. Panie Alberto. Tak? Niech pan rozgrzewa ministrantów, bo chyba jakaś akcja się szykuje. O Jezus, aż tak? Dzięki The Ciśka. Game! Mam ich dobrze ubrać? Krystiana! The Game! Moi drodzy, serduszka na czacie, 350 od The Game. Dzięki szefie. Jesteś szefem. Halo? Halo, panie Alberto. Niech pan rozgrzewa tego Krystiana też. No, Krystek już doposażony jest. Dobra, będziemy informować. Dobrze, czekam, czekam. No. Serduszka na czacie, ale pięknie, ale pięknie. No, ciekawe miejsce, postojowe, tak. Ale pięknie. Trzymaj dystans, trzymaj dystans. Ale ten samolot przed nami. Zatrzymał się! Wysiada, wysiada ktoś. Wysiadł? Wersja, chłopaki. Schowaj butelkę. Normalnie przychodnie, tak? Wszedł do środka. Tak, już mi bardzo normalnie. Wszedł do środka chyba. Wszedł do środka. A, jest w środku. Dobra, trzeba pomyśleć trzeba. Dobra, chłopaki. Bo ja nie widziałem tam szefa Derka, ani szefa sama. Ja też. Ale chłop może się przyda. Co macie? Co mówiłeś, możemy, macie? Dzięki, Aleksander. Możemy wejść za nim. Albo tu jest ten. Wejście, widzisz? Na dach. Po drabinie? No. Tu, zróbmy tak, że ja zrobię dywersję, a wy wejdziecie normalnie, jak ludzie zapukacie, a ja wejdę za ten. No dobra, ale jak go obezwładnimy? No jest nas trzech, on może zrobić sam. Może. Nie za wiem. Nogę go złapię do parteru. Daj mi tę butelkę. To go postraszę. No masz, masz. Trzymaj. Dzięki. Dobra. Dobra, to wy wchodźcie. Dobra, młody, dobra. Gotowy? Tak. Tylko pamiętaj, nie rób nikomu krzywdy, bo nie chce iść do więzienia. Wezmę chcemy go na tylko siebie. Zastraszyć, rozumiesz? Jest nas trzech. Dobra, Ryan. Dobra. Coś tego smakuje. Dobra. Ja się trochę cykam. Zapytaj, młody, gdzie szedł ten facet w czarnym? Dzień dobry, gdzie szedł ten facet w czarnym ubraniu? Ja z nim na spotkanie jestem. Nie, nie, nie mam żadnej broni, widzowie. Dobrze. To jest jakby to, że mam arsenał. Nie mam czegoś takiego. To dawaj do windy. Chodź. Tu jest tylko na apartament piąty. Tu. Chowaj się, chowaj się, chowaj się. Chowaj się. Nie wychodź. Na balkonie jest. Serio? Tak, widziałem. Tam jest więcej ludzi na tym balkonie. Ktoś tam siedzi, no. Czekaj, idzie. Pójdę przodem. Idzie. Ryan jest na dachu. A idzie, idzie, dobra. Dobra, młody. Dobra. Na trzy, cztery. Trzy. Cztery. Ręce do góry, ręce do góry, ręce do góry, ręce do góry, już. Spokojnie. Już, ręce podnoś. Spokojnie, ręce, bo ci wbiję tę butelkę. Spokojnie. To jest, co się dobra, dzieje? Młody, wiąż mu ręce. Wiąż mu ręce. Tu. Chodź. Ryan. Och, no wiesz, wiązać go, co? Do ściany. Dobra, a wy co? Wyjazd! Zostawcie mi kolegów. Związany jest. Wyjazd stąd! Co się dzieje? Yo! Dlaczego naruszacie mi tu karmider domowy? Bo możemy! Dobra, gościu. Co wiesz o gościach z Los Santos, których porwaliście, co? Co to ma znaczyć? Jacy goście z Los Santos? Nie wiem, o czym gadasz. Dobra, dobra, wbijam mu tę butelkę w nogę. Nie! Proszę. Gadaj! Proszę, nie. Co ja ci mam powiedzieć? Mów, co chcesz wiedzieć. Czekaj, które to jest piętro? Umiesz latać? Chyba, że chcesz się przewietrzyć. Chodź, weźcie go na zewnątrz. Na zewnątrz. Yo, jaki Franklin kozak! W obronie swoich najbliższych. A czemu ten chłop zemdlał? Wyjazd stąd. Jakieś NPC-ty biegają, widzowie. Yo. Jakie miejsce. Kurde. Dobra, dobra, nie lej ich, nie lej ich. Proszę. Co to są za ludzie? Podchodź pod ścianę. Dobra, zaczniesz gadać albo... Ej! Spokojnie. Młody, pokaż klasę! Wysoko. Co jest tu? Co tu się dzieje? Ej! Dobra, chodź, rozmawiamy. Spokojnie. Gościu,
Albo będziesz gadał i my stąd spadamy, albo... Albo po prostu ty lecisz w dół, no. Dobra. Widzisz, a tam już barierki nie mamy, ma. Mamy mistrza MMA ze sobą, patrz jak ich położył. Widzisz dokładna to? Dokładna informacja, co chcesz wiedzieć? Dla kogo pracujesz, gdzie przetrzymujecie bogatych szefów z Los Santos? Ja pracuję dla pewnego gangu meksykańskiego. Jakiego? Tego ci zdradzić nie mogę. Dobra, gdzie stacjonują? Gdzie są szefowie? Szefowie? No. Więcej informacji? Dawaj, wszystko co więcej wiesz. Więcej informacji, jacy szefowie? Gdzie są ludzie, których przetrzymujecie? Rozumiesz? Taki blondas i taki jeden odklejony chłop. W klapkach chodzi, w klapkach. Coś słyszałem, w japonkach. Nie za wiele wiem. Wiem, że no dobra, jeden, ale coś tam słyszałeś, no i co? Jeden jest przetrzymywany tutaj, na tej części, no Alderney. Dobra, adres podajesz chłopakom moim. Adresu dokładnego nie znam. Znam okolice, ale nie jestem wam w stanie tego dokładnie jakby co do adresu. Dobra, to może zbiśmy się już powoli do tej barierki, bo kolega nie chce... Tak, nie chce gadać. Naprawdę mówię, nie znam adresu. Dobra, znam okolice. Chodź do tej barierki. Pod barierkę. No nie znam, naprawdę. Co my mamy z nim zrobić? Tam kolegi co kłócą. Ten telefon teraz. Wiesz coś? Mówi ci coś słowo stultus? Stultus. Chyba. Coś kojarzę. Co kojarzysz? Kojarzę, że jacyś ludzie przebudzili stultus. Coś takiego. Coś wiesz? Coś tyle wiem. Wiem, że ktoś przebudził i te osoby zostały porwane. Tyle wiem. Dobra, dajesz adres, gdzie stacjonujecie, bo przecież skoro pracujesz, to musicie mieć jakąś siedzibę. I dajesz nam swoją szafę, ubrań. Dobra, chodźcie za mną. Tylko nic mi nie róbcie, proszę. Nie, zwiążemy ci tylko nogi jeszcze. Tutaj macie w szafie szybkie ubrania. Dobra, Ryan, zwiąż mu nogi jeszcze. Dobra. Niech leży tu, niech leży tu w miejscu. Siedziba jest na południowo... Wschodniej. Adres nam musisz podać. Dobra, czekaj, wiążę mu nogi. Wiąż mu nogi. Ja się przebieram. Dobra. Widzowie, trzeba się podszyć pod tych... Jest na dokach. Pod tych pacanów. Co on tu ma w szafie? Idę po jakąś maski. Coś powinno być. Jakąś kominiarę muszę ubrać. Jo, ale akcja. Przebieramy się. Niedaleko wypożyczalni helikopterów. Niedaleko mostu. Niedaleko wypożyczalni helikopterów. Nie wydałem się nigdy. Jedyne co to kurde, za... Kurde, tu jest broda. Gdzie jest jakaś maska, widzowie? Na twarz. Cholera. O. Dobra. Muszę wyglądać jak bandzior. Jakie macie barwy? Nie mamy konkretnych barw. Dobra. Chodzimy tak jak mnie widzi. Dobra, wystarczy. Koszulę. Dobra, kładź się tu. Dobra. Mogę na łóżku? Dobra. Przeniosę cię. Leż. Może się odwiążesz jakoś za 4 godziny, albo któryś z swoich ziomeczków ci pomoże. Czekaj, może coś mają jakiś temat. No ma... Popchnę cię zaraz, jak się położysz sam. Leż. Dobra. Bierzcie jakieś maski i spadamy. Tam są jakieś maski, tylko proszę nie róbcie. Klucze do auta. Gdzie masz? W której kieszeni? Dobrze, że piszecie takie rzeczy. Powinny być w kuchni. Dobra, w kuchni leżą. Tylko proszę. Jezus, widzowie, co tu się odwala? Czy jechać? Nie, to jest za dużo. Zostawiam te klucze. Nie będę mu kradł. Fury. Będzie za duży przypał. Dawaj. Chodźcie. Dzwonić do Ospka? Przecież Ospek został w tym, w Los Santos. To dlaczego mam dzwonić do Ospka? Jako dzielnia w ogóle. Dobra, adres mamy. Najprawdopodobniej chłopaki mają. Nie będę żadnej broni brał, nie. Jakaś szybka fura tam podjechała. Czemu oni... Co wy robicie? Broń mu jakoś zabraliśmy. Mieszać w tło się trzeba. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. My zabraliśmy broń palną. Dobra, jedź, bo pewnie wiesz gdzie to, dawaj. Prowadź. Yo. Ale akcja się, moi drodzy, rozkręciła, co? Pasy, dobra, zapinam. Pod prąd jedziemy.
Coś czuję, że będzie dużo konsekwencji, moi drodzy, naszych czynów. Niezłe mandaty będą do zapłaty. Jedźcie, jedź, szkoda czasu! A was zachęcam oczywiście do wpłaty na dzisiejszy... Co, Alberto? Dobra, dzwonię do Alberto. Na dzisiejszy, moi drodzy, charytatywny live robiła to taka akcja potężna, nie? Prawie 40 tysięcy osób już mamy. Tak. Panie Alberto! Nie? Tak? Wysyłam lokalizację. Dobrze, jedziemy już tam. Tak. Tak. No, to do usłyszenia, cześć. Franklin. Wyślij Albertu lokalizację. Dobra, już wysyłam. Co? Broń chcesz? Mam broń. Nie chcę broni, nie chcę mieć nic wspólnego z bronią. Widzowie. Jedziemy odzyskać szefów. Ja pierdylam, Stultus, nieźle. Dwa miasta już zaangażował. Się okazuje, że to jest jakaś grubsza akcja. Ale chłop wygląda na jakiegoś takiego latynosa, nie? Ten, z którym rozmawialiśmy. Oh, fuck. Ojojoj. Znaczy, żeby nikogo nie rozjechać. Tam rozwalenie aut to chill. Jak kogoś potrącę, to już może być większy, dużo większy problem, więc jakby... No są pewne zasady, których przestrzegać muszę. A to, że obity samochód, no to się opłaci, nie? Po prostu. Gdzie to jest? Chodź, chodź, chodź. Co jest? To jest LCPD! Nie, to na dole. Tu, tutaj. Parking chyba. Nie, za tym LCPD. Gdzie? W dół. Dobra, to chodźcie, bo jestem w komijarce. Szybciej. To nie, pakujcie się. A! Dobra, zostawiam tu. Zajdziemy tym, żeby wiecie. FBI. Wyglądało, że twoi kolega odjechaliśmy w ogóle, czemu on wybrał Franklin policyjny? Na to, żeby się przeparkować. Wcale to nie jest pod... Bo jak umrzesz, to zero mamony i będzie słabo. Weź broń. Nie, 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 widzowie. Stoi tam jakieś auto. Dobra, młody, daj mi pistolet. Dobra, już daję. The Game wrzucił, by dołączyć na pewno. Dzięki, The Game. Co? Ilu tam jest? Jak wjeżdżaj, jedziesz ich samochodem. Jak wysiądziemy, to ci tam. Tak, ja może zamknięte, jak silny wiatr. Wezmę, dla bezpieczeństwa, ale nie chcę ani może trochę z niego korzystać. Nie tak, już się zakradnijmy. Kurde, tu się nie da wjechać. Tam brama zamknięta. Kocham po prostu live'owe ja rozgrywki. Na piechotę, mogą się skapić, czy to my. Tu nie wjedziesz. Ja wysiadam. Dobra. I na piechotę. Masz pistolet. Dostałem pistolet bojowy. Mam kabury, dwie. Oczywiście wszystkie inne bronie, które mam, moi drodzy, nie bierzemy ich pod uwagę. Dajesz pistolet jak coś. Dobra, ja będę mógł. Fuck. Hola, compadre! Espaniola! O! Ola, ola. Ola. Ty, przyszliśmy. Dzięki, Doruś. Jak można zagrać na serwerze? Oj, szefie. To jest ciężki temat, na pewno nie na teraz. Ale dziękuję. Szef Alberto? Tak. Niech czeka z ministrantami na zewnątrz. Dobra. Ola, amigo! Co jest? Złoto tam ładują. Ola, amigo, mi amo. Ola, amigo. Pomóc wam ładować. Amigo, amigo. Co jest 5? Podjechała jakaś Ferrara. Widziałem ten samochód wcześniej. Widzowie, jak ja mam ich odbić? Zbiórka do magazynu, już! Zbiórka! Juuu... PFK! Dzięki za donate! Tutaj jest ten frajer, co mi złoto ukradł, tak? Pokażcie mi go, jak wygląda. A czego ty jeszcze chcesz, ty? Zamknij łeb, bo cię zaraz sprzątnę. O, dobra. Piękne. Lata. Dobra, panowie. Całe to złoto załadować do tego takosa i jedziemy z tym złotem. Macie na to dosłownie chwilę.
A wy co tak stoicie? Nie wiesz co robić z tym pudłem? No zależy się pudło, co ty robisz. Wiem, szefie, przepraszam. Ty! Si amigo, ty, chodź tu. Ja? Tak. Pokaż się ty mi tu. Co? Powiedz coś normalnie. Mówię normalnie. Masz bardzo znajomy głos. Przypominasz mojego kolegę, który myśli, że ten... że jestem głupim nastolatkiem i mi usunęli pamięć. Ja tak naprawdę robię biznesy. Dalej. Bo i wyprali pamięć, czaisz? Wyprali im pamięć, federalni. Wyprali im pamięć i mi też myśleli, że mi wyprali. A ja wszystko wiem. Oni nic nie wiedzą. Przypominasz mi? Tak jest, szefie. No. Sprzątaj. Szybko. Jasne, tak, szef. Macie 2 minuty, żeby załadować. Co jest? Sergio La Pupa! Jo! Ja tylko wyglądam telefon i zaraz przyjdę i będę potrzebował 3-4, żeby coś dla mnie zrobili. Do takosa ładuję złoto. Efe. Co jest grane? Jo! Ale porąbane. Zginiesz. Psst. Czego? Daj się tam z nim pogadać. Śmieciarek! Co? Nie jesteśmy jednymi z nich. Dziękuję za donaty wszystkie. Co? Kim ty jesteś? Ile jeszcze? Jestem od Franklina. Widzowie, co ja mam zrobić? Ile jeszcze? Już końcówka. Prawie wszystko. Już końcówka. La pupa. Juhu. Dobra, weźcie tego dziada tutaj wyżej. Na podium. O kurde, co oni mu zrobią? No. Biegnie. Dobra, kominiarka, dredy, za mną. Reszta brać w ten i odjeżdżać. Tak jest. No będzie. Wyciągam ten pistolet, co dostałem. Co z Derkiem? No właśnie, nie ma szefa Goodies. Dobra. Ha. Pierwszy Czego? I ostatni raz kradniesz złoto. Moje złoto przede wszystkim. Twoje złoto. Ludzie gadają jakieś głupie legendy. Wiesz skąd to złoto jest? Całe ale życie do nich pracowałem. To jest moje złoto i dalej będzie. To jest Sergiuszka moje złoto. Masz małe złote jaja, które zaraz wyrwę. Co jest? Dobra. No bo w sumie nie będę sobie to brudził rączek. Ty! Ja? Ty! No. I ty! No, si, amigo. Macie go sprzątnąć. Ja nie chcę na to patrzeć, ale dla tego gościa nie być. Weźmiemy go do tortury. Urwijcie mu łeb, zadajcie mu ból i chcę zobaczyć zdjęcie później. To s... Dobra, okej. Okay. Ja mam dużo biznesu, muszę jeszcze udawać przed federalnymi w Los Santos, że mam zresetowaną pamięć. Dobra, ja zajmiemy się nim Błażeja. Na razie nie pamiętasz. Wracam do Błażeja. Stawaj, bierzemy się do tortury. Dobra, gnoju, idziesz z nami. Chodź. Idziesz za mną. Damy sobie radę chyba, co? Tak. Amigo, damy sobie radę. Bez zostań problemu. Tu z tym złotem. Tutaj. Chodź. Możecie ten, możecie amigo, poruszać. Przepuśćcie nas, bo będziemy go musieli... Idziemy go wytorturować. Tak. Już możecie jechać. Pilnujcie tego złota, bo się lepiej, szybko... Lepiej, żebyście nie patrzyli na to. Pilnujcie złota. Franklin. Szef Alberto. Szef Alberto napisał, że jest przy samochodzie. Dobra, szybko, panowie. Tutaj. Skończymy cię szybciej. On jeszcze nie wie. On jeszcze nie wie, szef Świecareksu. Ale rozegrane perfekcyjnie. Rozegrane, co ty gadasz? Złota! Nie krzyż. Szefie! Szef już kuma, że to my, czy nie? A co? Haha. To my! Cześć! Siema, to ja Franklin. Chodź, musimy upozorować. Co? Na 3-4 jak strzelę w niebo, to wpadacie do wody i tam pod most. Podpływamy. Chodź, złotem? Chodź, walić złoto. Do wody wskakuje od razu, nie zostanie, powiemy, że cię już zabiliśmy. Tak, no wodą odpłyniemy. Co jest? 40 tysięcy osób, witamy wszystkich! I co robimy? Stawaj tu, zamoczysz się. A ty zabijesz mnie zaraz. Przestań, to ja Franklin. O. Strzelam. Dobra, panowie, do wody. Za mną! Ała!
Jo! GG, widzowie! O ile się nikt nie skapnie. Jo! Na molo. Patrzył się? Kurde. Dawaj, już się patrzymy. Po drabinie. Gdzie szef? Młody, przenieś go. Dobra, Wiktor, ale wrzuciłeś. Dzięki, szefie. Dzięki, piękny donate. GG, jesorski, jednego mamy. O kurde. Dobra, zdupiamy, tu gdzieś pan Alberto czeka. Dobra, biegnie tam ten szef. Ha! Ale rozegrane. Ja naprawdę nie miałem pomysłu, jak to zrobić, ale przyfarciliśmy, że on wytypował akurat nas, bo tak to pewnie by trzeba się pozbyć jakiegoś typka, który by z nami szedł na tą egzekucję. Młody, miałeś pilnować szefa. Patrzę cały czas na niego, biegnie przecież. Dobrze. Może on będzie wiedział, gdzie jest szef Goodies. Jakiś samochód, gdzie jest Alberto? Was reszty powaliło chyba. Kurde, no ratujemy ci życie. Skakuj. Klamę schowaj. Nie, schowam oczywiście. Dobra. Gdzie jedziemy? O Jezu, szefie, uratowaliśmy ci dupę, no. Jezu, dziękuję. Wszystko gra? Boże, Franklin. Co wy żeście się wpakowali, co? No właśnie widzę. Nie to co myśleliśmy. Gdzie jest Derek, wiecie coś? Nie, no a ty nie kontaktowałeś się z nim jakoś? Ostatni raz, kiedy go widziałem, to kiedy go brali i szarpali. Czekaj, spróbuję zadzwonić do niego, ale nie odbiera cały dzień. Coś pisał? Coś dzwonił? O, ministranci za nami. Ministranci? Jadą. Zbiórkę robimy w tym. W Central Parku, powiedzcie im. Zbiórka w Central Parku! Do Central Parku jedźcie. Witam. Central Park. Dobrze. Ja spodni nie mam. Zaraz ubierzesz, spokojnie. Ministranci ci jakiś dadzą. RIP szef Goodies? Oni mają tego. Miejmy nadzieję, że nie. O, shit. 40 tysięcy osób, widzowie. Łapa w górę, jak wam się akcja podoba, która się obecnie dzieje. Mamy jednego szefa. Jeszcze szef Goodies, który nie odbiera ode mnie telefonu. Dawaj, w Central Parku robimy zbiórkę. Wiem. O kurde, było blisko. Co z Liamem? Jaką zbiórkę? Wy macie w ogóle... Wiecie co robić? Abonent niedostępny. Coś się z Liamem też, kurde. Franklin. Co? Widziałeś, no, co to za ludzie? Przecież oni pozabijają nas. W środku Central Parku, gdzie źle jedziesz, w drugą stronę, tam jest droga przez środek. Tam gdzie byliśmy wtedy, dobra. Tak. Co pozabijają? Zobacz, mamy IQ 900. Tylko daleko od tych jet ski, bo jeszcze tamten nas złapie. Kurde, gdzie? Tam był tacos, no w takosie. W takosie potężnie. Profesjonalna jest firma. Serge Blaziego, będziesz oglądał? Liga Mistrzów. Widzowie, czemu my takie pytania mi zadajecie teraz? 43 tysiące lajków, bijmy 45, jak będzie 5 dych do końca live'a, to będzie ekstra po prostu. Robimy taki wynik dzisiaj, że szok. Chowam klamę. Nie zwracajcie uwagi na siebie. Tak, nie. Nie zwracajmy na siebie uwagi, bez gaci, świetnie. Maska, nie. Czekamy na ministrantów, nie wiem. Daj mi telefon, szefie, swój. Co? Daj mi na chwilę swój telefon. Masz. Może jakoś, widzowie, jesteśmy w stanie zlokalizować. O, jadą ministranci. Jadą. Driftem, Jezus Maria. Trzeba do tego informatyka chyba zadzwonić. Podać numer telefonu szefa. Co wy myślicie? Firmowy samochód. Cholera. To jest ninja. Franklinie. Cześć. Sprowadziłem ministrantów, przebrałem ich troszkę. Dobrze, świetnie. Wygląda Alberto! To... Cudownie. Witam cię sam. A Krystian jest? Masz jest Krystian. Krystian, dobrą dozbrojenie. Mam na imię Krystian. Krystian dozbrojony potężnie. A jakiś plan macie? Bo nawet nie wiemy, gdzie ich szukać. Gdzie szukać szefa? Ja wiem mniej od ciebie, ale moi ministranci mają talent. Są cisi i są ninja. Dobra, wykorzystamy to, spokojnie. Dzwoń do informatyka. Muszę tam podjechać chyba. Dzwońcie do informatyka i podamy mu numer. Podajcie, młody, podaj numer szefa Goodies. Może zlokalizują w jakiś sposób. Poczekamy tu. Dobrze, fajnie panowie, świetnie. Na razie nie wiadomo, co robimy. Chodź na słowo.
Ubierz gacie sobie, szefie. Chcesz mój turban? Co się tu dzieje? Przebieram się, co? Ściągam tę maskę, oczywiście. Oj, widzowie, dzieje się, dzieje się. Ale przed finałową akcją musimy chwilę odsapnąć. Her. Dobra. Mam ciuchy tego typa. Bubuś sam w Los Santos, no został, został. Widzowie, ja tylko zerknę szybko, bo oni tam załatwiają numer, może się faktycznie uda jakoś zlokalizować ostatni pobyt szefa. Bo to jest dobry patent, ten chłop naprawdę ma talent. Mamy stóweczkę od Kuby. Kim jest ten drugi z głosem Itan Życie Gangstera? To jest Wasek, Wasek z ekipki naszej. 8 tysięcy mamy dozbierane, więc i z moją kasą będzie 13, więc zróbmy 15 koła, to będzie piękny wynik, widzowie. To będzie coś pięknego, jest szansa na to. Cały czas wpłacacie, no robimy naprawdę potężny ruch. Team Kaluch ma moc. GG dla wszystkich widzów, którzy wpłacili. Również. Dobra, co? Dzięki za motek. I co, udało się coś znaleźć? Tak, no, napisał, młotek, że ma jakoś poszlaki, mamy do niego podjechać. Dobra, to pakujcie się, pakujcie się. Gdzie idziemy, Franklinie? Za nami. Do informatyków. Dobra. Dawajcie z nami. Szef ubrał sobie szatę jakąś od tego. Szefie, w porządku? No mam już spodnie jakieś, to jest plus. Dobra, jedziemy. A bardzo bili tego szefa Goodies? Co oni się tak wzięli na niego, co? Żebyś widział, co z nim robili. A się jadę, dobra. Mnie to dobrze traktowali w porównaniu do niego, a u mnie było tragicznie. Dzięki, Brian. Czekaj, gościu! Masakrowali. Nie wiem, jak to opisać. Niedobrze. Byleby żył. No. Szef z tych komputerów powiedział, że ma dużą poszlakę, jedź do niego, dawaj. Dobra, jadę, jadę, no zaraz będziemy. Ej, ten informatyk nam życie ratuje. Na policję tego nie zgłosiliście. Zgłaszaliśmy, ale nas olali na policji. Typo. Dobra, spokojnie, załatwimy. Kurde, ale game changer ten gość, nie? Masakra. Cześć. Dawaj, szybko, cześć. Co znalazłeś? Cześć, co masz jest? Coś? Co, tak, mam. Co masz? No, tą lokację. Dawaj, dawaj. No to, te, ja tu koledze wysyłam. Ej, masz. Tego chłopa trzeba zaprosić na... SMS-a ci wiesz. Trzeba mu coś oddać, nie? W mieście za to. Tako zjechał? Kurde. Dobra. Dobra, masz. Mamy, masz, tak? Masz. Tak, mamy. Dobra. Wskakujcie, wskakujcie. Dobra. Dobra. Jakwer błyskawica. Ale jaja. Ja ci już zaznaczam. Ty, a gdzie co? Ten tako zjechał? Wiecie? Macie pomysł jakiś? Widzowie, gdzie on jechał? Bo teraz tego na pewno nie znajdziemy. Jedzie dzieć. Jadę. Lokacja jest bita? Tak. Wow. Ty, tako. Nasz zespół ninja. Ty, tako jedzie, patrz. To nie te. To nie te. Chyba jakieś auto ta. Auto tako. Auto vivo. Kolejne tako. Pusty tako jechał. Ej, tych tako mnóstwo jedzie tutaj. To ten. Ze złota. Co jest? Tu jakiś interes. Przez lotnisko? Tako. Jechał przed wami, ale co za gościu patrz, był? Patrzcie, ile tych tako jest tutaj. Ja go totalnie nie znam. Ja nie też, wiem, kto jest kim. Na oczy. O czym mówicie? Gdzie my mamy jechać jeszcze raz? Urojeniami bo... jakimiś. No nie wiem, masz chyba blipa wbitego. Był przed chwilą. No właśnie był, już nie ma. Tu jest chyba. Tu widzowie. Tak, tu. Franek, dzięki za 13 taka. Maskę weź załóż, no tyle co ją ściągnąłem. Siemanko byku, siemanko. Ale jaja. Ale to wszystko dla dobra. Dla dobra sprawy. Tak. Uważajcie, bo już teraz tak łatwo to my się tam nie dostaniemy chyba. O! Ja jakieś podebrałem znowu bronię im stamtąd. Okej. Okay. To daj mi broń, już ja ich już pozabijam. Nie, szef siedzi w będę strzelał. Szef nie wychodzi. Nie. Nie ma szans. Szefie, dać mu broń. Nie. Dawaj, ja ci wyrwę zaraz. To ja se nie, zostawię. Ja to wciąż żyję, rozumiesz? Jak mu dasz broń, to cię zwalniam. Ja se zostawiam to. Zwalniam cię z firmy, to jest słyszysz? Taka givera. Nie dawaj mu. Dobra, chłopak, to jest dżamy, cicho. Cicho. Zamknijcie go. Dobra, to jest tu. Dobra, zatrzymajmy się tu. Dobra, tu stoi. Dogadajmy plan dywersji. Dobra. Coś tekstura drogi się nie wczytała. Wyjechaliśmy. Dobra, cicho. 120 od kota. Dobra, dziękuję. To jest tu za rogiem. Wspieramy. Mam nadzieję, że znajdziemy szefa i wspieramy Ukrainę. Jasne, dzięki szefie. Piękna kwota.
Ja młotem. Ja myślę, że trzeba nie przemocą, a światłem i dobrym słowem i śpiewem załatwić to. Nie no, odwróćcie. Ja to nie potrafię. Słuchajcie, oni będą w szoku, jeśli faktycznie tutaj są. Będą w szoku, jak wejdziecie i zaczniecie śpiewać, że wszystko co dotknę zamienia się w złoto. O, a my wyjdziemy od tyłu. My się zakradniemy od tyłu. Tak. Dacie radę? Chodźmy wszyscy poszukać. Ja. Tylko szybko na drugą stronę. Widzowie, niech oni zaczną śpiewać, przez to jest plan idealny. Tam jakiś typ stoi z drugiej strony. Cholera. Uwaga. Ja pierdylam. Nie chodzić, nie umiem łamagi. Myślicie, że tędy? Tam ktoś jest. Ciii. Wpuśćcie ministrantów przodem. Idźcie, moje. Idę pierwszy. Oddziały. Śpiewajcie. Śpiewać. To staje się złote. Dresja! Dostaje się złotem. Midas. Co jest? Hej, co wy robicie? Wow, nawalają się! Aaaa! Strzelają! Ja się chowam. Ci wjechali. Zaczęły jakieś strzelania. Yo. Ale strasznie to wygląda. Jezu, dlaczego oni strzelają? Nie miało tak być. Mieliśmy się zakraść. Franklin. Co? Nic ci nie jest? Nie. Ja się chowam. Zacząłem tylko. Amunicji, tu nic nie było. Wyrzucam to. Belmondziak, dziękuję za dyszkę. Góra czysta? Ogłuszyliście ich? Wszystko, czego tylko... Nie, już jest, nie śpiewajcie, już działajcie! Co jest? Działamy! Wszystko dotknę! Młody tutaj, kurde! Maska, zapomniałem o masce, fuck. Musiałem ubrać. Dobrze, że piszecie. Już mam. I broń, mam przy sobie jedną. Ale to, ja chyba butelkę wolę. Nie chcę im zrobić krzywdy. Widzowie, ja nie chcę mieć przypału w tej serii, jakiegoś większego. Dawać do góry! Chłopaki, dywersja! Gdzie oni są? Jest tu ktoś? Nad nami! Nad nami? Jak tam wejść do góry? Dywersja! O, tu... Co jest? Mam swojego anioła stróża! Dobrze, młodzi, dobrze! Halo! 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 Do szpitala go! Cholera. Jaki wygięty! Halo, szefie! Szefie! Dawać go! Patrz, w jakim jest stanie, chłopie! Co się dzieje? Szefie, dlaczego cię tak wygięli? Powykręcany. Przepraszam, Krzysiu. Bierzemy go! Krystian, bierz go! Tego? Biorę, chodź. Do szpitala! Żyje, rusza się. Ło kurdencjusz. Czekajcie, trzeba stąd jak najszybciej zdupić. Co wy gadacie? Kurde, gdzie jest moja fura? Po auto, młody! Biegnę. Szef Goodies nagle tam przebiegł, jak gdyby nigdy nic, kurde, zamknięte. Oh. Powiem tak, ta seria po prostu to stan umysłu jest, nie? Zdejmij maskę, no zaraz. Tyle co ją ubrałem. Oh. Do Los Santos szybko, no a gdzie oni biegają? Jezu, co się dzieje? Szefie, wszystko w porządku? Odkręcili cię? Głowa mnie boli. Franklin, ja dobrze, że żyjesz. Złoto całe straci... Chodź. Gdzie złe złoto? Nie ma złota, już po złocie. Siadajmy. Dobra, szefie, Wsiadka. Puśćcie szefa! Krystian! Cześć. Wysiadaj! Ja wsiądę do nich. Tylko... Co oni śpiewają? Do szpitala! Co oni śpiewają? Nie mogę jechać! Jest Terek! Terek! Jezu! Żyjesz! Gdzie jest złoto?
Nie mamy złota. Szefie, do szpitala cię trzeba chyba zawieźć. Ja idę do złota. Szef, zamiast się cieszyć, że żyje, to on mówi, że jest złoto. Szefie, my tu nadstawiamy karku, ryzykujemy życie, żeby cię uratować, a ty co? A co mi z tego życia, jak ja nie mam złota? Szpital? Szpital. A w sumie już kupiłem kilka penthouse'ów. A jak się szef czuje? Do szpitala trzeba, czy na penthouse? Na penthouse. No to jedźmy na penthouse. Nie no, szef good is for me po prostu. No. Wow. Franklin. Co? My teoretycznie jeszcze musimy oddać to auto. Czy ty chcesz oddać ten samochód? No, co ja ci mogę powiedzieć? Lepiej go oddać niż mieć potem problemy za nieoddanie. Dobra, no, panowie, ja zapłacę. Ja zapłacę za niego już. Uratowaliście Dereka. I mnie. Szefie? Który? Właśnie. Derek. No, auto tam oddać. Jak auto, się szef czuje? Co szefowi robili? Co to za gość w ogóle szefa tutaj? Nie wiem, nie ma. Jakiś... coś z pupą. Ale czemu on wziął to złoto? Czyli to jednak fake był, bo to było prywatne złoto? Jakie szef... prywatne, jak było w tych? Szef ukradł złoto prywatne. Jakie prywatne? To on wyglądał na jakiegoś bandytę, który ukradł wcześniej, które było bezpańskie. No to szef ukradł bandycie, no to tak jakby szef też ukradł złoto. Nie, ja jestem Robin Hoodem. Rozumiesz, zabieram bogatym, daję biednym, czyli mi. Zapytać go o coś? Dawajcie, jakieś słowo, tylko zapytamy. Zamknij się. O nie, oddajemy ten samochód. Gdzie ty jedziesz? No, czyli co, temat stultus zakończony, tak? Chłopaki, ja może nie, ja muszę odzyskać to złoto. Ty, bo tu jest ta wypożyczalnia, przecież chłop nas zabije. O jest. Dobra. Ale nie ma naszego Iveco. No nie ma Iveco, co jest? Dobra, to nie jedziemy jednak. Dobra, jedź stąd na penthouse. Może lepszą furę weźmiemy. Nie, jedźmy to. Nie, jedź stąd. Midasy, chodźcie. Nie ma naszego Iveco. Wywal klamę, dobra. Ja mam ten... Szefie, tutaj... No. Niech szef podtrzyma moją broń. Co? Ja już jej nie chcę i te naboje też niech szef weźmie, proszę. Jakie, co to jest? No nie wiem, no dali mi to, ja nie chcę tego. Nie ja się tego nie dotykam. Ja też nie. Gdzie ma szef penthouse? Obok Manhattanu. To jedźmy tam. Jeszcze ulic nie znam na tym dziwnym mieście. To gdzie jedziemy? No jedźmy tam na ten Manhattan, do penthouse'u. Zaraz ci w sklepie. Widzowie, już ściągam maskę. No co ja wam powiem, no. Szef odnaleziony, choć była gruba akcja. Obok parku. Liberty pewnie trochę złomie GPS nie działa. Z widokiem na park, tak? Jedziemy na jego penthouse. Nie wiem, mam kilka tych penthouse'ów, nie pamiętam. Rzućmy sobie taką 21. Ale chyba. Jeden na pewno miał. Czemu nie? Bo w sumie cały dzień spędziliśmy. Niech czas już leci, bo nie wiem czemu był czas zatrzymany. Yo, ale potężnie. Przypał z policją. No będzie zapis. Robi wrażenie. Liam, właśnie Liam. Gdzie jest Liam, chłopaki? Nie wiem, Liam to prawdopodobnie znalazł swoich. Abonent niedostępny jest cały czas. On ma telefon w ogóle? No ma, jakiś tam ma, ale jest niedostępny, może mu się rozładował. Żeby się nie okazało, że przypał jakiś ma. To nie to tu. Tutaj? Nie. O. To w prawo. Jedź, tak, prawo. A, prosto? Prawo. Szef jakby normalnie... Tu na prosto coś jeszcze nawigacja. Tu chyba na lewo, tu chyba nie, na lewo. Prosto chyba. A może prosto? Ale piękne jak miasto. Jak wam się lewik podobał, widzowie? Nie wiem. Jak to wygląda? Bardzo mi się nie podoba. Fajne, mnie się wciąż podoba, pięknie. Złoto mi tu ukradli. To? Tu jest coś. Wow, sklep z telefonami. Co jest, widzowie, Apple tak, Store? Tak, to chyba też mój. Czekajcie, zobaczę. Bitlife. Chować te klamy już, dajcie spokój. Tak, zapraszam. To co, chata ministrantów teraz? Penthouse szefa, nie wiem. Bro, otwieraj ten dom.
możecie schować wyposażenie. Brawo, spisaliście się, panowie. Na medal, na medal. Pan Krystian też. To czas, żeby potańczyć. 500 zł było? Co? Niemożliwe. Ja idę odpocząć. To w sumie nie zapytałem. Derek, co się stało? Nie wiem. Złoto mi ukradli. Ukradli mu złoto. Aha. Tyle wiemy. Jest to jakiś browar? Jest na pewno. Mamy wino mszalne ze sobą. O, ja bym się napił kieliszka. Może być. To niech to rozlejcie. Antoni poświęci. No ja nie mogę niestety. Wino mszalne. Ja sobie kawę naleję. Dziękuję. Ja sobie wezmę. Widzę, że się projekt rozwija, to bardzo dobrze. Ile już zarobiłeś? A jak gdyby nigdy nic, zaczynają sobie rozmawiać, nie? O, dobre, to i widzisz, no. Muzyczkę puszczę, co? Jak już taki klimacik. Jeszcze se z tym Krychą pogada na imprezie. Co jest? O. Oj, przepraszam. Kto to? Szef. Szef? Wszystko dobrze, szefie? To. Dobrze czy nie? No, złota mi ukradli. A, dobra, nie pogadasz. Krystian, bo ty ciekawy gościu jesteś, chodź no. Chodź na słowo. Nie szukasz roboty, Krystian? Ja a gdzie? Co? Gdzie? Jak to ja jestem nieciekawy? Szefie, to niech szef nie bierze do siebie, bo szef po przejściach. Jeszcze poczekaj, Krystian, zadzwonię jeszcze do drillowca. Ja się dzwonię do drillowca, tak jak piszecie, żeby jeszcze wpadł. A nie ma go, abonent niedostępny. Drillowiec, nie ma go po prostu, już na serwie. Halo, Krystian. Tak, tak. Szukasz roboty? A gdzie? Jaka to robota? Firma przeprowadzkowa. A co tam się robi? W firmie przeprowadzkowej? Tak. No bo przenosi rzeczy, ty jesteś silny chłopak, to byś się nadał. No jestem silny, ale ja... Ja muszę... Trenuję boks od małego dziecka, tak, latam ze sprzętem od małego. To nie dla dobra, mnie. Dobra, schowaj to, schowaj to. To nie dla mnie. Nic na boku. Nie, nie lubię dźwigać, lubię się bić. Kumam. Okej, okay, dobra. Mógłbyś być jako jakiś ochroniarz, jestem też dobra. Szoferem. Tak? O, dobra, no to słuchaj, Krystian. Wymienimy się numerami i może do ciebie zadzwonimy, dobra? Dobro. Zadzwońcie po tego informatyka. On uratował nam w sumie dupę. Yo, zobacz jak miasto wygląda stąd, widzowie. Ajajaj. No i cóż, akcja zakończona sukcesem. Sukcesem na pewno można nazwać też zbiórkę, którą zorganizowaliśmy. Ci tańczą. Teraz będzie, zapisałem. Dobra, poczekamy jeszcze na tego informatyka. Jeśli ktoś ma ochotę wpłacić jeszcze kwotę na koniec live'a, teraz jest na to moment. Ja zaraz też dorzucam swoją cegiełkę. I moi drodzy, pięknie kończymy tego live'ika, ale jeszcze nie uciekajcie, jeszcze tutaj sprawdzimy, kto potencjalnie, bo my sobie podliczymy to na spokojnie. Makuch dorzucił dyszkę, dzięki za live'a, pomagamy, tak jest. Bądźcie jak Machów, Makuch innym trafem. Połączenie ponowne udane, o, coś się zepsuło. F5. Coś nas zeżarło, ale już jesteśmy. Nie wiem czemu skraszowało mi OBS-a, widzowie. Strasznie dziwne to było. Jesteśmy już? Słyszymy się? Halko? Dajcie znać, czy się słyszymy, czy się nie słyszymy. Dobra, widzę, że już chyba wróciło do normy. Coś się wywaliło na sam koniec. Jak dobrze, że na sam koniec. Jak dobrze, że ten live przebiegł bez żadnych większych problemów, więc się cieszę. Tak, no czekamy na tego informatyka jeszcze i kończymy. Podziękujemy mu osobiście. Tutaj normalnie jump trwa. Świetnie. La pupa, patrzcie jaki la pupa Sergiuszyk. To jego złoto było, a tu żeśmy to podwalili, czyli to był fake. O, przyszedł! Siema! Siema! Jak ale chłopie, zrobiłeś robotę dobrą. No ale znaleźliście ich? Ta, mamy ich. Wpadaj na imprezę, baw się dobrze. Dobra, fajnie. Ty, ja w ogóle słyszałem, że jutro wychodzi nowy procesor, ten AMD Ryzen 17. 17? Gościu, no. Taki super jest, ja się taki jaram tym. Dobra, świetnie. Młody. No. Nie sklej się za bardzo, trzeba jutro po iwako skaczyć. Ja nie piję. Dobra, dobrze, bawcie się. Jo, no, ale dobra, zabawa. Pa. Proszę państwa.
coś pięknego, coś pięknego. Ministranci, nie pójdzie piwa, tylko wino mszalne. Dziękuję serdecznie wam za tego GTA. Wejdę sobie teraz do ekipki, jeszcze podziękujemy tutaj wszyscy. Halo, halo, proszę się odciszyć na Discord i przejść wszyscy tutaj. O. Halo, halo, proszę się odciszyć na Discord, dzień dobry. Siemano. 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 Widzowie, serduszka, bo gdyby nie te osoby, które tutaj słyszycie na Discordzie, o, szef Derek już zawalił zgona, to by najprawdopodobniej się live nie udał, więc dzięki wam. Jak się bawiliście, ekipa? Świetnie. Było bardzo dobrze, bardzo dobrze. Super, cieszę się. Dzięki. Serduszka dla was lecą teraz od wszystkich widzów, bo zrobiliście kawał dobrej roboty i robicie kawał dobrej roboty. No widzowie, ale tak jak 10 tysięcy łap w górę nie dobijemy na koniec live'a. Dla ekipki, dla tych osób, które tutaj zrobiły dobrą robotę, dla wszystkich pomocników, wszystkich, którzy angażują się w rolę, łapeczka w górę. Teraz jeszcze kto nie zostawił, niech zostawia. A ja już w tym momencie wpłacam też kwotę od TK, ale TK zrobiliśmy robotę. Wiecie, ile widzowie wpłacili? O, jeszcze wpadła dyszka nam, dziękujemy. Zgadnijcie ile? 8 tysięcy. 8. Uwaga, 8300 zł. Pięknego, brawo. Brawa dla widzów. Robi wrażenie. Brawa dla widzów wszystkich. Alex, świetnie, teraz dorzucacie jeszcze. Świetnie, świetnie. Pozdrawiamy ze Starogardu, dziękujemy również za pozdrowienia. I teraz co, ja dorzucam od siebie i też z dedykacją ode mnie i od całej ekipki tworzącej nagrywki nasze na serwerze. No i co, ekipa, dzięki za dzisiaj, do usłyszenia. Cześć. Siema, ekipa, moi drodzy, już się pożegnała z wami. Teraz co? Przechwycimy sobie tutaj ekran. Mamy 25 tysięcy osób wciąż, ja pierdzielę. 285 tysięcy wyświetleń samego live'a. Mam nadzieję, że wam się podobało. Natomiast tak, ja już sobie tutaj odpalam to. Dajcie mi chwilę, bo ja OBS-iarz zbyt dobry to nie jestem. I jeszcze nam wpadł od Adama dyszka wpadła. Dzięki, Adam. Jesteś szefem. Opera Exe. I Wawrzyk dorzucił dwie dyszki. Dzięki, Wawrzyk, szefie. Dobra. Proszę państwa, patrzcie, ile zebraliście. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne, pięknie, 8300 zł od was. Ja tutaj dorzucam też oczywiście od nas. Wszystko macie w opisie, jeśli ktoś chce się jeszcze dorzucić, to to jest dobry moment. Proszę państwa, ode mnie leci 5000 zł. Najprawdopodobniej będę musiał to przeklikać chyba na drugim ekranie, żeby było bezpiecznie. Dajcie mi chwilę, daję full kamerkę. I będzie zaraz piękna, pokaźna kwota. Już tutaj sobie tylko, moi drodzy, ogarnę jedną rzecz. Zostańcie do końca. Jaka nam leci włoska muzyczka piękna, nie? Dorzucamy się. Było fajnie. Liama znajdziemy, nie martwcie się, jeszcze zostajemy. Troszkę tutaj w Los Santos, w Liberty na pewno. To się nie ma o co martwić. I oczywiście podliczamy już sobie na spokojnie, po lewiku, kto tutaj z nami zagra. I te osoby na pewno będą łapane najprawdopodobniej na moim Insta Story. Niech te osoby wyczekują, bo tam będę prosił o kontakt na Instagramie, żebyśmy mogli was zlokalizować. Jak szybko uda się zweryfikować, no to będzie super. No ej, widzowie, 1800 łapek zostało do 50 koła. Dacie radę, co? A ja już tutaj przeklikuję to, co trzeba. I zaraz wam pokazuję, że udało się wszystko zrobić. Dobra. Kamil Kaluch. Albo od Kaluch. Albo od Team Kaluch robimy. O, jeszcze ktoś wpłacił, przepraszam. Makuch dorzucił kolejną dyszkę. Super, Makuch, dzięki wielkie. Szefie, najdroższy Team Kaluch. Żeby to ładnie podsumować, to moi drodzy, poczekajcie jeszcze sekundeczkę. Tutaj już to mamy, już jestem na stronie banku.
kod SMS zostało podać. Więc czekamy na kod SMS, proszę państwa. Ale zrobiliśmy live'a potężnego, co? Naprawdę dużo was było. Pięknie dziękuję wszystkim za obecność. Bo naprawdę dawno tak mocnego live'a nie było. Te ostatnie dwa live'y z Pożetu to po prostu biją jakiekolwiek rekordy, nie? Gadam jakby do stadionu piłkarskiego ludzi. Niesamowite to jest dla mnie. Okej, okay, muszę jeszcze tutaj... A nie, poszło. Powrót do sklepu. Czekaj, ta. Jestem. Dziękujemy za wpłatę. Wróć do skarbonki. Się mieli ta kwota chyba. Co jest? Ona jest? Skoczyła nam tu? Odświeżmy tą skarbonkę. Czy ona mi się przetwarza jeszcze? Czemu nie ma jej? Może za duży przelew? Może ja dostanę jakieś jeszcze potwierdzenie? No co jest? Co jest? Gdzie to jest? Czemu się tu nie pokazało? Być może chwilę musi przemielić, wiecie o co chodzi. Chociaż czekajcie, odświeżmy całkowicie to. O jest! A nie, to Piotrek dorzucił 13 zł. To jeszcze tu nam się powinno właśnie wyświetlić, dobra. To czekamy, aż się to potwierdzi. Ale 400-500 osób prawie wzięło udział, nie? Jo, mocno. O, dostałem zrzutka! Jest, czekamy tylko na alert, widzowie, na ekranie. Czekamy na alert. I wtedy ładne serduszka walimy i kończymy live'a. Czekajcie, szukam jakiejś fajnej nuty. Oj, oj, oj. Dostałem potwierdzenie. Więc to już się powinno nam odświeżyć. W naszej skarbonce. Yes, sir. 13 je się pokazało, ale alerciku. Yes, sir, skin. Team Kaluch dorzucił 5000. Tak jest. Dziękuję serdecznie widzowie za tego live'a. Artur dorzucił kolejne dwie dyszki. Więc przepięknie. Co ja mogę powiedzieć, no. Moc, pokazaliście moc. Zawsze pokazujecie moc. Bardzo wam za to dziękuję. Super community tworzymy. O wy tak dalej widzowie. Zrobiliśmy dzisiaj naprawdę coś dobrego. Zebraliśmy mnóstwo kasy. Komuś pomożemy. Przekażemy to w dobre ręce. Super, że TK miało taki wkład w tą zrzuteczkę. To by było na tyle. Chyba tym podsumujmy, proszę państwa. Jestem happy. Jestem happy. Jestem z was dumny. Słyszymy się już w piąteczek. Odcinek z VR-a. Dzisiaj jeszcze będę go nagrywał. Będzie VR na Chaos Modzie, bo wam się VR spodobał. A w niedzielę pewnie podsumowanie całego live'a i kolejny epizod z prawdziwego życia. Tymon dorzucił dyszkę, coś pięknego. GG dla wszystkich ekipowiczów. Wbijamy jeszcze te łapy w górę, wbijamy, wbijamy. Pięknie, piękny gest, pięknie to wszystko wyszło. Prawie 500 osób wspierających. Jeszcze dajmy to tutaj. Oh. 498 osób. Wow, wow, robi wrażenie. Co widzowie, dziękuję serdecznie za dzisiaj. 20:30, 3,5 godziny na live zabawy. I to by było na tyle. Trzymajcie się, do następnego. Widzimy się już w piątek w kolejnym materiale. Ten traktor czysty, spontan, ten duet to potęga. Skarka, rokado, skato, znów karka. Dla mnie ta przygoda ciekawa jak gra. Szukałem bitu dzień, znowu przyszła na to chęć. Bijamy z Kowinem dalej, nie wiesz co jest pięć. Oni są Louis V, oni są nowy drip. Oni są VIP, ale nie mają nic. Oni są Louis V, oni są nowy drip. Oni są VIP, ale nie mają nic. Każde miasto wie jak spalam stres. Powoli.
sprzątaliśmy burzę. Czekajcie na tornado, jeszcze w szoku będą ludzie. Po czasie zamkną buzie, zobaczą nas na luzie. Ja nie noszę Louis Vuitton.